Partnerem odcinka jest Netflix, na którym znajdziecie już serial Roist Millennium. A naszymi patronami i patronkami imiennymi są... Mieszko Minkiewicz, Emiot Pro Tour, Wyjazdy Kolarskie, Foka i Morświn, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Ewen Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, Malina Dunajska, Kicia Pestka. Grzegorz Hatala, czyli instagramowy pan od podatków. Tomasz Hajdyła, sklep dla kociarzy kociarnia.pl Ciepły z miejsca, Żabuś, parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra markety, Niestan Stand Up, pierwszy program komediowy już 29 lutego na youtube.com łamane na nie stand Up, Karolina Widomska, Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu, Tata Żelaznego, Finmen Records, wydawca nowej epki zespołów Czasy, Piotr Gierzewski z palarni Heresy, kawki specialty bez bufonady, Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i marcinżerko. Kupki Mamsam.pl Piotr Kowalewski artridge.pl kameralna księgarnia z e-bookami Adam Kijora Kuba Szymkowiak, Kot Figaro z przychodni weterynaryjnej Figaro w Krakowie. Wyszło, analogowy sklep fotograficzny. Michał, Kasia, Dominik, Grzegorz i Rafał, czyli Pop nauci Podcast. Mateusz Argasiński, Fotobrom, wielopokoleniowe doświadczenie w pracy z filmem analogowym. Klaudiusz Helewiński, trener psychologii.pl. Mercedes i Kosma, Agnieszka Naborowska, Bartek Siniecki, Zespół Osoby i ich wydawca Koty Records, niezależna muzyka gitarowa. Ewa Kamińska, Tomasz Szymanek. Clickboard, planszówka, w którą grasz kablami sieciowymi, Sandra Małyszek, Muspol Records, wydawca albumu Wasze Matki Będą Złe, duetu Retrodisco, Pan Rzecznik Patentowy Bert, Inez Zieland. Rafał Żak, Bartek Czapka, James Lockhart. Jaczka z Kolumbii, Twingies, drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka Lamus, Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a, stalowy księgowy, Paweł Maciejewski Kasper Kopec oraz Zofia Zin, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Tex, podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, ja nie mam dzisiaj do ciebie pytania żadnego, natomiast mam taki apel, taką odezwę do ciebie, że ja bym sobie życzył dzisiaj, żebyśmy nagrali ten odcinek zgodnie z regułami etykiety. Tak, Rozumiemy wiedziałem. się? Rozumiemy się? <grym> <grym> Czy może tak być Mateusz? Bo jeśli nie, to ja wyciągnę konsekwencje, wezwę policję i no zobaczysz. Słuchaj, wtedy, to w wdech. takim razie będę chyba sam nagrywał ten odcinek, bo, <grym> bo będę tutaj wyklinał, będę darł mordę. No dzisiaj dużo rzeczy będzie. Dużo, będzie. dużo rzeczy dzisiaj będzie, bo Bartek nie bez powodu tutaj przywołuje starą, dobrą etykietę. Proszę o przestrzeganie zasad etykiety. Porozmawiamy dzisiaj o starym internecie. Co to znaczy? No będziemy skupiać się na latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Oczywiście będzie tutaj troszkę też backgroundu, ale będą rzeczy prehistoryczne. To znaczy na przykład dla mnie to są w dużej mierze rzeczy, których ja nie doświadczałem w tamtym czasie. Ja się właściwie mm -hmm. zapoznałem z... <laughs> Międzynarodową siecią www. Jeszcze będziemy wracać do tych określeń m, dopiero w 99 roku w Sylwestra, jak już kiedyś mówiłem. Także dla mnie to już jest faktycznie jakieś takie wyławianie i próba rekonstrukcji bardziej niż wspomnienia, niż jakiś taki wiesz, wątek nostalgiczny, że no, jak my tam ircowaliśmy, no, pamiętasz na Jews' ok Co się działo na Ircu, zostaje na Ircu. No, no, no To są te wojny opów, właśnie. To są rzeczy absolutnie mi nieznane wtedy z bezpośredniego doświadczenia. No. Tak, tak, znaczy no, ja miałem pewne doświadczenia, chociaż nie z Ircem akurat, ale, ale e, e, pierwsze moje chyba połączenie z internetem to był rok 98 albo 99. To, było, to był moment, w którym e, byłem w piątej, szóstej klasie szkoły podstawowej i nasza szkoła chyba została jakieś dofinansowanie, czy ministerialne, czy już unijne przed wejściem do Unii jeszcze. W każdym razie działa się tam już e, propaganda pro-Unia, słuszna, dodajemy zresztą, e, e, ale też dziwna, dlatego że każda klasa musiała przygotować e, jakieś takie przedstawienie, czy Przearanżować swoją klasę na jakiś kraj, tak? I oczywiście było tam mnóstwo stereotypów. Myśmy dostali Chorwację, no i ta Chorwacja sprawiła, że ja i kolega dostaliśmy takiego, takie polecenie, żeby iść do klasy informatycznej, e, która już była u nas zaopatrzona w internet, i mieliśmy e, poszukać jakichś informacji na temat Chorwacji e, i odszukaliśmy Dawora Szukera i, i, i tam innych Chorwatów, tam znanych, mniej znanych i tak dalej. E, natomiast ciekawe jest to, że ja tak bardzo nie wiedziałem, do czego służy internet. Tak bardzo nie wytłumaczył mi tego nauczyciel od informatyki, że ja pomyślałem, że to, co się wyświetla po wpisaniu w Google, czy tam, nie pamiętam, czy to jakiś Yahoo, czy coś, to, co się wyświetla już w wyszukiwarce, tam, przed przejściem na stronę, to już jest to, to już jest internet, nie? To są jakieś takie snippety informacji, które masz, nie? Myślą, <laughs> nie, fajna sprawa. I to jest też problem, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, tak? Znaczy problem w dużej mierze z internetem w Polsce polegał chyba na tym, że do końca nikt nie wiedział, co to jest, a próby definiowania internetu były... Bardzo niezdarne. No właśnie, zacznijmy może od tych prób definiowania, nie? No bo, no bo faktycznie, jak pisze Maria Soku w książce Internet Przewodnik z roku 2004, Internet to globalna sieć komunikacyjna zbudowana z wielu innych sieci. Sieci połączone są ze sobą łączami teleinformatycznymi. Internet opiera się na protokole komunikacyjnym TCP/IP, angielski Transfer Control Protocol, slash Internet Protocol. No i właśnie, tak wyglądały te definicje. Tak często w ogóle wyglądają definicje. I te definicje oczywiście Słuszna, ona jest prawdziwa, tak? Ale internet, jak każdą tego rodzaju nowinkę, chyba jest ciężko wytłumaczyć, dopóki nie przejdziesz do spraw praktycznych, tak? Czytaj, dzięki internetowi możesz po prostu pograć sobie w grę z koleżanką z Ontario albo, albo po prostu pogadać sobie z kolegą z Johannesburga, tak? To jest internet w gruncie rzeczy i możesz szukać informacji do referatu z Bioli, tak? To jest coś, co możemy nazwać internetem. No tak, tak, ale też teoretycznie, mo może w latach 90. było to wybitnie problematyczne ze względu na ceny połączeń, ale no jeżeli ktoś ci powie o tym, że no możesz dzięki temu porozmawiać tam z koleżanką z Chicago, tam z Polonii amerykańskiej, mm. no to możesz odpowiedzieć, że dzięki telefonowi w zasadzie też, nie? Więc w sumie tak. na, czym, na czym polega innowacja, no ale mimo wszystko spróbujmy, tak? Już wspominałeś o tej Profesjonalnej definicji i jesteśmy tacy, a okej, okay, to protokół TCP i PSU. A okej, okay, dobry, to okay, Nie, to mówię od razu, w telefonie tego nie ma, rzeczywiście. <grym _> no, ale przyjmijmy taką roboczą definicję, że jest to taka sieć sieci, globalna sieć, która pozwala na to, abyśmy się zdalnie łączyli za pomocą komputera. no teraz już wiemy, że nie tylko z innymi komputerami. A, więc czy ten internet powstał w latach 90., -tych? jak ja na przykład bardzo długo e, myślałem? No nie, nie powstał. Właściwie to jakieś próby zaczęły. Częło się pod koniec lat 60 e, Oczywiście w Stanach Zjednoczonych Amerykanie byli jakoś tam zmotywowani przez Sowietów, którzy tam tu kosmos, technologii i tak dalej, więc my też musimy kombinować. Mówię kosmos, technologie, też bomba atomowa, nie? Tak, żeby nie było tak sympatycznie, mhm. więc Amerykanie pracowali nad jakąś taką siecią, która Pozwoliłaby im na komunikację w razie jakiejś katastrofy nuklearnej. No i tutaj, właśnie znowu, no to, a może telefon, nie? No tutaj znajdujemy odpowiedź, dlaczego nie telefon, w książce Tomasza Bieniasa pod bardzo konkretnym tytułem Internet. To jest książka z 98 roku, książka Internet. I czytamy, że instytucja badawcza RAND od słów Research and Development, czyli badanie i rozwój, dostała od sił powietrznych w Stanach Zjednoczonych zadanie opracowania systemu komunikacji głosowej, który przetrwałby atak atomowy. I to jest ważne. Powstała koncepcja sieci pozbawionej centrali, czyli pojedynczego punktu, który mógłby być elementem ataku. No i to rozproszenie faktycznie, ta decentralizacja w przypadku internetu jest bardzo, bardzo mm, ważna. No i w 1969 roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych stworzył ARPANET, od Advanced Research Projects Administration. To jest Kevin w ogóle z Backstreet Boys. On wiesz, jak do niego zadzwonisz, to, to mówi dokładnie to. Potem to przemianowano na DARPANET, to D od Defense. E, no i można było. Derp. Bo, derp. Można było łączyć komputery wojskowe, na przykład z ośrodkami akademickimi i nie tylko. No i tutaj, znowu, na czym polega innowacja? Mamy książkę Internet dla opornych, czyli dla takich, właśnie dla takich DAMIS. To jest dla książka nas, zagraniczna, tak. Z 96 roku, aby zapewnić wysoką niezawodność, zastosowano dynamiczny wybór drogi. Gdyby jedna z linii sieci została przerwana wskutek ataku, wszystkie połączenia przechodzące przez nią zostałyby automatycznie przekierowane tak, aby wykorzystywały inne działające linie. Na szczęście sieć była bardzo rzadko atakowana. Przez wroga, a mechanizmy zapewniające niezawodność chronią ją przed zwykłymi uszkodzeniami, takimi jak przecięcie kabla. To a propos tego Arpanetu czy Darpanetu. No i to się faktycznie udało, bo w końcu jakoś ten projekt się rozszerzył właśnie też na ośrodki niewojskowe, niemilitarne, też na akademie, na, na innych użytkowników. No tylko to na razie jeszcze jakieś takie ogromne, ogromne urządzenia. W latach 70., -tych, 80. -tych jednak zaczęto się przesiadać na mniejsze urządzenia, na mniejsze stacje robocze. Jak się wtedy to określało, i faktycznie dalszy rozwój internetu mocno się z uczelniami wiąże. Tak? W 1981 roku ruszyła sieć Bitnet od Because It's Time Network, to też mocna nazwa. Ona łączyła różne uczelnie. Początkowo to było tylko Yale i City University of New York. Potem kolejne ośrodki akademickie. W 1985 roku powstała odnoga tego Bitnetu, czyli ERN, od European Academic Research Network. W 1994 roku Brytyjczycy wystartowali z siecią, która była fantazyjnie nazywana Janet, JANET. 85 rok to National Science Foundation i ich własna sieć NSFnet I to były wszystko wątki mocno, mocno naukowe, tylko pamiętajmy o tym, no bo tak, to już jest internet, tak? Można się łączyć zdalnie, jest to przekierowywanie tej drogi i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest internet pod względem wizualnym w takim dzisiejszym rozumieniu, tylko tak zwany terminalowy, tak? Internet terminalowy bez obrazków, bez stron, no, literki, cyfry i no nie ma to jeszcze nic wspólnego właśnie z tym World Wide Web, z tym WWW, które bywa traktowane jako synonim internetu, ale kurczę, tak nie jest, bo to jest akurat faktycznie już wynalazek z pierwszej połowy lat 90. Tak, no, rozwój internetu bardzo dobrze widać po statystykach liczby hostów, które były podłączone do sieci od lat 80. do lat 90., od początku lat 80., czyli tutaj mówimy o takich liczbach jak 213 komputerów w roku 81. Te liczby tam stały sobie do roku 82, aż nagle tam to zaczęło przyrastać w tempie niezwykłym, dlatego że 86 to 5000 komputerów, 87 28000 komputerów, no i, i, i przekraczamy. 130 tysięcy przed, koń przed końcem lat 80. I, i, i lata 90., to już idziemy w miliony, tak, żeby dojść do liczby 36 milionów w roku 98. Było ich coraz więcej I, i, i oczywiście inne kraje zaczęły też się interesować internetem. I nie, nie mówimy tutaj jeszcze o Polsce, do Polski za chwileczkę przejdziemy, ale tutaj mówimy też o, o krajach, z którymi Ameryka wojowała w latach 90., na przykład. No i jest tutaj taki fragment um, wspomnianej przecież w książki Internet dla opornych. E, ten fragment nosi tytuł Czy internet naprawdę przetrwałby atak nieprzyjaciela? Tak? Czyli to jest ta rozkmina, czy okej, okay, już zdecentralizowaliśmy to wszystko, ale czy faktycznie jakby coś, coś walnęło, jakbyśmy mieli jakąś wojnę, to czy faktycznie to wszystko by przetrwało? No i tutaj czytamy w książce, że w czasie wojny za to w 91 roku armia USA miała duże problemy z wyeliminowaniem sieci komputerowej dowództwa irackiego. Okazało się, że Irak używał standardowych urządzeń sieciowych, wykorzystujących mechanizm dynamicznego wyboru drogi. Mechanizm ten rzeczywiście działał. Mi, miło było się o tym przekonać, chociaż nie były to najbardziej wymarzone okoliczności. E, no ale co, no jak to było z tym polskim internetem? Było niełatwo. Ten, ten, ten jakby wynalazek rozwijał się na przestrzeni głównie lat 80. i 90. W latach 80. uruchomiano pierwsze BBS-y, to jest tak zwany Bulletin Board System, czyli takie tablice informacyjne, które, które no, w takim bardzo uproszczony sposób pozwalały na wymianę wiadomości, transfer i tak dalej, no to nie były jeszcze takie strony w rozumieniu e, współczesnym, tak? Czyli to, to, to nie była strona, którą mogłeś sobie wejść i zobaczyć zdjęcie, nie wiem, tam no, kogo tam, ogóle, no generała Jerozolskiego na przykład, babę. tak? Albo mhm. babę albo na przykład generał Jaruzelski z ciałem gołej baby bo takie rzeczy też powstają, Mateusz, w internecie z jakiegoś powodu. No i, i, i co? Od sierpnia roku 89 ukazywały się donosy, jako, jako, jako lista dyskusyjna i to była pierwsza gazetka elektroniczna wydawana przez ludzi związanych z UW, z Uniwersytetem Warszawskim, z Wydziałem Fizyki UW. No i, i, i to były takie nieśmiałe próby, które wynikały w dużej mierze z tego, że no cóż, byliśmy za żelazną kurtyną i niespecjalnie politycznie byliśmy, nie, nie mogliśmy jeszcze sięgać po, prawda, te, te, te owoce z najwyższych drzew, po te naj, największe dokonania myśli informatycznej zachodniej, ale to, 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 nie, to nie znaczy, że Związek Radziecki był całkowicie niezainteresowany internetem, czy czymś na kształt internetu, dlatego że w latach 80 już powstawały jakieś takie próby, które miały łączyć różne ośrodki z całego bloku wschodniego, w tym między innymi Kubę, tak, czyli tutaj jednak międzykontynentalnie też coś się tam miało zadziać. No i w roku 87 polscy naukowcy rozpoczęli pracę nad KASKiem, czyli nad Krajową Akademicką Siecią Komputerową. Tutaj dowiadujemy się o tym z filmu Bezpława Rewolucja Łukasza Czajki, który jest dostępny na stronie 35mm.org. A, a co się działo dalej? No, to przedsiębiorstwo o nazwie Kask, bardzo w ogóle bardzo atrakcyjna nazwa. To w kasku, my robimy w kasku. To przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane tak do końca, ale ta praca nad nim troszkę tutaj rozwinęła i samych naukowców i rozwinęła nam tę sieciową infrastrukturę i pozwoliła na dalsze działania. Tutaj znowu za internetem dla opornych, właśnie to jest książka zagraniczna, ale są tam dopisane rozdziały na temat wątków polskich. Najpierw w roku 90. pojawiła się w Polsce światowa sieć ERN. To była taka europejska noga tego wspomnianego bitnetu. E, to już ode mnie. Łącząca ośrodki akademickie, oparta w większości na komputerach IBM typu mainframe. Potem będzie już w ogóle mniej szczegółów technicznych, technologicznych, to od razu was uspokajamy. Potem już jajca. Główną barierą, którą inicjatorzy przedsięwzięcia musieli pokonać, były obowiązujące ograniczenia KOKOMU. No to była taka jakby organizacja, no właśnie oczywiście nadzorowana przez Amerykanów, która... Zajmowała się jakoś tam internetyzacją. Walka o dostęp Polski do ern była toczona nie tylko na drodze politycznej, ale również za pomocą samej sieci. Powstała specjalna lista dyskusyjna, jednocząca działania osób przychylnych pomysłowi. Głównie polskich naukowców pracujących w USA. Nikt nie chciał tej po Polski w tym ern tylko ci poprzez Polonusi, nie? Polonusi nauczyli. Ale słuchajcie, nauczali. ale to może nas jeszcze tego. Stanley Kowalski, and I get a request. E, ta, I Kevin's Backstreet Boys, jeszcze lobbyujący oczywiście. Początkowo polska gałąź ERN obsługiwana była przez zespół koordynujący Nauk i Akademickie Sieci komputerowe przy UW zespół przekształcił się następnie właśnie w NASK, jednostkę badawczo-rozwojową w ramach Komitetu Badań Naukowych. I jak czytamy dalej w tej książce, szybko okazało się, że taki dostęp do świata jest niewygodny i ogranicza się w praktyce do korzystania z poczty elektronicznej. No bo tutaj trzeba podkreślić, że Wtedy raczej istniały po prostu różne sieci, no, można było je jakoś połączyć, nawiązać kontakt, ale to nie był jeszcze taki otwarty świat, po prostu ocean. I mieliśmy dostęp do tego ern tak? już się zgodzili ci ludzie z zachodu, dobra, to już dajcie im, ale to jest właśnie dostęp do zasobów ERN, które miały swoje ograniczenia, no, one były kontrolowane między innymi. Przez firmę IBM trwała dalsza walka o to, żeby do tych przepastnych zasobów, one nie były jakieś specjalnie przepastne jeszcze wtedy, ale pewnie z ówczesnej perspektywy tak, żeby do tego wszystkiego uzyskać dostęp. No i co pomogło? No pomogła oczywiście no nie tylko demokratyzacja Polski, ale też ta słabnąca pozycja ZSRR. Pomógł Kościół Mateusz. Jerzy Popiełuszko i jeszcze kilka osób bardzo mocno się tutaj... Nie, to jest nieprawda, nie, nie piszcie tego na sprawdzianie. Jakby co? <grystanie> <grystanie> Więc jak działało się dalej, tak? Działano dalej... Mm. I za symboliczną, tylko podkreślmy, tak? to nie jest tak, że coś się dzieje jednego dnia, ale za symboliczną datę początku polskiego internetu uważa się dzień 17 sierpnia 91 roku. Wtedy udało się nawiązać zdalne połączenie z Uniwersytetem Kopenhaskim, a osobą, która no, bezpośrednio tego dokonała, był Rafał Pietrak, pracownik naukowy właśnie z Wydziału Fizyki UW. I tutaj dosyć istotna sprawa, techniczna, ale jednak istotna. Tak jak już mówiliśmy, mieliśmy jakieś tam połączenie z siecią i dochodziło do tych połączeń zagranicznych, ale właśnie, no poprzez RN. A tutaj mamy pierwsze połączenie z zachodem, no, z wykorzystaniem tego protokołu wspomnianego TCP ip który bardzo ułatwiał wymianę danych no i stał się po prostu internetowym standardem, czymś absolutnie. Oczywistym. I jak się o tym pisze tak z okazji jakiejś tam rocznicy, raz na jakiś czas pojawia się artykuł. Tam 20 lat polskiego internetu, 30 lat polskiego internetu i będzie ich oczywiście więcej. To pisze się o tym tak, jakbyśmy po prostu się pierwszy raz połączyli, tak? I pierwszy raz nawiązali kontakt komputerowy z zagranicą. To nie jest prawda. Tutaj chodziło właśnie o to TCP/IP, tylko to już nie brzmi tak efektownie, nie brzmi tak seksy, bo trzeba to obudować szczegółami. Więc robimy to za polskich dziennikarzy po prostu w ten sposób i załatwiamy sprawę. Zwykle mówi się o tym, że wysłano wtedy do Kopenhagi maila, tak? ale sam Rafał Pietrak parokrotnie to dementował. No, mamy tutaj m.in. materiał dziennika gazety prawnej z 2011 roku, i Pietrak mówi tam, że mówi się, że to był pierwszy e-mail, ale tak naprawdę to nie była żadna wiadomość, tylko połączenie kabelków, dzięki którym udało się nam nawiązać kontakt z Uniwersytetem e, Kopenhaskim. No i tak to wtedy ruszyło. No, to jest symboliczna data, ale jakoś tam jednak istotna. W sierpniu otrzymaliśmy jakiś taki nieograniczony dostęp do sieci sieci europejskiej czy do sieci europejskich w listopadzie otrzymaliśmy dostęp do sieci światowej co było związane oczywiście ze zniesieniem tego embarga technologicznego dla Polski ze strony Stanów Zjednoczonych w grudniu pod koniec 91 roku dostęp do internetu miały już poza wydziałem fizyki UW Centrum Astronomiczne PAN i Obserwatorium Astronomiczne UW i pojedyncze jakieś ośrodki w Krakowie Toruniu i Katowicach w 92 roku NASK z kolei jak czytamy też w internecie dla opornych Rozpoczął systematyczną rozbudowę szkieletowej sieci ogólnopolskiej. No i to brzmi tak, jakbyśmy się miała zacząć internetyzację na maksa i po prostu sieć w każdym domu. Nie było to takie proste, no ale coś tam wtedy faktycznie drgnęło. Tak, tak, tak. No w zasadzie można powiedzieć, że polscy naukowcy wyszli z tej epoki kasku. Wręcz można powiedzieć, że przestali bić Niemca po kasku, na przykład też można tak powiedzieć. No ale ilu w zasadzie było internautów na początku lat 90. w Polsce? <laughs> internautów to jest wspaniałe słowo, jedno z moich ulubionych, które dotyczy... Tylko i wyłącznie osób, które korzystają z internetu i nikogo więcej, tak? Czyli jeśli sobie lubicie posurfować, po, poczatować, to jesteście internautami, kochani, a jeśli tego nie robicie nigdy, to nie jesteście. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo prosty podział społeczny. Więc ilu było internautów w roku 92? Było ich stosunkowo niewielu, jak, jak, jak czytamy w reportażu z, ze strony polskiej radio,pl, było to około 2000 osób, przy czym można się domyślić, że, że, że ta grupa to byli głównie pracownicy naukowi, wojskowi, pracownicy pracownicy administracji i tak dalej. Ciekaw jestem, czy, czy, czy jak wiele jest osób, na przykład, które nie wiem, właśnie wtedy w wieku na przykład 10 lat się tam otarło internet, bo stary albo stara robili gdzieś tam, tak, i, i coś tam jeszcze można było sobie, sobie porobić. W roku 1993 wystartowała no, pierwsza w Polsce komercyjna usługa, która pozwalała na podłączenie się do internetu, oferowana przez firmę ATM. To nie jest ta firma, która zajmuje się produkcją programów telewizyjnych seriali, nie, nie to jest. Zupełnie coś innego. Firma ATM ona była powiązana ze środowiskiem Wydziału Fizyki UW, wspomnianego już dzisiaj. No i, i, i teoretycznie miało to, to, to gwarantować dostęp do internetu dla, dla wszystkich chętnych firm i instytucji, no bo jeszcze nie do, do osób prywatnych. Chyba, że ktoś by się bardzo uparto zakładał, że pewnie by się dało, jeśli, jeśli nie miałeś na to przepalać pieniędzy, ale w zasadzie też nie jestem pewien, po co ktoś miałby się na to decydować w tamtym, na tamtym etapie, no bo w internecie no nie, nie, nie chcę powiedzieć, że nic nie było, ale było stosunkowo niewiele. tak? znaczy, to nie było jakieś takie super miejsce jak, jak, jak dzisiaj, ani takie przerażające miejsce jak dzisiaj, chociaż dało się już pewne, pewne rzeczy robić. Pierwszymi klientami ATM, pierwszymi klientami tej, tej usługi były PAP, Polska Agencja Prasowa i, i Agora, no oczywiście, a, na ktoś by inny, tak, Wiedomiks. Czy, czy to wpłynęło jakoś bardzo mocno na popularyzację, powiedzmy, tego wynalazku w Polsce? Spoiler, nie wpłynęło i ta popularyzacja następowała bardzo powoli aż do, aż do końca dekady, do czego jeszcze przejdziemy, no ale to może powiedzmy sobie coś niecoś o, o, o www, www, czyli o World Wild Web, nie, nawet nie wild, tylko wide web. Czasami wild. No. Tak, 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 to czasami wild, rzeczywiście. Traktujemy często internet i www jako jakby to, to samo, tak? To nie jest takie proste mm, Www. to jest tylko jeden z pomysłów na tę sieć, który, który wyróżniał się tym, że jest związany jakoś bardzo mocno z, z, z ideą hipertekstu, czyli takiego dokumentu, który pozwala na przechodzenie pomiędzy różnymi. Dzisiaj byśmy powiedzieli stronami, albo powiedzmy różnymi miejscami czy różnymi dokumentami przy pomocy tam HTML-a, i dzięki temu html owi można przeklikiwać się na, na kolejne dokumenty. No i ten pomysł pochodzi jeszcze z lat 60. ze Stanów, oczywiście. Jego autorstwo przepisuje się Tedowi Nelsonowi, ale, ale, ale wdrożono go w, dopiero w Cern, czyli w Europejskim Ośrodku Badań jądrowych w Genewie. O Cernie było głośno w ostatnich latach z uwagi na ich wielki zderzacz Hadronów, który miał doprowadzić do apokalipsy. Nie doprowadził. Okazuje się, że jednak do apokalipsy doprowadzimy się najpewniej sami szybciej i, 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 i tak. Natomiast w tym CERNie pracował Tim Berners-Lee, który wdrożył WWW i, i zajął się WWW dopiero w roku 1989. Tutaj w książce wspomniana już dzisiaj internet Tomasza Bieniasa czytamy. Tim Berners-Lee z CERN postanowił wykorzystać hipertekst do łączenia dokumentów, które publikował w internecie razem ze swoimi kolegami naukowcami. Miało im to ułatwić współpracę. Chyba trochę nie docenił swojego pomysłu. Ojciec www napisał pierwsze programy do jego obsługi dla tak zwanego klienta i serwera. Pierwszy, nazywany później przeglądarką, z angielska browser, działa na komputerze użytkownika. Drugi, natomiast działający najczęściej na komputerze o większej mocy, pozwala na publikowanie stron www. I jak wyglądała ta strona, zaprojektowana przez Tima Bernersa Lee? No, wyglądała matrixowo, jest to czarne tło z zielonymi literkami. Niezbyt jest to imponujące, ale jest to bardzo istotne dla rozwoju. Jak to jest możliwe, że tyle lat przed Matrixem to wyglądało Matrixowo? Zapyta Piotrek ze Złotoryi. No tak, no zdecydowanie tego typu wczesnokomputerowa estetyka jest tutaj inspirująca w przypadku Matrixa. Tak, no wyglądało to mało imponująco, tak jak mówiliśmy wcześniej. No literki, cyferki, that's it, zieleń i czerni, więc i tak jest całkiem... Całkiem nieźle. No i to jest właśnie ta forma z 89 roku. To nie musi być piękne. Najważniejsze jest to, że no udało się tutaj wdrożyć tę ideę jakiejś takiej właśnie sieci pełnej odnośników, po której można podróżować nielinearnie, zresztą wspomniany. Tutaj już wcześniej Nelson gdzieś tam wywodził ten swój pomysł hipertekstowy w ogóle z literatury, tak tu można wciągnąć jakiegoś Ulisesa i tak dalej. Odnośniki, powroty, tak, nielinearność. E, no i tutaj też idea tego internetu, jako właśnie sieci pełnej treści e, została faktycznie urzeczywistniona. No, w pewnym sensie urzeczywistniona. Na razie jeszcze w warunkach cernowych, no, Berners Lee i zespół no, pracowali nad tym pomysłem, no, tworzyli ten język HTML. No, i idea została ogłoszona światu w 1992 roku, a za taki realny początek tej międzynarodowej, właśnie międzynarodowej sieci internet, czyli międzynarodowej sieci, międzynarodowej sieci, czy ogólnoświatowej sieci, można uznać 30 kwietnia 1993 roku, gdy CERN udostępnił, właśnie tak przekazał domenie publicznej te narzędzia, które pozwalały na tworzenie i publikowanie tych stron www. I to tak naprawdę wtedy bardzo, bardzo wiele, zmieniło. No i na stronie CERN na stronie info.cern.ch można sobie zobaczyć jak ta strona wyglądała w 92 roku, ta wspomniana przez ciebie strona. No tutaj już jasna sprawa, białe tło, e, znajomy font, e, no i niebieskie odnośniki czarne litery. No, ona została jakaś tam odzyskana, odtworzona w 2012 roku i teraz funkcjonuje w internecie jako jakiś taki, no właśnie eksponat z tych czasów początku WWW. No więc nieważne, nie było to jeszcze jakieś piękne, no, za chwilę się okaże, że można tutaj wrzucać gify, panie, tam wideo, zdjęcia i grafiki to oczywiście, więc y, ludzie zrobią z tego mm, użytek. W 92 roku, gdy CERN no właśnie ogłosił światu, że takie rozwiązanie jest możliwe, y, no na świecie istniało 10 stron www, to pamiętajmy, że to dalej jest domena akademicka, ten internet. W 93 roku tych stron było już 130. To podajemy za Netcraft and Internet Life Stats. No i właśnie w 93 roku powstała pierwsza polska strona www, stworzona przez nas i Wydział Fizyki UW. Nazywała się po prostu Polish Homepage, albo Polska Strona Domowa i tam też jakieś takie informacje po prostu o Polsce, trochę jak wysyłanie po prostu kosmitom, że my jesteśmy tutaj i Mazurek Dąbrowski i tak dalej. Ta strona, ona sobie dalej wisi, tylko niestety w tej formie z 98 roku i ta forma już była bardziej zaawansowana niż ta oryginalna pierwsza strona www, ale i tak jest nieźle. Polska strona domowa jest biało-czerwona, tak żeby nikt nie miał wątpliwości. Są tam odnośniki do Onetu, Interi e, i jakichś tam różnych informacji. No ale tak, to jest akurat 98. Ale e, no, ten standard www się przyjął. Tylko to jest o tyle ciekawe, że tak jak mówiliśmy, dla nas to jest często synonim określenia internet, albo w jakichś tam śmieszkach używamy sobie tego e, synonimicznie. A wcale w tamtym momencie jeszcze nie było jasne, że to www będzie rządzić internetem. Były też inne rozwiązania. I o tych rozwiązaniach opowiedział nam Marcin Wilkowski, Fachura, Fachowiec, jeżeli chodzi o ten wczesny polski internet, głównie okres 96-2001. Marcin no, zajmuje się też tym wczesnym internetem naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Polecamy też jego bloga web-96.pl, bo jest bardzo, bardzo interesujący. Więc teraz Marcin o tamtym czasie, i za chwilę wracamy. Jednym z takich rozwiązań, które też było wielką konkurencją swego czasu do WW był GOFER, czyli też taki system udostępniania i inkowania między sobą dokumentów, który miał nieco inne zasady nieco bardziej schematyczną strukturę, taką zamkniętą. No ale to ciekawe, że kiedy gazeta wyborcza w w 1994 roku zaczynała swoją przygodę z internetem, publikując tam pierwsze materiały, to pierwsze publikowała na grupach dyskusyjnych i właśnie na Goferze, na serwerze Gofera. Bo w, pewnie do, do końca połowie, pierwszej połowy lat 90 nie było wiadomo, co wygrać, czy, czy bardziej przyjmie się sieć WWW czy, czy gofer. Go co też pokazuje, że ta historia mediów nie musi być, czy nie musiała być taka oczywista, że właściwie poza, poza tym pomysłem Timo berners Sali nie było żadnego innego pomysłu, żadnej innej propozycji. To był też taki ciekawy czas, że Europa w tym czasie była jednak taką przestrzenią pionierską, jeśli chodzi o rozwiązania sieciowe. Czy, czy była w czołówce tych, tych, tego myślenia o, o sieciach komputerowych, bo i to też pod takim względem społecznym. No bo w tym czasie, kiedy powstawał WWW, to we Francji masowo korzystano z Minitela, z takich sieci dzwanianych portali, portali, do których można było się dostać za pomocą zwykłego połączenia telefonicznego. No i ta, ten Minitel we Francji się bardzo mocno zakorzenił społecznie. I, I też ekonomicznie, komercyjnie on w pewnym momencie przynosił więcej zysków niż cały, cała sieć www. globalna. No bo Warto pamiętać, że, że, że to nie było od razu tak, że sieć www. po zbudowaniu czy, czy zaprojektowaniu natychmiast stała się czymś globalnym i czymś bardzo, bardzo popularnym. No ale jakby podsumowując, warto patrzeć na to pojawienie się mediów jak na jakiś proces, a nie na jakąś też samodzielną działalność jakiegoś superbohatera, który Gdzieś tam w garażu tworzy e, tworzy jakieś cudowne rozwiązanie. I ono automatycznie jest akceptowane. No bo też warto powiedzieć o tym, że Tim Berners nie zrobiłby tego swojego projektu, gdyby nie wsparcie publiczne i, e, i funkcjonowanie w przestrzeni naukowej, która też gdzieś tam bardzo mocno bazowała na starszej tradycji, tak jak powiedziałem, czy tam literackiego hipertekstu, czy rozmaitych projektów wiedzowych jeszcze z lat 50. -tych. To był Marcin Wilkowski, dziękujemy bardzo. Marcin jeszcze powróci dzisiaj. Natomiast my tutaj przejdźmy do połowy lat 90., które były przełomowe, jeśli chodzi o polski internet. No bo tak, w 95 roku powstaje Wirtualna Polska. Została założona ta strona przez grupę studentów z Politechniki Gdańskiej, Leszka Bogdanowicza, Marka Bożeztewskiego. Damiana Woźniaka i Jacka Kowalca. Nie tego Jacka Kawalca od, e, od razu mówimy. To nie był aż tak w strefie. Chociaż kto wie, czy nie był aż tak nie w Nie wiemy tego. Po prostu wcześniej poszedł w w ciemno już nie było czasu na internet. E, natomiast e, strona była początkowo dostępna pod e, adresem www.wp.cnt.pl e, cnt, czyli Centrum Nowych Technologii. W ogóle e, historia polskich domen internetowych i tego, mm -hmm. w jaki sposób to wyglądało jest e, 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 niezwykle interesująca. No, e, e, <noise> początkowo wydaje się, że, że, że Ludzie nie, nie byli jakoś przyzwyczajeni do, 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 do jakiejś takiej myśli, że kurczę, jak nazwę stronę prościej, to będzie łatwiej na nią wejść tak i więcej osób na nią trafi. No i co na tej y, wirtualnej Polsce, tej wczesnej wirtualnej Polsce, może nie tej z 95, ale tej z 96 możemy, e, możemy znaleźć? No, były to y, informacje skatalogowane i podzielone na kategorie takie jak władza i polityka, wydarzenia kulturalne, e, kultura, komputery i sieci, czy gospodarka morska. Niezwykle e, intrygujący temat. Da się zobaczyć tę stronę dzisiaj na. E, Wayback Machine, tak, I, i, i w ogóle dużo dzisiaj angiel, angielszczyzny, więc możemy się trochę popisywać. Międzynarodowy odcinek. Tak, tak, tak. No ale też co ciekawe, możemy już tam też znaleźć banerozę, jakąś taką wczesną, mianowicie Plus GSM tutaj się zareklamował, autoryzowany przedstawiciel. Nie jestem pewien, czy to jest reklama z 96 roku. Trzeba byłoby to sprawdzić, czy Plus GSM wtedy działał, ale ten baner wygląda tak, jakby to był dość wczesny. Po pierwsze, model telefonu, a po drugie, graficznie to wygląda na, na dość Wczesną sprawę. No, więc... oni się wtedy pojawili, więc możliwe, bo to jest chyba dokładnie ten rok. No. Tak. W każdym razie, plus GSM było e, sponsorem tutaj. Odwiedź naszego sponsora jest taki napis. Czyli trzeba było jeszcze dodatkowo namawiać nad banerem do tego, żeby kliknąć. W tak. strzałki, tak klikni, klikni tutaj ten. Ale była taka rzecz na przykład na wczesnych stronach, jeszcze w latach zerowych, że słuchajcie, jak kliknięcie tutaj, to pomożecie mi w rozwoju strony, dlatego że ja tam dostaję tam 13,5 grosza za każde kliknięcie. Nie? Więc tego typu rzeczy się, się działy. E, Wirtualna polska oczywiście przeniosła się pod domenę wp.pl w roku 98. No i też w pewnym momencie pojawiła się możliwość założenia konta pocztowego. Na marginesie to jest pierwsze moje konto pocztowe. Moje znaczy, też. Mam, mam do dzisiaj, traktuję jako śmieciowego maila, nie? No i tak, no i coraz bardziej zaczęła ta, ta wirtualna Polska ewoluować w jakąś taką stronę, no w taką, jaką, jaką znamy dzisiaj, tak, czyli, czyli portal informacyjny, um, czy, czy też serwis informacyjny. W sumie nigdy nie, nie kojarzyłem tej różnicy między portalem i serwisem. Wiem, że jakaś jest, ale, ale nikt za to specjalnie. To było określenie Wortal. To... Wortal, właśnie miałem do tego mhm. do, 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 dochodziłem teraz, że, że jeszcze jest Wortal, tak? Był Wortal. E, więc y, zawsze traktowałem to jako synonimy, być może błędnie. No i tutaj już y, da się też znaleźć zrzuty y, ekranu z końca lat 90. Tak? Tutaj, no, to wciąż jeszcze nie było to, ale rzeczywiście y, było widać, że jeśli ktoś chciał się dowiedzieć na szybko, co, co się dzieje na świecie, to, to to mógł tam wejść i po prawej stronie była taka szpalta z informacjami. Jest to absolutnie pod względem UX-owym, jest to, jest to zrobione fatalnie, dlatego że tak naprawdę to, co jest najważniejsze, jest zepchnięte na prawą <śm> stronę ekranu, a po, po środku jest podział na kategorie newsów. Nie ma to najmniejszego sensu, tak, no ale rozwiązania UX-owe, no pewnie już były tam stosowane, już tam weszły jakoś tam za granicą tam na zachodzie, natomiast u nas to jeszcze było trochę robione pewnie na czuja i dopiero zaczęto o to dbać trochę bardziej w latach zerowych, na początku lat zerowych, tak bym stawiał. Nie? Historia UX-u to też jest ciekawa sprawa. Z tego, co tak waybackowałem, no troszkę sobie waybackuję czasami, ha, prawda? Wiadomo, czas <laughs> wiesz, tak żeby się po Ale prostu... się nie chwalę tym, na... publicznie, ale też to Wiesz robię. co, ja nie jestem <laughs> jakiś pruderyjny, także mówię wprost, że żeby się odprężyć czasami i... <laughs> ja się deklinuję, proszę pana. <laughs> <laughs> Właśnie, Michał Rusinek dzwoni. Czy pan się Nie Nieważne. Z tego co widziałem, to tak w 99 roku, to WP faktycznie jakoś tak mocniej zaczyna stawiać na te własne treści. Jak patrzymy na screena z 98 roku, to jakieś takie rzeczy z Radia Wawa, właśnie takie newsy powiedzmy pożyczone. Więc to dalej ma jeszcze jakąś taką funkcję katalogową czy katalogującą, ale tak, ale już jest jakaś tam kawiarenka, można sobie pogadać, można założyć pocztę. Tak, przy okazji, wkład studentów Politechniki Gdańskiej. W Polską kulturę jest nie do przecenienia. Wirtualna Polska, kompot. No tak. po prostu moglibyśmy tutaj dłu długo, długo <laughs> oczywiście wymieniać, ale przejdźmy też do m, konkurencji, chociaż wtedy no, no już się tak o tym myślało, ale nie były to wielkie pieniądze do konkurencji wirtualnej Polski, czyli do e, Onetu, a właściwie do Optimus Netu, bo w 96 roku, rok po uruchomieniu WP z inicjatywy właściciela Optimusa, czyli Romana Kluski, o którym parę razy wspominaliśmy tutaj, no wystartował właśnie ten Onet, czy Optimus Net, bo adres onet.pl pojawił się dopiero w 97 roku i z tego co widzimy, to dalej mimo wszystko tutaj jest jakiś taki po prostu klipart ze statkiem i dalej jest ta nazwa Optimus Net, jakże kurwa kwitliwa. Dalej ona jest używana. No i tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o podział tych treści, jest dosyć ciekawie, bo jak sobie spojrzymy na lewą kolumnę, no to mamy najważniejsze rzeczy pod ręką. O, tak. Kalendarz, serwisy firm, regiony, wyszukiwarki, tablica ogłoszeń. Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Nie? Jakby First things first, także to jest dosyć. Dosyć oczywiście ciekawa. Roman Kluska sam wymyślał te, te kategoryzacje I też wymyślał ten layout, tak mi się wydaje. Razem z Andrzejem Kosmalu mi się. To <laughs> bardzo, bardzo możliwe, tak, zanim zadzwonili do kozyry, żeby tam. Pamiętasz jeszcze właśnie, jak się wchodziło na jakąś stronę i się uruchamiała muzyka, no to było kurwa <laughs> nie do wytrzymania, <laughs> ale to był jeszcze taki fink, że to jest atrakcyjne dzięki temu. <laughs> tak, ale nie chodzi tutaj o, o nawet o polskie portale i o polską portalozę, bo o tym może w przyszłości pogadamy jeszcze o internecie późniejszym, po 2000 roku. W każdym razie. Że ten 95 i 96 to jest bardzo, bardzo ważny czas dla polskiego internetu, dla polskiej, no właśnie, społeczności internetu, bo jak czytamy w książce Ewy Leszczyńskiej, Polacy w sieci, to jest książka z 2019 roku, w dniu 18 maja 95 rozpoczęła swoją działalność Polska Społeczność Internetu, stowarzyszenie propagujące rozwój internetu w Polsce, które powstało z inicjatywy dziennikarza i pełnomocnika premiera do spraw informatyki Marka Cara. No właśnie, Marek Sar był współpracownikiem. Premiera Waldemara Pawlaka. I to jest nieprzypadkowe połączenie, bo o tym się może nie pamięta za bardzo. Premier Pawlak jest z wykształcenia informatykiem i w ogóle od początku był bardzo mocno internetyzacją Polski zainteresowany. Na przykład sięgnęliśmy do bajtka z lutego 1995 roku i możemy tam przeczytać, że biuro prasowe premiera Waldemara Pawlaka rozpoczyna eksperyment. To jest nibyle co. Mamy tutaj tekst, pan premier powiedział. I taka informacja, biurokracja rządowa zaczyna zauważać pocztę elektroniczną. Niedawno otrzymałem informację o próbnym uruchomieniu dystrybucji materiałów biura prasowego rządu przez internet w porozumieniu z firmą OptoComp zainstalowany został list serwer, rozpowszechniający następujące informacje. I tam jest potem o tym, że tam jakieś rzeczy przygotowane przez sekretarza prasowego premiera, czyli przez Ewę Wachowicz, tak jakieś komunikaty zapowiedzi, że to wszystko będzie wysyłane internetowo, i tutaj. Jeszcze autor tego tekstu, podpisany jako MSZ, ale no tak, po prostu wynika pewnie z inicjałów, pisze, że eksperymentalność tej inicjatywy wynika z dwóch rzeczy. Jest to pierwsza tego typu usługa udostępniana powszechnie przez Urząd Państwowy, oprogramowanie działa w systemie Windows NT i zdanie komentarza, przez długi czas można było zazdrościć podobnych rozwiązań Amerykanom. Amerykanom napisane z małej. To, 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 to nie jest Polska, wiesz, lat 90. jak się z małej pisze takie rzeczy. Jednak okazuje się, że Polak nadal potrafi. Bardzo mnie to Cieszy. No i wspominałeś o tych internautach i o tym takim śmieszkowym określeniu no, używa się tego dzisiaj po prostu celowo, ironicznie no, czasami w jakimś artykule ktoś tego użyje na poważnie ale wtedy to określenie faktycznie miało sens, bo mm -hmm. to była wąska, jednak wąska społeczność, wyselekcjonowana grupa i ten dostęp tak bardzo, bardzo ograniczony no, wpływał na to, że tu faktycznie mówimy o jakiejś osobnej społeczności. Wspomniany bajtek prowadził już w 1995 roku działu BBS-owy. Już mówiliśmy o tych BBS-ach, o tych takich komputerowych tablicach ogłoszeń, i są tam jakieś takie newsy, są jakieś takie bardzo wewnętrzne żarty, jakieś takie nerdowskie. Także kolega Mariusz G. został odcięty od sieci za kolejny wyskok. Tym razem rozsyłanie w różne miejsca paczek po tysiąc listów zawierających reklamówki jego BBS-u. Będzie mógł ubiegać się o adres Fido dopiero w przyszłym roku. Adres Fido nawiązuje tutaj do Fidonetu, czyli też do jakiejś takiej wczesnej formy. I jest jeszcze informacja na końcu. Bardzo proszę o zapamiętanie i przypomnienie wszystkim znajomym modemiarzom, że bajtek BBS działa od godziny 19 do 9. Dzwonienie poza tymi godzinami jest skazane na niepowodzenie i jest bardzo niemile widziane. No, ale to jest właśnie taki dział internetowy, ściśle BBS-owy, i to faktycznie. Jednak jest grupa bardzo, bardzo wąska, zresztą mówimy tutaj o piśmie, które jest adresowane do ludzi, którzy się zajawiają po prostu komputerami, nie wiem, informatyką, które pewnie tam coś próbują programować, no, giercują też, ale. Ale nie, nie to jest tutaj najważniejsze. Cały czas w tym 95 roku internet w Polsce to jest rzecz mocno, mocno akademicka, chociaż no właśnie, jako że premierem jest Waldemar Pawlek, po prostu komputerowiec zapalony, to już się wdraża powoli jakieś rozwiązania systemowe. Tutaj znów za książką Ewy Leszczyńskiej. Na początku 95 rozpoczęto realizację programu Internet dla Szkół. I tutaj się zatrzymam, przyznam, że zdziwiła mnie ta informacja. To znaczy, nie spodziewałem się, że już w 95 roku jakieś ruchy były wykonywane. W związku z podłączeniem tych polskich szkół do sieci. I tutaj, dalej, I w ciągu trzech lat zostało podłączonych prawie 1400 szkół w 300 miastach. Co to, to mnie ominęło ewidentnie. Celem tego programu było fizyczne podłączenie do sieci przy jednoczesnym udostępnieniu edukacyjnych zasobów internetu, a także ułatwienie współpracy między innymi placówkami w kraju oraz za granicą. I tutaj, jeszcze mm, komentując to, to pokazuje, że ten internet wczesny. To jest rzecz, o której się mówi właśnie w kontekście takim edukacyjnym, naukowym, że ten wątek rozrywkowy tutaj nie ma aż takiego znaczenia. To znaczy mm -hmm. jest w tym wszystkim ta optymistyczna wizja, że będzie można się łatwiej porozumiewać i będzie się często mówić właśnie o tym, że twoja koleżanka z Sydney odbierze od ciebie wiadomość, coś tam coś tam, ale że jednak dalej jest to taka mało sexy rzecz, nie? z perspektywy dziecka czy tam nastolatka. No dobra, no tam można coś sobie sprawdzić, to dosyć może ciekawe, ale nie zajmie mi to całego dnia potem, nie? To znaczy nie będę a przed tym komputerem to się wydarzy dopiero później. Tak, faktycznie nie ma jeszcze mowy o tym, że dzięki internetowi będziemy mogli łatwiej, niż kiedykolwiek, wysyłać sobie filmy. Ze... Na przykład. Nie, nie, nie ma jeszcze tego w ogóle. E, natomiast e, tak, to faktycznie Polska połowa lat 90. No, wykonała ten wielki technologiczny skok. Być może dzięki naszemu tech guru, <gryś> czyli, czyli Waldemarowi Pawlakowi. E, no to jest w sumie. W sumie on, on był bardzo często szydzony z niego, że to jest gość, który jest trochę usztywniony i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o zafascynowanie technologią, to wydaje się, że ona była szczera na przestrzeni w ogóle dekad, które, które on spędził w polityce, no, powiedzmy kilkunastu lat, być może nie to nie, nie dotarło do, do dwóch dekad. E, i, I faktycznie on może być dzisiaj kojarzony z tym, że y, no, no nie wiem, no, ja wyobrażam sobie po prostu sobie jako postać z Matrixa, tak? Że tam wylogowujesz się z Matrixa i tam wśród tych rebeliantów jest po prostu waldemar Pawlak, no bo, no bo, no bo czemu nie, tak? E, w zasadzie krzaklewski w swoim spocie mógł go tam wsadzić też na przykład jako, jako agenta Smitha z drugiej strony też, nie? Że, że, że można byłoby wykorzystać wizerunek Pawlaka na różne sposoby. Był taki, bo, znaczy, wiesz, no, można powiedzieć sztywny, a można powiedzieć Android. To właśnie tak. zależy tak. Zależy, jakie narzędzia narzędzie językowe. Ja myślę, że Waldemar Pawlak miał gniazdo sieciowe gdzieś tam z tyłu. Po tym zielonym garniturze jest takie jedno piękne zdjęcie, więc kto wie, kto wie. No ale działał, działał faktycznie na, na rzecz sprawy. No. Działał, rzeczywiście, okablowanie było. Natomiast yy, oprócz tego, że Waldemar Pawlak miał okablowanie, to yy, internet również niósł ze sobą yy, pewne zagrożenia. To jest bardzo słabe przejście, Mateusz. Ja wzajem tego sprawę. Natomiast w lipcu roku 95 czytamy wyborczej. Tekst pod tytułem Seks w internecie. No, no tak to jest w ogóle ciekawe, bo zakładam, że no, mimo wszystko wielu odbiorców tego, tego tekstu mogło nie wiedzieć, co to jest Internet, ale ponieważ jest tytuł jest Seks w internecie, to być może wtedy e, nastąpiło jakieś zaciekawienie w ogóle. A, jest tam seks, no to spoko, nie? niby jakiś wynalazek militarno, prawda, administracyjny, ale jest tam jednocześnie seks. Co, zobaczmy, co tam się dzieje. E, co tam się dzieje w tym tekście? E, czytamy tam, e, pisze Piotr Lipiński. E, internet to byt niezależny, nie się so, e, więc wszystko co niesie życie. Najpierw stropiłem ją prywatnie, z czystej ciekawości, później już służbowo. Najpierw odwiedziłem Politechnikę we Wrocławiu, Uniwersytet w Lublinie i w Warszawie. Nigdzie ich nie było. Dopiero po kilku godzinach dopadłem pierwszą. Otwierała się powoli, poczynając od głowy aż do stóp. Ukazały się nagie piersi, a potem cała reszta. Przepraszam, ten tekst trochę brzmi jakby, jakby był pisany jedną ręką. mówiąc. No. W polskim internecie można odnaleźć całkiem sporo zdjęć rozebranych kobiet, o mężczyzn znacznie trudniej. I nikt się nie wstydzi, że udostępnia takie zbiory. Przeglądając wyrywkowo katalogi z takimi zdjęciami, skopiowałem ponad 50 MB 2-3 lata temu. Przeciętny komputer nawet nie zmieściłby tyle na dysku. Przeliczając na sztuki, zebrało się 546 zdjęć. Eee, to jest wśród tytułu: Kliknąć świadomie, i dalej czytamy. 31 maja o 14.30, jestem w Kindze 721 osobą. No wiem. Mm, no tak. No. Ja, no tak, tak. No. <laughs> Kinga to internetowy adres krakowskiego komputera cyfronet. Ojej, jakie zaskoczenie? Myślałem coś o czymś zupełnie innym. Znajdującego się w sieci internet. Na jednej ze stron cyfronetu przeczytałem informację głównie dziewczyny, jeśli jesteś purytaninem albo antyfeministą, nie oglądaj. Niektóre z tych zdjęć mogą cię urazić. Nie rozumiem tego antyfeministy w tym miejscu, prawdę powiedziawszy, ale jakieś dziwne rojenia na temat feminizmu po prostu, mm -hmm. polskich mężczyzn, tak, no bo to było, zakładam, że głównie męskie, jednak towarzystwo wtedy zajmowało się internetem na tamtym etapie. E, I czytam dalej w artykule. Wiele z nich to dziewczyny w bikini, ale specjalne katalogi nazywane soft, zwyczajowe określenie delikatnej pornografii, e, mieszczą zdecydowanie śmielsze ujęcia. Z cyfronetu można skopiować filmik, w którym biega dziewczyna w erotycznej bieliźnie. I dziesiątki zdjęć, na których nie ma już nawet bielizny. Dziewczyny pokazują się po jednej, po dwie i nawet po trzy naraz W specjalnym katalogu kobiety orientalne wśród nich cała seria Skul, która tu się znalazła, pewnie z tego powodu, że niepełnoletnie dziewczynki mają wschodnie rysy twarzy. Oh. Pominę ten fragment, nie, nie skomentuję go, ale... Co są ciekawe rzeczy, które dalej dzieją w tym kontekście, właśnie? W Cyfronecie, czy tam dalej, jest około 700 MB różnych obrazków, w tym całkiem zwyczajnych krajobrazów albo zwierząt, razem z filmikami i muzyką, na przykład fragmentami Beethovena i Bacha. Połowa to katalogi soft, jednak 80-90% tego, co goście zbierają do swoich komputerów, to właśnie te katalogi. Czy na akademickim komputerze powinny znajdować się takie zdjęcia? Zapytałem administratora se serwera Cyfronet, Piotra Karockiego. Pytałem za pomocą e-maila, czyli internetowej poczty elektronicznej i w odróżnieniu od snail maila, czyli pod poczty ślimacze, jak komputerowcy czyli zwykłe papierowe listy. Tak czyli bardzo wiele dzieje językowo. Uh -huh. Tak raz, że w ogóle tłumaczenie maila, dwa, że snail mail i komputerowcy faktycznie. E, Karocki odmailował. Serwer WWW nie jest pomyślany jako ak akademicki. To samo pytanie może dotyczyć um, ogólnych informacji o Krakowie, które też są w nim umieszczone. Co to ma wspólnego z nauką. <grym> Podoba mi się bardzo, że ogólna informacja o Krakowie i dziewczyny w bikini to jest. W zasadzie, w zasadzie to jest ta, ta sama kategoria, rzeczy nieuniwersyteckie, tak? E, no i tutaj odpisuje mu autor, e, autor e, artykułu. Znalazłem kilka zdjęć przedstawiających dzieci, czy to aby nie przesada. E, o, I tutaj dalej jest dialog. Proszę podać nazwy, skasuję. Pisze Lipiński. To wszystko jest ogólnodostępne. Karocki. A co z kioskiem z Playboyami, Penthouse, Katz i innymi? W kiosku nagiej kobiety obejrzeć mogą wszyscy w internecie tylko przyłączeni, umiejący się posługiwać odpowiednimi narzędziami. Jak ktoś przechodzi ulicę około kiosku, to rozebrane panienki zobaczy, czy tego chce, czy nie. Czasami bardzo wulgarne obrazki, tego rodzice nie mogą dziecku limitować. I tu się dzieją bardzo dziwne rzeczy, dlatego że w zasadzie ym, mamy dziennikarza, który wpadł na dość rzeczywiście interesujący trop związany z tym, że na serwerze uniwersyteckim są zdjęcia przedstawiające dzieci, tak? To jest w zasadzie, można powiedzieć, że dziecięca pornografia, chociaż to nie jest e, określone w ten sposób w tekście i to nie jest główny wątek tekstu. Głównym wątkiem tekstu są generalnie zdjęcia pornograficzne czy softpornograficzne, tak? A dzieci są tam wspomniane przy okazji. Jest to bardzo dziwna decyzja redakcyjna i bardzo dziwne jest też to, co pisze e, ten Karocki, tak? Znaczy... Być może to jest trochę tak, że, 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 że ten, ten, ten administrator serwera był w ogóle zaskoczony, że ktoś się tym zajmuje z zewnątrz, tak? że, 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 no, że to było jakieś tak, tak bardzo zamknięte środowisko, tak? te, te, te serwery uniwersyteckie, że w zasadzie no, nie dopuszczano nawet do wiadomości, że ktoś tam może po prostu wejść i zobaczyć, co tam się dzieje, tylko po prostu tam było wszystko. Nie? Więc, ale ten wątek tej, 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 tych dzieci w ogóle nie jest kontynuowany w tekście, a, a Karocki właśnie odbija to w taki sposób, że no przecież w kiosku też można zobaczyć Playboya, nie? chociaż nie tego dotyczy problem, ale ta reakcja Karolskiego moim zdaniem, wynika w dużej mierze z tego, w jaki sposób Lipiński prowadzi tę rozmowę. Więc jest to, jest to naprawdę bardzo dziwne. Nie? Szkoda, że ten tekst nie jest w ogóle oparty na bulwersie związanym tylko z tym, że na akademickich serwerach są rzeczy nienaukowe, że pochuj, tyle rzeczy o Krakowie. <ścoughs> to <jest jakieś> takie <śmany> rzeczy. No bo tak, no, zaznaczmy, że tutaj właśnie chodzi o te polskie serwery akademickie i Lipiński w tekście też podkreśla, że sprawdził niemal wszystkie w Polsce, że jeździł po prostu Siedział przy tych komputerach, przeglądał te katalogi i że znalazł, powiedzmy, że rozebrane panie tylko na kilku z tych serwerów, ale i tak go to bardzo, bardzo frapuje. No ale właśnie, nie do końca frapuje go to, co powinno. I pisze dalej o AGH. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie codziennie oferuje nowe dziewczyny. Są przetrzymywane tydzień, a później kasowane, żeby zwolnić miejsce dla nowych. Tu straszne rzeczy się dzieją, naprawdę, w tym tekście. Są to zwykłe, ładne zdjęcia całkiem ubranych kobiet. Czasem zdarzają się nagie. Rekordem śmiałości była twarz pani plus dwaj mężczyźni zredukowani do minimum, z wyraźnymi śladami działalności mężczyzn na twarzy pani. Jezus Maria. Co się dzieje w tym tekście? Panie Piotrze, tutaj jest napisane Szymon Sokol. Może to jest Szymon Sokol, a może Szymon Soku, ale czytam jak jest. Szymon Sokol, administrator serwera, mailuje. W zeszłym tygodniu było tam 76 tysięcy dostępów do wszystkich grafik. Z tego 32 tysiące tutaj no, zaokrąglam, do tych kobiecych. Czyli tyle razy dotykano myszą kobiet i to jest przypis od Lipińskiego. On <laughs> próbuje być bardzo sprytny tutaj. Co chwila próbuje jakieś takie, a zobaczcie, jaki jestem, smart. Nie, on powinien, <laughs> powinien do Hornie Jail trochę czasu tam spędzić. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, ile to było. Osób, ale ogółem z 863 maszyn, w tym 155 z Polski. To jest z korzyścią dla Polski, bo poprawia proporcje ruchów wchodzącego i wychodzącego, które są brane pod uwagę przy rozliczeniach międzynarodowych. Polska ściąga znacznie więcej bajtów niż wysyła. Raz dostałem krytyczny list. Anonim stwierdził, że szerzenie pornografii jest niemoralne i godzi w podstawy tożsamości narodowej. Pochwały przychodzą przynajmniej raz w tygodniu. Nie zawierają argumentacji, tylko podziękowania i życzenia typu Keep up the good work w nawiasie, róbcie tak dalej. To tutaj mamy kontakty międzynarodowe i tam dalej pisze o Gdańskiej Akademii Medycznej, Lipińskiej, że tam. Można spotkać rzeczy podpisane w taki sposób: blondynka w różowych majteczkach, gubiąca spodnie, pupcia na tapczanie, i ale mały staniczek. Czekają na gości w Gdańskiej Akademii Medycznej. No, Lipiński się upaja upaja absolutnie tym tematem. W ogóle bałagan jest w tym tekście straszny. Są tam jacyś komentatorzy, którzy mówią o tym, że no, że tam są panie gołe, to coś tam, ale są też katalogi z mężczyznami, i ja bym tego w ogóle nigdy nie otworzył. Nie? Tam, kurwa, pewnie pierwsi szli, jak to wiesz, już tylko ekipa sprzątająca została i gasiła światło. No i przechodzi Lipiński do tematu Irca. No właśnie, IRC już wtedy istniał. Inny internetowy sposób na seks to wykorzystanie IRC, Internet Relay Chat, internetowa pogawędka na żywo. Rozmawiający wpisują tekst do swojego komputera, inni odczytują go w tym samym momencie na swoich monitorach i mogą na bieżąco odpowiadać. Ryszard, grafik komputerowy, mówi. Na polskojęzycznych kanałach jest nędznie. Kiedy dziewczyn w ogóle nie ma, to się rozmowa między napalonymi facetami nie klei. Ja myślę, że powinni się jakoś tam dogadywać, żeby wchodzić w rolę. Myślę, że to by im trochę ułatwiło. Zamiast siedzieć po prostu i tak wiesz no zwieszać głowy i no co o czym my będziemy rozmawiać my jesteśmy napaleni no to powinni tutaj się wcielać dziewczyny przyszły a nie, a, nie ma, ma. Zna, no dobra ma. to kim ty będziesz dzisiaj dziewczy... bo on dzisiaj gdzieś dziewczy... <grym> nie ja byłem dziewczyną ostatnio no i jakieś tego typu tego typu historie no jest to, jest to lepkie bardzo no tak się to właśnie kończy jak kupujesz studentowi AGH komputer który ma być niby do nauki nie no i właśnie... mamo to do nauki to tak widzimy, bo... a potem z jakimiś typami udają kobiety to w końcu obaj udają kobiety w końcu się muszą zamienić tak, tak. Bo uważają tak są przekonani że musi tutaj hetero Norma zostać zachowana. Dzisiaj mechatronika to są kobiety, a jutro jakiś inny wydział. Tak, tak. Wiesz? Na wiertnictwie, wiadomo, zawsze typy, no bo to, to jest pierwszy wydział AGH, który mi przychodzi do głowy. Wiertnictwo. Pozdrawiam znajomego, tak, tak, okay. znajomy, studiował. Bardzo krótko. No i akademickie sprawy, akademickimi sprawami, a kiedy ten polski internet trafił do polskich domów. No, tak naprawdę to bardzo, bardzo późno, ale kiedy podjęto ruchy, żeby tak się stało, wspominaliśmy o ATM-ie, ale to był komercyjny, owszem, dostawca internetu. Ale no, właśnie ich usługi były adresowane do jakichś instytucji, firm. A ten taki pierwszy, z tego co wiemy, komercyjny dostawca, pojawił się w roku 1994. I to jest o tyle ciekawe, już pojawił się Waldemar Pawlak niespodziewany wątek a propos internetu. Ale ta pierwsza komercyjna usługa adresowana do jakichś prywatnych użytkowników, no ona została wprowadzona przez Stanisława Tymińskiego. I tutaj, jeżeli nie pamiętacie, a bo jeżeli pamiętacie, to już nie żyjecie, no Stanisław Tymiński brał udział w wyborach prezydenckich w 90 roku. To był tajemniczy człowiek w okularach, który mówił o tym, że ma teczkę, że tam ma haki jakieś niesamowite i w ogóle miał zagraniczną żonę, peruwiankę, co było bardzo jakieś takie no, nietypowe, tak, egzotyczne z punktu widzenia tego polskiego odbiorcy. Spoiler Stanisław Stanisław Tymiński nie wygrał e, wyborów prezydenckich, więc postanowił uruchomić usługę. <grywa> wynikanie, więc postanowił uruchomić usługę Maloka BBS. No i właśnie, ona ruszyła w 1994, była to usługa, jak sama nazwa wskazuje, BBS-owa. E, mamy tutaj od Marcina Wilkowskiego, naszego gościa, cennik tej maloki z 1994 roku, jeszcze sprzed denominacji, i ta wersja Unlimited to nieograniczone surfowanie, ale oczywiście wielki, wielki cudzysłów. To kosztowało 480 tysięcy złotych, czyli no przeliczając na nowe złote, 48 złotych miesięcznie. Niby nic, ale przeciętne wynagrodzenie w 94 wynosiło niecałe 533 zł, więc no to jest prawie 10% miesięcznej pensji, więc tak sobie. Ale nie chodziło tylko o cenę, bo tak, Maloka miała problemy, problemy Maloki. No, jakoś się tam pojawił podręcznik terrorysty w 95, o tym pisał też Bajtek we wrześniu 95 roku, jakiś tam taki terrorist handbook, więc wizerunkowo tak nie wyszło, nie była to wina Tymińskiego, ale to, że coś takiego śmiga po tej maloce, to, to może niekoniecznie. No i jest tutaj druga rzecz, ona jest znacznie, znacznie istotniejsza, no bo co prawda o, na początku 96 roku pojawiła się informacja, że NASK, właśnie NASK kontrolujący e, ten polski internet podniesie ceny usług, bo telekomunikacja polska, no, nie daje im wyboru, podnosi ceny korzystania z tej sieci szkieletowej, e, telefonicznej. Zresztą to było bardzo mocno krytykowane i ta polska społeczność internetowa mocno, mocno uderzała w ten pomysł. Mówił, mówili o tym, że rząd nie ma pomysłu na internet, na nową ustawę o łączności i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, info na temat podwyżki to początek 96 roku, a w kwietniu tego samego roku telekomunikacja polska w pewnym sensie uwolniła internet, bo od tamtej pory z siecią mógł się połączyć każdy, kto dysponuje no, komputerem, modemem i oczywiście gniazkiem telefonicznym. No wtedy ten słynny numer 020 21 22 się pojawił, tak? Czyli wystarczyło po prostu w, no w pewnym sensie zadzwonić komputerem na ten numer i można było lecieć. Ile to kosztowało? Nie było żadnego abonamentu, kosztowało to tyle, ile połączenie lokalne, tak? Ten impuls naliczał się co 3 minuty, jego koszt wynosił 29 e, groszy. No, ale czy to znaczy właśnie, że Polacy wtedy zaczęli surfować, że gospodarka podupadła, bo wszyscy w tym internecie tepsowym... Wszyscy na serwerach AGH się No, akurat. to już można było w czytelni. Tych polskich treści w internecie było bardzo niewiele, a poza tym, no, godzina tego połączenia kosztowała prawie 6 złotych. Jak nam wynika tutaj z matematyki obliczeń, więc też tak średnio, nie? Też tak średnio, a jeszcze przy okazji na no to połączenie miało prędkość 56 kilobitów na sekundę. Ile to jest? Jest to po prostu bardzo mało. To połączenie było bardzo, bardzo wolne. Kilka miesięcy po uruchomieniu tej usługi, czy po otwarciu tego internetu przez Tepse czasopismo Internet, które notabene pojawiło się kilka miesięcy wcześniej, w 95 jeszcze, w lipcu 96 roku opublikowało wyniki takiej ankiety dotyczącej właśnie polskich internautów i to jest ciekawe, bo z tej ankiety wynikało, że zaledwie, no niecała jedna czwarta polskich internautów korzysta z internetu w domu, tak? Uczelnie 37,5%, praca 28,8%, inne 10,9. Nie wiem, co to są te inne, tak szczerze mówiąc, nie, tam, u kolegi czy coś tam. Siedzisz na ulicy tak, prostu tak, i... że w domu, ale tylko... nie u mnie na przykład. Tak, nie? Tak. Tak, u, tam, u, u syna koleżanki, nie? koleżanki twojej mamy. Więc tak, ten dom mało, mało popularny, ale co jest też ciekawe, no tutaj mamy strukturę wiekową, mamy taki diagram. Jeśli chodzi o użytkowników internetu poniżej 18 roku życia, to tylko 3,8% a od 18 roku życia w górę no to jest po prostu zatrważająca tutaj większość tak 90 parę procent to ludzie starsi studenci, ale nie tylko ludzie tam dorośli, ludzie w średnim wieku. Więc to zupełnie, zupełnie rzecz nie dla dzieci, ale też jak się okazuje po tej ankiecie też nie dla dziewczyn, bo mamy strukturę płciową i mężczyźni to 96,2% użytkowników internetu, kobiety tylko 3,8%. Więc no, jest to jakiś taki znak czasów, że ta sieć, że ona wymaga jakichś takich większych kompetencji, powiedzmy, informatycznych, komputerowych, i też mężczyźni częściej pracują przy komputerach, i też stereotypowo komputery nie są dla dziewczyn. No Dużo tutaj się nam rzeczy nakłada, no z tego właśnie wynikają takie ani inne. Dane. Tak, tutaj warto jeszcze wspomnieć, że, że, że zanim telekomunikacja polska przejechała na białym koniu i uwolniła internet, stwierdziła, że naszym celem jest sprawienie, że jest internetyzacja Polski, sprawienie, żeby każdy Polak mały i duży miał w domu internet i my po prostu nie spoczniemy, dopóki tego celu nie osiągniemy, zanim to się wydarzyło, no, odbywały się już pierwsze w ogóle protesty polskiej społeczności. no, Internautów, faktycznie to słowo jeszcze wtedy miało jakiś sens, bo było ich wtedy 3,5. I, i, I te te protesty były, były powiązane z, z, z atakami hakerskimi na, na NASK ze strony grupy Gumisie, która jeszcze powróci w ogóle dzisiaj. Wtedy też uruchomił się Waldemar Pawlak, który, który, który też zło, złożył interpelację w tej sprawie, więc, więc no tak, tutaj Waldemar Pawlak będzie nieoczekiwanie powracał jeszcze dzisiaj. Tak? znaczy Nie znacie minuty ani godziny, a, a pojawi się Waldemar Pawlak. No i internet generalnie wraz z, z tą popularyzacją jeszcze początkowo nieśmiało, no ale jednak już co coraz bardziej mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby my, Polacy, w sensie, nie, nie, nie my, ja i ty, żeby ten internet zakładać sobie w domu. Wraz z tymi procesami internet przedostawał się do, 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 do starych, starych mediów. Tak? Okazuje się na przykład, że w pierwszym programie telewizji polskiej, już w 1995 roku, pod samego koniec, w grudniu, można było obejrzeć program, który się nazywał Internet w Jedynce, który prowadzili Iwona Szymala i i Paweł pochwała, czyli tutaj jest parytet, mimo tego, że, 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 że statystyki nie wskazywały na to, że kobiety początkowo były zainteresowane internetem. E, no i co, co to był za program? No, był to program, który <laughs> był kręcony prawdopodobnie w jakimś, nie wiem, w gabinecie po prostu ortodonty, dlatego, że tam wszystko jest bardzo białe dookoła i, 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 i bardzo sterylne. Prawdopodobnie to miało być jakieś skojarzenie jakieś z, z, z laboratorium, prawda, i z, z wydziałem fizyki i tak dalej, i tak dalej chuj z tym, że te, te, te wydziały z reguły były po prostu bardzo drewniane i boazeryjne, nie? No ale powiedzmy tak sobie wyobrażaliśmy to z filmów amerykańskich. E, no i, i t, t, tam były jakieś takie, są pojedyncze odcinki, które są dostępne w, w, na pewnej stronie internetowej. W internecie. W internecie, tak, 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 mm -hmm. dokładnie. Ale też z drugiej strony nie wiem, czemu kryjemy, no bo w zasadzie naprawdę nie wiem kto, czy Iwona Szymala byłaby bardzo zagniewana, gdyby się okazało, że da się nielegalnie ściągnąć po prostu jej program sprzed e, 30 lat prawie. E, no i co, no, rozmowy dotyczyły na przykład tego, w jaki sposób podłączyć do sieci. E, i, I jest w jednym z odcinków tych dostępnych w internecie wzmianka o tym, że, że, że dzisiaj to na pewno się uda, bo w poprzednim po, po odcinku to się nie udało zupełnie, tak? I e, 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 no, nie, nie, jak widać nie było to łatwe na tyle, że, że, że nawet w telewizji tam tego nie ogarnęli. E, byli też informatycy w ogóle, informatycy tele, w telewizji, którzy wyglądali. No właśnie, pytanie, czy to jest tak, jak sobie wyobrażają z reguły ludzie ludzie, którzy chcą wytworzyć sobie w głowie stereotypy? Informatyka, tak? No bo przychodził na przykład taki pan, który się nazywał Jerzy Kowalski, on miał na sobie no, czerwoną koszulę i szelki, to tam jeszcze spoko, miał okulary i wąsy. No ale nie wiem, no, chyba nie wyglądał jak taki, taki stereotypowy nerd, nie? Taki, taki w flanelowej koszuli w kratę i tam zachudzony i taki w ogóle przegarbiony i tak dalej. No nie, 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 to nie były zupełnie te klimaty. No i oczywiście telewizja tutaj tłumaczyła telewizją, do czego ten internet w ogóle się może przydać, tak naprawdę, nie? Co tam co, co można robić i, i, i wskazywała. Na takie kwestie jak na przykład to, że dzieci, które muszą na przykład siedzieć w domu z powodu chorób układu odpornościowego, mogą komunikować się dzięki internetowi z rówieśnikami. Tak? Że to daje jakieś tam możliwości, żeby, żeby w ogóle gdzieś tam sobie funkcjonować w społeczeństwie. tak? Więc była to taka ciekawostka, że, że to chyba w zasadzie był pierwszy program dotyczący internetu, stricte internetu w polskiej telewizji w ogóle. Nie tylko w TWP, ale w ogóle w polskiej telewizji. Jak wynika z ramówek, które zostały opublikowane na stronie Stara Telewizja, z której często korzystamy, chętnie korzystamy i pozdrawiamy twórców lub twórczynie, mm -hmm. no to e, ten program został wyemitowany po raz pierwszy w 95 roku w grudniu. To jest ciekawe, że to się wszystko dzieje jeszcze właśnie przed uwolnieniem tego internetu. Także ta telewizja polska faktycznie tę swoją misję wypełnia i informuje o tych jakichś nowinkach technologicznych, zresztą w tym odcinku, o którym Mówiłeś, pojawia się pan z telekomunikacji polskiej, który mówi o tym, że no my chcemy, żeby to było dla wszystkich i niedługo wprowadzimy takie rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej, więc to musi być odcinek sprzed kwietnia 96 roku. Tam też, co jest dosyć ciekawe, moim zdaniem, pojawia się parytet nie tylko jeżeli chodzi o parę prowadzących, ale jeżeli chodzi o tych ekspertów, bo mamy dwie pary, zakładam, że to są małżeństwa, mamy państwa młynarskich i państwa donajskich, no i tak przy okazji oni faktycznie szli na tyle ostro, że ten program leciał jakby w dwóch. Blokach, że jest taki blok powiedzmy dla początkujących i taki dla bardziej zaawansowanych. To szło o różnych porach dnia. I tutaj to, co widzieliśmy, to właściwie jest jeden odcinek rozbity na różne stopnie trudności, bo w tym drugim odcinku mówi się już o ustawie, o ustawie podpisanej przez Clintona w lutym 1996 roku. To była ustawa, którą polskie media nazywały ustawą o przyzwoitości. Chodziło o to, żeby zareagować na to, co się dzieje w internecie, tym wczesnym, powiedzmy, młodym internecie, żeby wprowadzić jakieś takie mechanizmy kontrolujące te treści, tak? jakąś cenzurę. Było to bardzo niejasne. Była tam mowa o tym, że no nie można publikować, rozpowszechniać rzeczy nieprzyzwoitych. Nie wiadomo tak naprawdę, co to znaczy. A kary były bardzo, bardzo wysokie. Potem Sąd Najwyższy w Stanach te jakieś takie najostrzejsze zapisy po prostu ukrócił i, i wykluczył. Ale w tym programie pojawia się dyskusja na temat tego właśnie, czy to dobrze, czy faktycznie tak można z internetem. To jest w ogóle urocze, że wiesz, no kurwa, na Naprawdę, 200 osób w Polsce ma do tego dostęp, mm -hmm. i robisz program i o tym dyskutujesz. Tam się pojawia Stanisław Lem, który mówi o tym, że ogólnie to różnie, ogólnie to nie wiadomo e, i nie mamy tutaj jakichś takich ścisłych definicji. I co mnie też zainteresowało, no jest mowa o pornografii, owszem. Ale tych właśnie ekspertów i prowadzących bardziej interesuje sprawa związana z jakimiś ruchami faszystowskimi czy neofaszystowskimi, tak jak tam pan mhm. mówi właśnie o ksenofobii, że to jest problem, także jakieś treści rasistowskie, że one się będą bardziej bardziej i łatwiej rozpowszechniać. Wiadomo, nie dochodzą tutaj do żadnej konkluzji, ale, ale ten temat ta reakcja na zmiany w prawie amerykańskim ona się tutaj pojawia zresztą ta ustawa o przyzwoitości, ona też była oprotestowana przez polskich internautów. Można było Mieścić taką niebieską wstążeczkę na swojej stronie www, na przykład, żeby dać wyraz temu, że się jest przeciwko, tak? że się oczekuje jakichś sensowniejszych e, e, regulacji. Więc to jest dosyć ciekawa sprawa, że są takie bardzo wąskie, wąskie grupy, ale przyłączają się jednak do tego ogólnoświatowego, a może należałoby powiedzieć amerykańskiego m, protestu. I co jeszcze mamy w tym programie? No bo rozmawiają o tej pornografii, o tych faszystach i na końcu jest rozstrzygnięcie konkursu na ciekawą stronę www, nie? czyli znowu. Mhm. Mamy mało internautów, a tych takich webmasterów też w ogóle mamy bardzo, bardzo mało, ale mimo wszystko jest troszkę zgłoszeń i wygrała strona mhm. dla rolkarzy, taki przewodnik dla rolkarzy Polski Inline Skating, stworzony przez Michała Dagajewa, także... Teraz po 28 latach jeszcze raz gratulujemy, bo tam gratulujemy, były fajne, tak. fajne nagrody, jakiś tam Windowsik i, i tego typu historie. Więc to i będziemy mieli jeszcze inne przykłady tego stanu rzeczy, ale to wszystko działa w jakichś takich dwóch różnych prędkościach. To znaczy, internet w Polsce działa w jednej, czyli chujowej, ale to opowiadanie o internecie jest z jednej strony właśnie obciążone tym, że mało kto wie. O co chodzi, a z drugiej strony mamy jakąś wąską grupę takich, wiesz, no, nerdów, zajawkowiczów, specjalistów, i do nich też musimy mówić, no bo ktoś te strony www e, jednak stworzył. Nie? Tak, to jest w ogóle ciekawe, no bo dzisiaj nam się wydaje, że tłumaczenie ludziom internetu jest, y, jest łatwe, tak na miał sobie wyobrazić modelowego człowieka, który, który nie, nie ma pojęcia w ogóle o internecie i nigdy o nim nie słyszał, e, no to mogłyśmy powiedzieć mu na przykład dzisiaj, że no, możesz sobie sprawdzić rozkład autobusu w internecie i to jest praktyczna korzyść wynikająca z tego, że, 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 że z niego korzystasz, tak, ale wtedy to nie było takie łatwe, dlatego, że tego typu rozwiązania no, jeszcze nie funkcjonowały, a jeśli funkcjonowały, to były niszowe lub nie funkcjonowały w Polsce, na przykład, tak, więc, więc tak. No ale dobra, to przejdźmy sobie może do, do, do kolejnych metod komunikacji, które internet proponował, czyli do Uznetu i do, i do IRC, czyli do IRC. Um, tutaj wspomniałeś w rozmowie przed nagraniem, że Usenet całkowicie Cię ominął. No, mnie też muszę mm -hmm. powiedzieć, no, IRC też mnie całkowicie ominął. Chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę załapałem się prawie, dlatego że moje pierwsze właśnie takie już powiedzmy bardziej zaawansowane podrygi internetowe to były jakieś okolice. 2001-2000 roku, więc jakby też w ogóle wiem, że ludzie jeszcze wtedy ircowali, no, ale, a, ale jakby już też weszły wtedy zupełnie inne formy komunikacji ja byłem zdecydowanie po stronie forów, a później gadu-gadu, tak, początkowo niż, niż po stronie irca. No i ten Usenet, on jest istotny dlatego, że on przez jakiś czas był najpopularniejszym sposobem używania internetu. No i Usenet, jeśli można byłoby go tam jakoś podsumować, no to służył, no właśnie, do komunikacji wiadomości tak, Banał, natomiast służył do, do komunikacji, która była e, realizowana, powiedzmy, przy pomocy czegoś, co, co, co wygląda, e, wygląda jak wczesne wersje, powiedzmy, e, Outlooka, tak, czy jakiegoś innego przeglądarki, czy, czy powiedzmy platformy do przeglądania e, maili, przy czym tutaj przeglądano listy dyskusyjne, e, no i, i, i z tym, że Usenetem e, związane było e, właśnie z etyety, o której wspomnieliśmy na początku. Netykiety, czyli no właśnie no, sieciowego savoir savoir-vivre, etykiety postępowania internetowego, która dzisiaj w zasadzie jest memem i kiedyś też była memem. Tak? W sensie ja mm -hmm. pamiętam tego te 2021 roku, gdy już wtedy ludzie mieli em, bekę z etykiety, no bo no, to właśnie, tutaj otwieramy po prostu takie wspaniałe narzędzie, jakim jest internet, już widzimy, że w ośrodkach e, po prostu uniwersyteckich są głuwe łaby na serwerach, ale jednocześnie słuchajcie, no etykieta, musimy tutaj dbać o to, żebyśmy się nie pozabijali w tym internecie, bo, bo co to jeszcze, bo co to, to będzie, nie? To jakieś takie ba bardzo ładne i idealistyczne działania, ale, ale nie wiem, kojarzy mi się trochę z jakimś z takim prymusowskim podejściem, że tak. jest w klasie. Się jakoś taka, ej, słuchajcie, no nie kłóćcie się między sobą, dlatego że nie wolno się kłócić, bo pobijecie się jeszcze i przyjdzie wychowawczyni, nie? Znaczy... Tak, 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 tak. tak, <grym> tak. O etykiecie na poważnie mówił ci ten informatyk albo ta informatyczka, która zrobiła szybko jakiś podyplomowy kurs, tak. bo miała za mało godzin w szkole. Jeżeli to był informatyk, informatyczka, właśnie Zajawkowicza, którzy byli po prostu w tym wszystkim od zawsze, nie? I tam jeszcze w latach 80. czytali bajtki, to oni na pewno mieli na to wypierdolone, nie? <grym> Tylko tam, tam, właśnie tamta, czy tamta ten przeczytali że no teraz ta etykieta jest no to trzeba Trzeba o tym powiedzieć. No tak. No. To jest przedziwne, bo jak się okazało na polskiej rządowej stronie, to znaczy na gov.pl została opublikowana nowa etykieta. to znaczy ona gdzieś tam funkcjonuje, jakaś tam jakoś tam w różnych wersjach, ale jest dostosowywana do zmieniającego się internetu, zmieniających się czasów. Więc tak dwa lata temu opublikowano jakby co zbiór nowych przepisów, tutaj między innymi szanuj innych w internecie, traktuj ich tak, jak sam chcesz być traktowany, nie obrażaj i nie poniżaj. Dobrze, nie? W sensie no, dobrze. So, tak. pozdrawiamy przy okazji ludzi w średnim wieku, którzy komentują e, artykuły na wyborczej albo na gazeta.pl albo na wirtualnej polsce na, na Facebooku. To są ich wnuczki, które się logują i po prostu piszą za nich. To nie może być, tak, siwe włosy, nie można ich jak, jakkolwiek łączyć tutaj z jakimś. Ja jakimś myślę, chamyśle, że wiesz panem, co? Ja, ja myślę, nim. że kto za młodu nie przestrzegał etykiety, ten się tego nie nauczy, już tak. z osobą w średnim wieku, osobą starszą. Pisz poprawnie, pamiętaj o ortografii, interpunkcji. No nie, nie, nie. umówmy się, nie, nie, nie się to do końca, a przecież w pewnym momencie w przeglądarkach pojawiła się ta opcja podkreślania tak, wiesz, w tamtym czasie jeszcze tego nie było, że nie? ci mm. podkreśla błędy, że jest w ogóle polska wersja językowa, a, ale jednak niektórzy nie, nie korzystają z tego, nie? Przestrzegaj regulaminu danego portalu, forum czy czatu. Nikt po prostu, nikt nie czyta absolutnie żadnych regulaminów. Nie pisz swoich wiadomości wielkimi literami. Ja bym nie mógł żyć bez kapsloka, nie wiem jak ty, ale no kurwa. Pozdrutada, no, nie? No, tak, tak, nie dość. <słysza> Przy okazji też Roberta Smitha z The Cure, pozdrawiamy, bo ma, po prostu... <słysza> tak on też? Tak, no nie, nie ma okay. opcji, tak on sam pisze na... Facebooku Cure często i tak, i to jest zawsze krzyk. Nie nadużywaj emotikonów. No da się bez tego żyć, nie? Chociaż, no, używa się tego ironicznie. I Jeszcze przepraszam tego, tego, tych kapstoków, no nie? No to Ted ma na to wyjaśnienie, które jest całkiem rozsądne, w sensie on mówi, że część komunikatów po prostu na jego socialach to są komunikaty od jego tam ludzi związanych z nim, od jakiegoś tam managementu i tak dalej, a te kapstokiem są jego, więc tak. powiedzmy, Tak. Robert Smith tak samo robi. Tak, znaczy, to jest, tak, tak, to tak. Jest to jakiś powód, nie? Tak, tak. Są to też podobni, podobni artyści. Nie bądź trolem, no to, to zjawisko trolem. Ono może nie umarło całkiem, ale też ta anonimowość, internet troszkę się pozmieniało. Też duże portale częściowo wyłączyły komentarze, i słusznie, że tam tak. Jaś śmietana z Onetu po prostu musiał przenieść się tam na inną platformę albo znaleźć sobie, nie wiem. Z znajomych, czy coś takiego. Nie spamuj, nie wysyłaj łańcuszków szczęścia, i tak dalej. Teraz to mamy listy, że tam twój daleki krewny coś tam ci zostawił w spadku, mm -hmm. nie? więc tego, tego typu forma. Szanuj cudzą własność intelektualną. To, to jest przed nami jeszcze. To znaczy nie przede mną i przed Barskiem, tak. ale generalnie, jeżeli chodzi o, o internet, również jakieś takie duże postaci na Instagramie, i tak dalej, no to jest z tym różnie. Nie, nie chcę mówić nazwiska, że ale jest dużo takich, <laughs> takich postaci. Tak, no, no to też jeśli chodzi o, o spamowanie łańcuszkami, to faktycznie, wydawać mi się to mogło, że to, to nie jest jakiś taki duży problem dzisiaj, ale faktycznie na początku lat zerowych, no to była jakaś po prostu, to, było, to, to był jakiś koszmar, nie? Znaczy faktycznie bardzo często chodziły, przychodziły na skrzynki jakieś takie maile. Pamiętam do dzisiaj łańcuszek z takim zdjęciem, ja nie wiem, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, e, gdzie tam byli jacyś tam japońscy nastolatkowie, tak, a za nimi był las i w tym lesie była jakaś taka postać w ogóle, tam, tam wklejona ona i, i no i oczywiście, że tam umarłeś, jeśli nie podałeś, nie podałeś dalej e, i pamiętam dużą rozmowę w domu na temat tego, czy to wysyłać, czy nie, znaczy ja byłem za tym, żeby nie wysyłać, ale e, ale <grym> faktycznie um, ja, ja nie chciałem tego wysyłać nie dlatego, że, żeby tam się po prostu jakoś zbuntować, tylko dlatego, że po prostu już wtedy na wysokości tego 2001 czy 2002 roku byłem przekonany, że to bez będzie siara, tak? Jak to wyślę do znajomych z klasy, dobie kurwa wyśmieją, no nie, bez przesady. Nie będę, nie będę robił z siebie debila. E, no ale dobrze, jeszcze jest tak sprzeciw się hejtowi, to jest punkt dziewiąty na etykiety. E, reaguj, gdy zauważysz, że ktoś jest poniżany w internecie, bardzo ładne hasło. I oczywiście, no skuteczne, znaczy, rzeczywiście w ciągu ostatnich 20 lat nie widziałem ani jednego przypadku hejtu, nie widziałem ani jednego mm -hmm. przypadku poniżania. E, to się nigdy nie wydarzyło, nie? Więc, więc cieszę się, że ktoś pomyślał o tym tak wcześniej i już wprowadził takie zasady. Uważaj na fake newsy, znaczy wydaje mi się, że to może być dopisane, bo no tak, tak, fake tak, news to jako, jest, jako zjawisko. To jest aktualizowane, no. Tak, tak. tak. Fake, fake news jako zjawisko, e, takie nazwane powiedzmy jest, e, jest już raczej Współczesne i dbaj o swój wizerunek w sieci. Nie publikuj w sieci wrażliwych danych, prywatnych informacji czy zdjęci filmów. To jest dziwne. Znaczy, to jest dziwne, dlatego że wtedy to miałoby jeszcze sens. Znaczy, faktycznie byłby w pierwszych latach, znaczy, w latach zerowych było raczej tak, że ogarnij się, jeśli chodzi o opublikowanie swoich zdjęć, tak? Nawet jak weszły te pierwsze serwisy społecznościowe, jakieś grono, czy nasza klasa, to, to, to wciąż jeszcze było tak, że, że raczej nie wrzucało się własnych zdjęć, no bo ktoś mógłby je wykorzystać, czy, czy, czy. A już w ogóle zdjęć w połączeniu z, z miejscem zamieszkania, no, kurczę, no, były osoby, które tego nie robiły. Z połączeniem z adresem, owszem, ale pamiętam że są naszą klasę i równoległe fotka.pl, które się opierało wyłącznie na tym. Tak? Ale ja nie mówię, że nikt tego nie robił. Mówię, że była część osób, która po prostu bardzo ostentacyjnie tego nie robiła i na przykład nie, na gronie używali tylko i wyłącznie nika, tak? bo tam nie trzeba było podawać nazwiska, tylko mógł być jakiś tam nik. Nie? Więc po prostu były de facto takie trochę konta, które przypominały te konta onetowe. Nie? Dopiero Facebook prowadził obligatoryjne dzielenie się swoim nazwiskiem. Nie? Więc, yy, więc więc były takie osoby, które bardzo na to uważały. Tak? No i zresztą no być może słusznie. Pewnie, nie, tak pewnie słusznie, ale z tego co pamiętam, to była jednak garstka osób. O, też myślę głównie o naszej Klasie, bo to był dla mnie pierwszy portal mm. społecznościowy, z którego korzystałem i ona była pełna ryjów, ryjków, ale tak, jeśli chodzi o prywatne informacje, wrażliwe dane, polecamy też influencerom, znanym osobom, które kupczą dziećmi, niemowlętami, po prostu od momentu narodzin też można by z tym spasować, tak, więc ewidentnie jest to zaktualizowana wersja na etykiety. Kto wpadł w ogóle tam. Nie, nie wiem, które, do Ministerstwa Cyfryzacji pewnie, to była strona rządowa ogólnie, to z czego cytujemy, po prostu gov.pl, mm -hmm. czy tam ktoś w kancelarii nie, premiera, no, kto na to wpadł i uznał, że to jest świetny pomysł. Premier Morawiecki że powiedział, słuchajcie, trzeba zrobić porządek z tym internetem, nie tak, może tak, tak. być. Wchodzę... To nie jest pomysł starzysty, to są jednak młodzi tak. ludzie, nie? Wiesz, po prostu, faktycznie premierowi się przypomniało, że wychodząc, mów... a, jeszcze jedno, jeszcze pamiętam. To, to tak... nie może tak być, że wchodzę do internetu i raz od chłopie wyzywają. To nie może, tak, tak, tak. Jest? Napisz, że sprzeciwiam się, hejtowi. Nie, że, że trzeba się sprzeciwiać. To jest taka dezyderata po prostu nie, cyfrowa, no, ale tak jak mówimy, rzecz zaktualizowana, jak to wyglądało w tych czasach usenetowych, No, tak naprawdę podobnie, tylko że ta etykieta głównie dotyczyła właśnie zwykłych jakichś tam e-maili, grup dyskusyjnych, e, wspomnianych, wiele punktów się tam pokrywało z tego, co widzieliśmy. Tak, poprawność językowa, unikaj kapsloka to wszystko było, ten temat. Temat Usenetu i etykiety poruszono w czasopiśmie Internet w lutym 96. I czytamy tam między innymi o łańcuszkach. No właśnie, to nie jest rzecz z czasów gadu-gadu, chociaż na gadu-gadu było tych łańcuszków w cholerę też, nie? Mm -hmm. też takich creepy. Łańcuszków. A jak papież umarł, to ile było? Ale no, wtedy akurat słusznie Bartek, nie? Ale zwykle to były jakieś głupoty. No i tutaj w internecie czytamy, że w stosunku, no jest mowa o tych łańcuszkach. W stosunku do tego typu łańcuszków wskazana jest jednak duża doza krytycyzmu. Znaczy, to nie jest postawione na zasadzie, że, wiecie, to jest wszystko bullshit, nie? Tylko Tutaj jest jeszcze. jakiś taki dystans. Nie, nie, nie wszystkie są prawdziwe, tak? <grym> gdyż te o świętych są prawdziwe. Gdyż rozpowszechniane przez nie wiadomości często należą do tak zwanych miejskich legend w nawiasie. Urban Legends. Miejskie legendy są wiadomościami nieprawdziwymi lub dawno nieaktualnymi, których żywot jednak, mimo wielokrotnego dementowania, jakoś nie może się zakończyć i wciąż krążą z ust do ust. Co jakiś czas ktoś nieświadomy nieprawdziwości informacji ponownie wskrzeszają i w dobrej wierze puszcza w To obieg. nie jest do definicja do końca dobra, nie? To nie jest. Nie to, 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 tak, ja też słyszałem inną, ale te łańcuszki też wtedy miały taką formę po prostu analogową, nie? Jeszcze jakieś takie mm. rzeczy z rozsyłaniem listów. No i właśnie a propos tego, czytamy tutaj w internecie dalej. Przykładem miejskiej legendy funkcjonującej w Polsce w nawiasie jednak nie za pośrednictwem Usenetu, lecz tablic ogłoszeniowych różnych instytucji i zakładów pracy, na których co jakiś czas pojawia się kolejne wcielenie tej wiadomości, to jest cały nawias, jest prośba o pomoc w zebraniu odpowiedniej liczby kodów kreskowych wyciętych z opakowań towarów za które autor prośby ma nadzieję otrzymać z Niemiec w nawiasie nie wiadomo dokładnie od kogo wózek inwalidzki czy inny sprzęt medyczny dla kogoś chorego. W juznecie najbardziej znaną miejską legendą jest historia o chłopcu nazwiskiem Craig Shergold umierającym w szpitalu na nowotwór mózgu, który przed śmiercią ma jedno marzenie. Znaleźć się w księdze rekordów Guinnessa jako osoba, która otrzymała najwięcej na świecie kartek pocztowych. Listowi towarzyszy więc apel o wysłanie kartki do nieszczęśliwego Craiga, aby pomóc mu w spełnieniu jego marzenia. Jeżeli jednak otrzymamy taką wiadomość nie wysyłajmy kartki. Cała historia miała bowiem miejsce w roku 89. Rekord został umieszczony w Księdze Guinnessa w 91. Zaś sam Craig został szczęśliwie zoperowany i cieszy się dobrym zdrowiem. Zaś szpital, w którym niegdyś leżał, to tak przy okazji J język w tych czasopismach to jest akurat czas bismo ściśle o internecie, ale mamy też dużo przykładów takich gierkowych. To jest, to jest szalona rzecz. Zaś szpital, w którym niegdyś leżał, jak i fundacja, która pierwotnie rozpropagowała po świecie jego prośbę, dzięki, w cudzysłowie, żyjącej swoim własnym życiem historyjce, wciąż dławią się, czy tam jak jest, stosami kartek napływających z całego świata. No tutaj jest mowa o szczęśliwym zakończeniu, ale ty sprawdzałeś, niestety sprawdzałeś temat i okazało się, że ma to swoją kontynuację, nie? że ten temat jeszcze gdzieś tam istniał. Tak, to istniał. No Schergold nie żyje uh Tak, już zmarł na początku pandemii, na COVID. Miał 40 lat, natomiast no, ta cała historia w ogóle tutaj warto już, trochę tutaj się na niej skupić, dlatego że do dziś powstają teksty na temat Szaglda. Jest na przykład tekst Rolando Schulza z Jedewcze Zeitung przedrukowany w onecie, przetłumaczony na Polski tłumacz podpisany tylko inicjałami, więc nie jestem w stanie zidentyfikować. Natomiast czytamy w tym tekście, że amerykański miliarder John W. Klug, pisze w nim, że. Craig nie potrzebuje pocztówek, tylko profesjonalnego leczenia. Płaci za nowatorską operację i głos udaje się usunąć. Craig Shergold jest wyleczony, z życzenia przychodzą jednak nadal. Nie tylko dla niego, lecz również dla Craiga Shefforda, Craiga Sherforda, Craiga Sherolda, Craiga Shirgolda, Craiga Shepherda, Craiga Grega Sher... <gryg 'a> Sherwooda, Johna Craiga, to już ktoś w ogóle jest ten. Craiga Johna, no to jest typowa po prostu sytuacja pod tytułem Głuchy Telefon, tak? Tylko, że z jakiegoś powodu ktoś przekręcał nazwisko na piśmie, tak? No bo to jest już dziwne, nie, że ten... Jak? jak? John Craig na przykład. A, ok, John Craig, dobra. I Craiga Johna. Wszystkich e, zamieszkałych pod jego adresem. W marcu 91 roku liczba listów przekracza 33 miliony. Ktoś zmienił życzenie Craiga w łańcuszek, który powiela się szczególnie szybko przy użyciu nowego medium, czyli internetu. Teraz cud zmienia się w epidemię. Tak? W 93 roku poczta odnotowuje 100 milionów dostarczeń pod adres Craiga Shergolda. Guinness anuluje rekord i jednocześnie kategorię największej ilości otrzymanych kartek pocztowych. Shergoldowie występują w telewizji, błagając, żeby nie przysyłać im już więcej kartek. Na próżno. Craig Sher Szergold staje się legendą internetu. Jest wciąż małym chłopcem z rakiem nazywanym Cancer Boy. Yes. E, historia Craiga, no, historia Craig staje się wzorem dla tzw. wyciskaczy US, maili, w których rodziny błagają o pomoc dla chorego na raka niemowlęcia lub dziewczynki cierpiącej na białaczkę. Koniec lat 90., Craig ma 20 lat, całkowitą liczbę kartek szacuje się na 250 milionów. Jesteśmy straszliwie wdzięczni za te listy, ale chcemy wrócić do normalnego życia, mówi Marion Shergold. E, ostatnie szacunki pochodzą z 2007 i opiewały na 350 milionów kartek. No i tam dalej jest historia o tym, że one już nie docierają do Sheregolda, dlatego że kraj Szergolda po prostu przeprowadził się, albo może mówiąc inaczej, po prostu uciekł z tego miejsca zamieszkania. No bo, no bo ja się nie, nie dziwię, no, to, to jest taki taki, no właśnie, wczesny, bardzo wczesny, no bo początek lat 90., tak i pierwsza połowa. Eee, przykład tego, że internet potrafi być absolutnie wspaniały, jeśli chodzi o, o, o na przykład, nie wiem, pomaganie ludziom, tak, bo bardzo często zbiórki, które są słuszne, ze wszech miar udają się. Eee, na przykład zbiórki na wspaniałe podcasty, takie jak Podcastek, które te zbiórki można znaleźć na przykład w serwisie się patronite, ale też raz na jakiś czas internauci potrafią internauci, znowu używam tego słowa, ale ono jest rzeczywiście wygodne. Chociaż dziś już głupie, ale jednak wygodne. Internauci potrafią zaangażować się w jakąś najgłupszą rzecz na świecie, która jest zupełnie niepotrzebna do niczego, ale jest zrealizowana i czujemy się troszkę lepiej po tym, że kliknęliśmy w jakiegoś maila albo w jakiś buton, albo coś. Co nic nie da, ale, ale coś tam zrobiliśmy. Nie? Szernęliśmy informację o piesku w schronisku, który jest, znaczy, albo zaginionym piesku w innym województwie, na przykład, nie? Ale spoko nie. nie no, używaj, używaj słowa internauta jak najbardziej ja chciałem podkreślić, że gdy dziś w tym odcinku mówię internet, to wielka litera jest na początku, żeby było jasne. Nie? Oczywiście, oczywiście. No. No. Ale z wszystkiego szacunku wobec kogo? Wobec Waldemara Pawlaka przede wszystkim. Z Waldemara Internetu, tak się nazywa Waldemar Ten zapis, internet wielką literą, on jest cały czas stosowany i on jest już zupełnie bezsensowny, nieuprawniony. To już jest tak powszechne po prostu medium. Nie? nie mówimy o telewizji wielką literą, tylko po prostu o, o małej, małej telewizji, więc to jest dosyć, dosyć dziwne. Tak, netykieta, useNet, no i wspomniany tutaj już IRC. No o tym. Czym jest Irsno i informowali nas autorzy z magazynu Wiedza i życie. Jest to magazyn dosyć ciekawy. Często po niego sięgam, jest miejscami zabawny, w przypadkowy sposób. W 95 roku wystartowali w wiedzy i życiu z działem Internet, a w 96 roku, no właśnie, tłumaczyli, czym jest IRS. No, o to jest tam mowa o tym, że tam umożliwia dyskusję w tym takim czasie rzeczywistym i tak dalej, że potrafi połączyć ludzi będących nawet na różnych kontynentach. Przy czym płaci się za to, jak, normalne, jak za normalne używanie internetu, czyli w zasadzie jak za rozmowę telefoniczną. To jest właśnie znowu ta tak samo jak w przypadku Usenetu, tutaj, optymistyczna wizja, że tutaj się możesz połączyć z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, tu możesz gadać po prostu, wiesz, jak najęty w cenie rozmowy telefonicznej. Potencjalnie jest to sposób na błyskawiczną wymianę poglądów i informacji pomiędzy ludźmi o podobnych zainteresowaniach, niezależnie od miejsca zamieszkania. Niestety, Irc jest także miejscem zdominowanym przez osobników, których znajomość techniki wydaje się odwrotnie proporcjonalna do ich kultury osobistej. Wielokropek tutaj wiedza i życie przestrzega, że nie każdy potrafi się zachować, nie każdy przestrzega zasadne etykiety. Kto nie przestrzega głównie? Oczywiście Polacy, no bo w czasopiśmie Internet z maja 96 roku, no czytaliśmy o tym, że to już nie jest ten Irc, co kiedyś. 96 rok, kurwa, nie? Promil ludzi ma Internet, ale czytamy tutaj o wojnach opów. Starzy wyjadacze polskiego IRS twierdzą, iż kiedyś było to całkiem przyjemne miejsce. Obecnie jednak wzrastająca popularność tej usługi przyciągnęła do niej wielu ludzi o stylu zachowania, powiedzmy dalekim od kulturalnego, którzy wpadli na pomysł uczynienia z IRC swoistego pola bitwy. Daje się to zauważyć przede wszystkim na głównym polskim kanale hashtag Polska, na którym prawie zawsze toczy się jakaś wojna. Czy Polacy po prostu wkroczyli do internetu, tak jak wkraczają w każdą dziedzinę życia? Nie? Tak. Zaczęli się regularnie napierdalać. najłagodniejszym atakiem z jakim można się spotkać, jest obrzucenie kogoś ni stąd ni zowąd wyzwiskami przez cudzysłów wojownika. Innym często popełnianym aktem ircowej agresji jest tak zwane flodowanie, czyli zalewanie kanału, bądź w nawiasie za pomocą message, MSG, pojedynczego użytkownika potokiem szybko wysyłanych komunikatów. Zazwyczaj jest to robione maszynowo za pomocą skryptu, który uniemożliwia zaatakowanym w ten sposób użytkownikom dojście do słowa. Tutaj też przyznam i miałem właśnie jakieś takie na początku, powiedzmy, XXI wieku, doświadczenie ircowe. No, i niestety, napierdalanie w klawiaturę i robienie takich bloków tekstów, mm -hmm. żeby ta druga osoba się nie odezwała, to było, było grane. Było to niepotrzebne. To się dzisiaj kontynuuje na czatach, tak jak jest YouTube na przykład i masz relacje na żywo, nie? To tam się dzieje plus minus. Tak, to zawalanie samo ircu, często nie. to jest wywoływane jakąś komendą, że, ej piszcie na czacie tam JP, nie? czy coś tam, aha, i ile są jakieś takie bloczydła. Czytamy dalej: Ircowi piraci podszywają się podniki innych, nieznanych osób, korzystając z ich chwilowej nieobecności na IRC. Fałszują swoje nazwiska i adresy e-mailowe. Robią to na ogół w celu uzyskania OPA od bota pilnującego kanału. Natomiast mając już OPA, idą na całego. Odbierają OPY innym użytkownikom na kanale, wykopują ich z kanału lub banują. Do tego celu posiadają nawet specjalne, w cudzysłowie, skrypty wojenne, które na przykład hurtowo wykupują wszystkich użytkowników z kanału. Jeżeli na kanale rozgorzeje walka kilku osób wyposażonych w takie narzędzia, zwykły użytkownik chcący sobie porozmawiać, na ogół nie ma tam czego szukać. No czyli jak zwykle bydło się po prostu zjechało, tak. nie? Tak miała być rozrywka, ale, ale wyszło jak zawsze. To jest w ogóle mega ciekawe, że, że, że jakby tak pod kątem socjologicznym, czy w ogóle jeśli mów, możemy tutaj powiedzieć górnolotnie o naturze człowieka, tak? Że jak dajesz komuś taką, taką możliwość, żeby komunikować się z kimś z grubsza anonimowo, no to pierwsze, co, 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 co robi część ludzi, to jest po prostu zrobienie tego, czego nie mogą zrobić w życiu prywatnym, tak? Na, na żywo, czyli raczej rzadko się zdarza, że ktoś dzisiaj podejdzie na ulicę i powie, ty to I pójdzie dalej na przykład. Nie? A ty możesz to zrobić, nie? Jak, możesz <laughs> przetestować, jaka będzie reakcja, Jakby to jest coś, co, co jest nie do końca zrozumiałe dla mnie, no bo ja rozumiem na przykład fludowanie w tym znaczeniu, że jeśli ktoś e, d, napisze jakiś taki fajny skrypt, który zalewa po prostu cały czat, no to jest fun, bo, bo zrobiłeś coś, co wkurzy ludzi w jakiś tam sposób, co nie? Rozumiem też to przejmowanie opów i tak dalej, ale <laughs> to samo wyzywanie ludzi, to ja pamiętam do dzisiaj mecze w counter Strike, gdzie e, no akurat tutaj muszę powiedzieć, że mm, próby gry z rosyjskimi graczami albo z rosyjskimi klanami to było coś, tak? No bo tam rzeczywiście raz na jakiś czas było tak, że wpadała jakaś grupa, grupa ludzi, którzy mieli wszyscy uruchomione, wiesz, mikrofony i po prostu wszyscy darli mordy, wszyscy wyzywali twoją matkę, wszyscy mieli po prostu, krzyczeli na ciebie strasznie mocno i jeśli to był ogarnięty serwer, to po prostu wywalało na tych ludzi i nagle się robiła taka cisza, no nie? Wiesz, i miałem ileś razy takie, takie doświadczenia właśnie z Rosjanami, bo jakby jestem w stanie rozpoznać no, rosyjski no, język. No, tak, to, tak, tak, więc tak, no, tak, było... Było dotkliwe. Ja to robiłem w formie bez audio, to znaczy że na czacie ogólnym, tam Onetu na przykład, czy tam na interii się pisało rzeczy w rodzaju już tam, e, Inter, kurwy, i wtedy są dwie kategorie ludzi, którzy do ciebie je napiszą. Jeden to będzie tam kibic, powiedzmy, że Juventusu i będzie pisał, o dobrze, dobrze, i jest gadka wtedy. Gadka, która się opiera tylko na jakichś takich po prostu, wiesz, komendach, na zasadzie no najlepsze, Forza, coś tam, coś tam. A druga kategoria to ci, którzy będą cię cisnąć, więc tak przy okazji a propos tej optymistycznej wizji, no, było to zupełnie bezcelowe, nie? Znaczy, wiesz, komputer do nauki typowo. I trzecia grupa, czyli ci, którzy wchodzili, proszę przestrzegać etykiety, nie wolno pisać takich rzeczy, nawet jeśli nie lubisz jakiegoś klubu piłkarskiego. Tak, wtedy... ale na sportowych tego nie było, nie? Na sportowych nie było, na było, nie było miękkiej gry, tylko na jakichś takich, powiedzmy, bardziej zaawansowanych tematycznie. No a właśnie, no widzisz, no tutaj są te, w, wojny opów, no Irc, wtedy się o tym za bardzo nie mówiło, że Irc może być coś niebezpieczne, to nie było jeszcze tak rozwinięte, że właśnie, że to potrzywanie może prowadzić nie tylko do tego, że zgarniesz opa i się zaczną wojny, tylko że faktycznie kogoś w coś wciągasz, na przykład, także prowadzisz do jakiegoś Spotkania na żywo. No, w rojście Millennium jest taki wątek. Nie będziemy tutaj wrzucać wam spoilerów, ale jest to dosyć istotny wątek dla całej tej intrygi kryminalnej. Zachęcamy, żeby sobie sprawdzić, bo jest to już dostępne. Ale tutaj mamy jeszcze taką wizję, no właśnie, że z jednej strony fajnie, z drugiej strony niektórzy robią, robią bydło, ale no nie jest to jednak realne zagrożenie, to, że ktoś tam floduje na czacie. No okej, okay, prawdopodobnie się jakoś tam jakoś wydźwigniesz. Wracając do wiedzy i życia. Oni w 97 roku w lipcu no, opublikowali taki podręcznik, samouczek właśnie tego irsowania i poświęcili dwie strony na wylistowanie tych takich właśnie jużnetowo ircowych skrótów. Są tutaj różne emotikony, są tutaj różne skróty, to są oczywiście skróty z języka angielskiego. Jak tak patrzę na to, no część oczywiście się przyjęła. No, używamy, nawet my w naszych rozmowach używamy tego imho, 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 tak, w mojej skromnej opinii. Moim skromnym zdaniem, ale niektóre są naprawdę już takie, wiesz, mocno, mocno wymyślne i bardzo długie, że już, już mam momentami wrażenie, że szybciej będzie napisać po prostu to zdanie, niż zastanawiać Ta. się, kurwa, jaki był skrót do tego, nie? Jaki był skrót? I, C, O, C, B, w. I could, of course, be wrong, nie? Oczywiście mógłbym się mylić. Nie, to już po prostu napiszę, że mogę się mylić. Nie, 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 nie warto tego robić. Tak, to faktycznie są takie rzeczy, które są y, zupełnie nieużywane, tak, typu tam kiss na przykład. Tak? Taki ładny kiss wydawać by się mogło, że ktoś ktoś życzy Ci dobrze i chce Cię całować na przykład polityki, a tu się okazuje, że tu chodzi o to, że keep it simple, stupid, nie? Czyli zrób to prościej, tam, prostaku, nie? Więc, więc jest to, dzieją się takie rzeczy, nie ma tych takich, które na przykład przeszły do dzisiaj, na przykład tam TBH, to be honest, nie, którego ja używam może trochę za często, nie? Ale... Tak, też e... tego używam, no. No, mhm. nasze znaczy to jest bardzo wygodne, tak to, więc, więc ten. E, natomiast to też wielokrotnie zdarzały się wtedy, w, zwłaszcza w tygodnikach opinii w latach zerowych, takie próby egzotyzowania internetu, nie, że o jezu, to do ty, tego ty internetu wejdziesz i będą do ciebie pisali ludzie i to cholera, stan w ogóle nie wiadomo, co oni piszą do ciebie. nie, to albo cię wyzywają od kurew, albo po prostu piszą, e, na przykład Y, A, F, I, Y, G, I to jest. You asked for it, you got it. Nie czy pytałeś o to, więc się dowiedziałeś, nie? I, i, I tutaj w ogóle musisz się przygotować, musisz przeczytać cały słowniczek zwrotów. No nie, no nie było tak, no, faktycznie czasem ktoś używał lol, rofl czy rofl jest dzisiaj już martwe, nie? No. Albo btw by the way. E, natomiast no, tak generalnie no, to wystarczyło, nie wiem, jeden wieczór nauki, i znałeś najważniejsze, e, najważniejsze rzeczy. No i oczywiście były emotikonki, które też były jakimś nie wiem, chyba miały przerażać osoby w średnim wieku. Bo, bo, bo one w ogóle to, to nie były słowa de facto, tylko twarze zbudowane z, ze znaków interpunkcyjnych, z, z cyfr i, i liter. No ale jakby też no, w zasadzie używało się czterech, pięciu tak na gadu czy gdzieś, a, a nie używało się na przykład takiej emotikonki jak procent, dywiz, e, d, kwadratowy nawias otwarty, duże i kwadratowy nawias zamknięty. Przepraszam trójkątny nawet nie kwadratowy i to jest jestem pijany ze szczęściem mm -hmm. no może użyłem 13-14 razy tego w swoim życiu ale nie więcej o, nie? Tak, to, to w ogóle mam wrażenie że oni się dobrze, dobrze bawili bo jest też na przykład emotikonka no w tym momencie jeszcze to słowo nie funkcjonuje tak, w, w polskiej prasie ale z emotikonka no znak większości mniejszości chyba duże i dywiz, no i Nawias okrągły otwarty jestem Chińczykiem i nie lubię tego typu żarców. Nie? Tak, to, to, to jest bardzo, bardzo specyficzne, to znaczy mało jest momentów w życiu, nawet jeżeli jesteś z Chin, tak. w których możesz, e, możesz z tego korzystać, jest właśnie uwielbiam malarstwo abstrakcyjne. E, dziwne dziwne, i właśnie a propos tego, co mówiłeś, że jakieś takie pompowanie, że tak, tak się mówi, tak się mówi w internecie. To tutaj w tym materiale Bogdana Misia dodajmy. Bogdan Misia jest autorem. W tym materiale jest przykład takiej wiadomości. Uff, drogi Janku, otrzymałem twój list. 8, dywiz O. FYI, przesyłam ci formularz ankiety. F-I-T-B i -T -B i, odeśli. I -M -H o ona jest OK. Co do mojej opinii Ani Y-A-F-I-Y-G-I-T-T-B-O-M-K-H-H-O-J. A, -Y -T -T -H -H A zresztą, no jakby nie będę tego w całości, ale to jest jakieś takie po prostu pompowanie takiego przekonania, że wiecie, teraz tak jest to na web PL. Marcin wrzucał taką, taką reklamę WP, gdzie była mowa właśnie, zasejwuj newsy, coś tak, tam, tak, nie tak, wiesz tak. o co chodzi, wejść na WP i tak dalej, i tak dalej. Więc jakaś taka... Wizja i też odmalowywanie tego już później w jakichś tam filmach, nie? w jakimś tam tak. hakerze, na przykład, jakiegoś takiego sztucznego języka, to jest coś, co te właśnie niekoniecznie informatyczne, bo wiedza i życie to było takie czasopismo popularne, naukowe to jest coś, co bardzo chętnie pompowano. No? Tak, a przy okazji to są rzeczy, które. Wiadomo, że to jest żart i wiele z tych artykułów było pisanych w tonie żartobliwym i ten. Natomiast to wydaje mi się, że mogło jakoś tam wykluczać społecznie części społeczeństwa, tak? Jakby, nie wiem, osoby starsze, które chciałyby na przykład używać internetu nagle dostają na mordę po prostu jakąś taką informację, że musisz w zasadzie skończyć trzy fakultety, żeby, żeby, żeby z tego internetu korzystać. Tak samo dzisiaj jest trochę z tymi takimi tandetnymi tekstami o tym, że jak się mówi w korpo, z challenge'u i mi taska i b, 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 b. Nikt tak nie mówi, kurwa, no. Używasz Pewnych słów. Ale... Jasne, to jest bliższe prawdy, myślę, niż to, co wtedy pisano o internecie. Nie? To, że to wciąż jest oczywiście jakaś tam karykatura, ale to, co oni tutaj robili, to jest przegięcie. Wiesz, no, osoba starsza osobą starszą, ale pomyśl o tym, co jeśli jesteś tym nastolatkiem, który chce wejść do internetu i chce tam po prostu być już ogarnięty. nie? już nie, nie chcę nie, nie być traktowany jak nowicjusz i na przykład się tego na serio uczy, nie? i potem faktycznie przepisuje to na tym czasie, i to trwa, kurwa, i potem są te rachunki za telefon. Ale nie dlatego, że on tak długo siedzi w tym internecie albo że tak to eksploatuje, tylko dlatego, że on chciał sobie z kimś pogadać, więc to było zagrożenie realne tutaj. Tak, a potem wchodzisz na czat i okazuje się, że ktoś po prostu wyzywa twoją matkę i myślisz, a wszystko rozumiem, okej. Tak, po to czytałem. ludzie normalnie piszą. Jak w szkole mam. Jak w domu. Dobra, a co tam słychać dalej w roku 1997? No, dalej jest wolno jak cholera i drogo, jeżeli chodzi o ten Internet. Jeżeli chcesz go używać, tak po prostu w ciągu dnia, przez kilka godzin, chociaż to będzie traktowane jak uzależnienie o czym później, no, ale przynajmniej prawodawcy zaczynają jakoś na istnienie Internetu reagować. Nie tylko ci ze Stanów Zjednoczonych, ale też ci. Z Polski pod koniec 1997 roku wyborczej pojawił się artykuł Tomasza Bieniasa, tego samego, który napisał książkę internet, którą już dzisiaj cytowaliśmy, tekst pod tytułem Jak pc złamać ustawę. I tam już jest mowa o tym, że plik danych stanie się wkrótce dokumentem, hakera będzie można wsadzić za kratki. Nowy Polski Kodeks Karny zawiera przepisy przewidujące odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy użyciu komputerów. Kodeks wejdzie w życie 1 stycznia. No, i są tutaj jakieś takie konkrety, bo e, mamy tutaj wypowiedzi e, eksperta, który mówi o tym, że po wejściu Polski do NATO również włamanie się do Pentagonu będzie ścigane. Także w końcu, bo Rzecznie, wcześniej, wcześniej w, włamywaliśmy się na luzie, a tutaj ten. Y, Adamski mówi, że sprawcy trzeba udowodnić zamiar zdobycia danych, bezkarnie można więc włamywać się do sieci, testując system zabezpieczeń. W nowym kodeksie, według Adamskiego, jasny jest status wirusów, wolno je tworzyć, ale celowe rozpowszechnianie jest usiłowaniem przestępstwa. Także z tego śmieje, bo to fakt,

Temat, z którym nie wiadomo do końca, co zrobić, nie? jak to traktować wracając właśnie do tej ustawy o przyzwoitości? Co jest tutaj istotne kodeks zabrania kopiowania programów komputerowych, nawet na użytek własny, jeśli narusza to czyjeś prawa autorskie, tak? jakieś tego typu rzeczy. Jest jeszcze mowa o tym, że poważnym przestępstwem będzie komputerowy napad, w wyniku którego ukradniemy dużą sumę. Jaka to jest suma? Tutaj w artykule czytamy, że dokładnie 200 razy, przynajmniej 200 razy płaca minimalna, i można za to dostać. Wyrok 10 lat więzienia. 200 razy płaca minimalna to dzisiaj co kilkaset tysięcy złotych. No faktycznie nie oła suma, ale to pokazuje, że jest jakieś tutaj zamieszanie i nie wiadomo z czym to się je, nie wiadomo co robić. Wspominałeś wcześniej o tych protestach polskich internautów i o grupie hakerskiej Gumisie. No tutaj w 98 roku doszło do kolejnego strajku tej polskiej społeczności internetowej. On też został przez Marcina na web96.pl jakoś szerzej opisany, ale można tam znaleźć między innymi link do odezwy organizatorów tego strajku i można tam znaleźć też postulaty mianowicie czytamy, my polscy internauci w pełni doceniamy możliwości płynące z anonimowego, dostępowego numeru 0202122 jesteśmy wdzięczni za umożliwienie korzystania z niego. Niestety. Dziękujemy. Wysokie opłaty, które zmuszeni jesteśmy ponosić przy używaniu tego w cudzysłowie bezpłatnego podłączenia, a także innych płatnych numerów dostępowych powodują, iż w pełni z niego korzystają tylko osoby o wysokich dochodach, które z kolei mogą sobie pozwolić na wykupienie stałego łącza. Dlatego mając na uwadze rozwój polskiej sieci oraz udostępnienie Wspaniałego wirtualnego świata najmłodszym użytkownikom wystosowaliśmy następujące postulaty. Tutaj wśród tych postulatów mamy, żeby tam zarezerwować te numery, które zaczynają się od 020 0 na potrzeby wszelkich usług teleinformatycznych. Również y, chodzi o przydzielenie y, tych numerów dostawcom internetu prywatnym. Objęcie połączeń z numerami zaczynającymi się od liczb 020, kilkoma wariantami zryczałtowanej opłaty przy równoczesnym zachowaniu możliwości łączenia się z nimi na normalnych zasadach taryfikacyjnych, wprowadzenie obniżonej taryfy wieczornej, nocnej i świątecznej, rozwiązanie problemu zerwanych podczas logowań po Łączeń, poprawienie jakości łącz teleinformatycznych pomiędzy Polską a resztą świata. Tak mówiliśmy już o tym, że no to było wolne łącze, tak, i że to serwowanie to było raczej takie no, brodzenie w gównie, ale tutaj problem polegał też na tym, że na ten numer czasami trudno się było wdzwonić, to znaczy, że te sieci były przeciążone, a telekomunikacja polska niespecjalnie w to wszystko inwestowała. No a jak protestowano, no na przykład rezygnując z łączenia się z internetem poprzez telekomunikację polską w każdą niedzielę, co miało zmniejszyć ruch, ale też wpływy na konto telekomunikacji polskiej. Ten strajk trwał od końcówki 98 roku do października 99, więc prawie rok. No i był właśnie połączony też z atakami gumisów, tym razem na strony telekomunikacji polskiej. No i w międzyczasie, jeszcze w trakcie trwania tego strajku w lipcu 99, Tepsa wprowadziła to korzystniejsze naliczanie impulsów w godzinach. 22.8, co 6 minut, a nie co 3 minuty. Tylko czy miało to związek ze strajkiem? No trudno powiedzieć. No. Mamy tutaj taki tekst z wyborczej i tam wypowiada się Piotr Gawron, ówczesny rzecznik telekomunikacji polskiej, który mówi, że im się nie opłaca po prostu obniżać cen i inwestować w tę całą sieć, bo ta kasa z tych połączeń internetowych to jest niecały 1% wszystkich wpływów telekomunikacji polskiej, więc... Ciekawe czemu, no, ciekawe, ciekawe czemu, to po pierwsze. Po drugie, no, jako firma państwowa fajnie, że jest tutaj dbałość o jakiś taki rozwój technologiczny tego kraju, że, no, nam się to po prostu nie opłaca. No to, to super, to absolutnie załatwia sprawę. No tak, no to było wolne i faktycznie, jeżeli chodzi o dłuższe korzystanie, faktycznie dosyć drogie. Ten program Bankrut słynny e, autorstwa Krzysztofa przybyły, czy ten zliczacz takich impulsów, który tam informował, ile zostało już po prostu nabite, naliczone, no się pojawił dopiero na początku XXI wieku, więc musieliśmy e, działać jakoś tam powiedzmy ręcznie i, i kontrolować zegarek, więc to nie brzmi jak jakiś taki wielki fan, jakaś taka wielka wirtualna przygoda, jak myślisz o tym. Minęły kolejne trzy minuty, więc no posiedzę jeszcze, bo już mi nabiło im. Impulsji, tak nie więc miałem się już rozłączać ale w tej sytuacji nie ma nie ma to sensu. Tak no, dziwne, dziwne to jest bardzo. No i tak jak widzimy ten dostęp wspominałem, no działa w dwóch prędkościach. Też prasa nie do końca wiedziała co robić z internetem, no bo z jednej strony no musimy o tym pisać, nowe zjawisko, jasne. Ale z drugiej strony, do kogo tak naprawdę piszemy? Ten wątek jeszcze w wypowiedzi Marcina zresztą wróci: no bo ta typowo młodzieżowa prasa typu brawo pod koniec lat 90. dopiero zauważa, że ten internet istnieje. Z tego, co widziałem, to w brawo dział BrawoNet się pojawił dopiero w roku 2000. Brawo z Małpą. Tak, brawo, oczywiście, że brawo. Nie oni pierwsi, nie Bravo, ostatni. Nie? Brawo z Małpą. Tak, gdyby to zakazano prawnie, to by wszyscy się tam wie, że rozpadli, nie? A I to jest to cała dział typu, że tutaj są strony fanowskie na temat Natalii Orreiro, nie i możecie sobie wejść. W ogóle w prasie było sporo jakichś adresów internetowych do przepisania, ale na przykład w CD Action, no może nie informatyczne, ale no komputerowo, gierkowe pismo. Ten dział o internecie pojawił się dopiero tak naprawdę w 99, nie? A z kolei czasopismo internet w 95, a komputer świat i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie widać, że jest to próba jakiegoś takiego kompromisowego pisania, że z jednej strony dla niekumatych, żeby im przybliżyć, a z drugiej strony już dla tych serpujących, żeby im pokazać, że wiesz, no jakby my też wiemy, o co chodzi. Jest takie porozumienie, wiecie, my, my jesteśmy kumaci. No jest spore jakieś takie zamieszanie w tym czasie. Tak, ja w ogóle tak teraz mówiłeś o tym, przypomniałem sobie, że Arek Wróblewski, pozdrawiam serdecznie mm z wydawnictwa TM Semi, o którym nagraliśmy osobny, e, osobny odcinek. E, I tam też już gadamy z Akiem. On zareklamował stronę Spawn.com bodajże w, w jednym z odcinków, z numerów e, z komiksu Spawn. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jednak to mogło być moje pierwsze zetknięcie z internetem, bo po prostu brat mi pokazał, bo tam próbował się testowo łączyć i nic nie, nie, było dużo zdjęć jakiś, z jakichś konwentów komiksowych amerykańskich. Nic się tam nie doczytało, ale, ale, ale faktycznie było tak, że raz na jakiś czas po prostu dochodziły jakieś takie informacje, że wiesz, leci artykuł i nagle na samym końcu na przykład był jakiś taki akapit, że na marginesie. Jakby jeśli chcecie zgłębić tam, nie wiem, e, po prostu biografię Oziego zborna, to możecie to zrobić na stronie u -u, ta, Ozborne, ta, ta, ta. coś tam, coś tam, PRV, pl, tam czy coś, nie? I, i, i w ten sposób to, 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 to działało, nie? Jeszcze a propos tego, co wspominałeś o tych rozwiązań, tam regulacjach prawnych, które miały tam sprawić, że internet będzie czysty, moralny i chrześcijański, to, e, to jest bardzo śmieszne, że przecież wtedy, równolegle do, tych, do tego, jak internet się rozwijał w drugiej połowie lat 90. dokładnie wtedy polska prawica po prostu już tam bardzo się napiła na to, żeby zdelegalizować w Polsce pornografię, mm -hmm. nie? To jakby w, ogóle to w kontekście tego, jak dostęp do pornografii wyglądał już, nie wiem, 7-8 lat później, nie? To jest strasznie, strasznie zabawne, nie? Że, że, że chcieli w papierze z, z, zakazać nie? No gratulacje. No. Życzymy szczęścia i powodzenia, tak? Oczywiście nie udało się nawet w papierze, ale jakby się udało, to to byłby śmiech na sali, no, a ciekawe właśnie, czy w tym kontekście drukowanie adresów internetowych stron pornograficznych w prasie też byłoby <laughs> rozpowszechnianiem pornografii. To by był dopiero dylemat, nie? Tak, Tutaj tak, tak. po prostu studenci prawa do dzisiaj by to analizowali. No tak, tak. No, to było to dosyć powszechne właśnie takie papierowe tak? to papierowe informowanie o tym, co się dzieje. No i wracając właśnie do tych problemów z tym, jak informować, mamy Komputer Świat z 98 roku, numer pierwszy. No i artykuł, co można robić w internecie. No, tutaj w 95 startuje jakiś program w TVP o internecie, a tutaj w 98, co tu można w ogóle robić? No i tak w skrócie jest tutaj mowa o tym, że no jest strona Polskiego Radia, można tam słuchać radia, jest strona nie, Telewizji Polskiej. I nie można tam oglądać telewizji, ale za to są informacje na temat oddziałów regionalnych, więc w ogóle rewelacyjna sprawa. Bo stare logo TVP było tak brzydkie, takie kolorowe. Tak, 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 tak. 90'sowe takie. 80, tak, jest mowa o jakiejś encyklopedii i tam jest ogólnie ocena tych stron, że tutaj fajnie, tutaj przejrzyście, a tutaj troszkę za mało, no, wiadomo, ale najbardziej podoba mi się strona PKP. Jest tutaj mowa o tym, że PKP oferuje obszerny serwis umożliwiający odszukanie połączeń pomiędzy dowolnymi miastami Polski w zadanych godzinach. Jest on... Jest on dostępny tylko w języku angielskim, a to dlatego, że PKP korzysta z rozkładu jazdy stworzonego przez niemiecką firmę HAKON GmbH i tak dalej. No, genialne w ogóle rozwiązanie i tak. tak przy okazji te strony mają jakieś takie oceny właśnie, że tam jakość strony bardzo dobra i tak dalej. I jest tutaj takie kryterium jak polskojęzyczne czy obcojęzyczne. Ono występuje razem w takim rozumieniu, że obcojęzyczny jest tutaj atutem, nie? To mm. znaczy, że strona jest jednocześnie polsko i obcojęzyczna. W przypadku strony Polskiego Radia Telewizji tam encyklopedii multimedialnej polskiej mamy to wątek no, obcojęzyczna, przekreślone w przypadku PKP, jako że jest oparta po prostu na niemieckim rozkładzie jazdy po angielsku, jest, że jest obcojęzyczna. Super. Czyli zajebista, nie? Po prostu zajebista, zajebista sprawa. Stefan Meller bardzo się cieszył. A, tak, tak. To jedyna osoba w Polsce, która wiedziała, jak sprawdzić, o której odjeżdża. Po prostu się radza. No, a z kolei kilka tygodni później, tak naprawdę w numerze piątym, bo to był dwutygodnik, więc jakiś tam marzec mamy już artykuł o tym, gdzie można zrobić zakupy. I tutaj... Warto w sumie dodać, że w 98 roku wystartował mp.com i że powstał w wyniku przekształcenia pierwszego internetowego polskiego sklepu muzycznego, który nazywał się Hirek Wrona City House I był prowadzony przez prowadzony. City House no, umówmy nie. się, czy to nie brzmi jak kul cool miejsce w uh -huh. internecie, To jest to, Zresztą Hirek Chirek Wrona w powstawaniu strony mp.com brał udział. Więc tak, tak. Więc mamy jakiś taki poradnik zakupowy, nie? Wiesz, no kilka tygodni. Tutaj nie wiesz, kurwa, po prostu jak wejść na stronę polskiego radia, a tu już masz robić zakupy w marcu, nie? To, to zamieszanie jest jakieś tam widoczne. Tak, tak, tak. Hirek Vrona City House, czyli po prostu <głos》> miejsce, w którym mógłbyś przejrzeć po prostu w całą dyskografię Led Zeppelin, Jet Tull i, i tam paru innych. Paru no i Prince'a, myślę, że głównie Prince'a. Tak, jak w ogóle przy I okazji pomysł na tatuaż. <głos》> Hirek Vrona City House. <głos》, to... <głos》Czasami ludzie szukają inspiracji, ja myślę, że sam ten napis by wystarczył jako coś cool. No. Tak, tak, tak. To był też. Hipermarket to tu, hipermarket internetowy, po prostu. Jest to fantastyczne, że tam asortyment miał 10 tysięcy pozycji. Tutaj cytuję za komputer światem, że tam od żywności w naweście jest nawet chleb wykrzyknik. Poprzez kosmetyki, odzież, instrumenty muzyczne, zabawki, sprzęta GD, RTV, aż do sprzętu elektronicznego i tak dalej. Czyli od chleba do, do, do powidła i jeszcze mogłeś sobie zmywarkę kupić. Natomiast, natomiast bardzo zabawne jest to, że jest jedna uwaga do tego sklepu, jakby ktoś się bardzo napalił, że kurczę, może sobie chleb kupić na przykład przez internet, no to haczyk polegał na tym, że tutaj cytuję za komputer światem Hipermarket to tu wydawałoby się największy w internecie, a dostarcza zakupiony towar tylko na odległość 20 km od magazynów. To jest fantastyczne, nie? że to jest jakiś taki model biznesowy dziwaszcy, że, uh -huh. że, że, że zakładasz sklep, zakładasz, masz tam po prostu asortyment gigantyczny 10 dzien towarów, zatowarowanie pełne, masz cały magazyn i możesz tylko do sąsiednich wiosek tam go rozwozić, tak. tak, tak jest. Ale podoba mi się też ten ton. No niby taki duży, niby tutaj tyle tego, a co za średnio. To jest ciekawe. I jeżeli chodzi o te właśnie rekomendacje, recenzje, bo tutaj jest oczywiście więcej tych sklepów, to można tam przeczytać, że możliwa jest płatność za pobraniem, tak? Płatność tam gotówką listonoszowi, jakieś takie tego typu rzeczy, bo pojawiają się też inne zagrożenia i o tym w tym artykule troszkę się mówi, że no trzeba uważać z kartą kredytową, co tam wpisujesz, gdzie, bo tutaj hakerzy wykradają i tak dalej. No i tutaj znowu ten wątek związany z tym, informować czy nie informować. No dzieją się takie rzeczy na świecie, to informować, ale z drugiej strony, no jeżeli chodzi o tutaj bankowość internetową i plastikowe pieniądze w Polsce, no to z tego, co możemy przeczytać w tekście Katarzyny Wojtackiej-Pawlak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no dopiero w 98 roku pojawił się jakiś taki pasywny dostęp do konta bankowego przez internet w Polsce, tak? Czyli może sobie sprawdzić saldo na taki pierwszy internetowy bank, Wystartuje dopiero w roku 2000 i ma w nazwie bank, tak? Nie, nie będziemy podawać nazwy. A nie, i tak nie chcemy z bankami współpracować, więc tak, chodzi o M bank. Także to jest takie gadanie, wiesz, że no, uważaj na hakerów, nie wpisuj danych karty kredytowej czy tam bankomatowej, ale kurwa jakiej tak naprawdę? Nawet nie? Jak byś mógł, to nie wpisł. No, no tak, tak. Jeżeli jesteś w tym promilu szczęśliwców, a tutaj nie ma o czym mówić za bardzo. no. Tak, tak. Są też ostrzeżenia przed tym, żeby nie klikać w żadne rozebrane osoby w internecie, dlatego że to się może skończyć źle. Że tam, jeśli się poda na przykład swoją kartę kredytową albo że zainstaluje coś niechcące na swoim komputerze, to to się skończy niedobrze. No ja mam takie wspomnienie ze swojego dzieciństwa, że to był, Mateusz to już jedyny raz, kiedy, kiedy po prostu kliknąłem w jakieś takie zdjęcie. Ale wiesz, sprawiło, wyleczyłeś że... się wtedy z tego, nie? Tak, tak, no. dokładnie. To sprawiło, że coś zainstalowało się na, na moim komputerze i, i nie potrafiłem tego. Odinstalować, więc musiałem się przyznać do tego kliknięcia. Nieważne, to jest bardzo przykre, to jest bardzo przykre wspomnienie. I ja tak jak mówię, nigdy więcej to się, nigdy później to się Wysoki Sądzie nie zdarzyło. Natomiast jest też artykuł w, w studenckim magazynie. Dlaczego? Dlaczego? I tam Kurwa. jest autor Artur Ratuszyński, który przestrzega w, w tekście przed różnymi osobami, które mogą mieć złe intencje w internecie. Cytuję: Wśród amatorskich stron najpopularniejsze jest obecnie podtrzymywanie się pod płeć piękną. Nie mam na myśli popularyzowania transwestetyzmu. Popularyzowania. Mm lecz produkowanie witryn, na której na przykład, e, osiem, czytam jak jest, to jest, na której na przykład osiemnastka Mariola opowiada e, o swoich doświadczeniach erotycznych i pokazuje swoje młode ciało. Czasem trafia się również prawdziwa spowiedź pani, która lubi panie, albo równie autentyczna jak poprzednia, witryna z wyznaniami nauczycielki, która oczywiście uwielbia deprawować swoich uczniów. Rzecz jasna, treść takich stron tworzy student erotoman, a prywatne zdjęcia pochodzą z zachodnich serwisów internetowych, a czasem nawet i wprost z pism. Ja nie wiem, dlaczego student erotoman na nie studentka erotomanka, tak? Nie mogłaby tworzyć tego, tego rodzaju kontentu. Jest, jest też w ogóle recenzja tego rodzaju stron, że czasem takie wytwory wyobraźni potrafią być zabawne, ale na ogół mają żenująco niski poziom, tak? Czyli tej autor się jednak dystansuje od tego rodzaju działalności w internecie. Mi się to nie podoba na przykład, nie wiem jak wam, ale, ale ja się tutaj odcinam całkowicie. Jest tutaj też trochę o oszukiwaniu, tak? o znaczy szóstach zupełnie wprost, którzy są w stanie wyciągnąć kasę, no nie? Na przykład tutaj czytam że ostatnio coraz częściej pojawiały się witryny, które mają ambicje bycia profesjonalnymi serwisami erotycznymi. Co je różni od, od stron y, opisanych powyżej, rozmach, z jakim są przygotowywane i ilość niespełnionych obietnic, jakie otrzymuje odwiedzający, zaglądając na homepage takiej witryny. Przeważnie bowiem wykonawca takiego erotycznego serwisu obiecuje częstą wymianę zdjęć, atrakcyjne konkursy i tym podobne. W rzeczywistości fotki zmieniają się, gdy sesja się skończy, a konkursy będą, y, kiedy sponsorzy się znajdą. Rozmach jednak pozostaje, witryna jest podzielona na górę. Na Podgrupy tematyczne. Poza zdjęciami, w tymi przesyłanymi przez oglądających, jest miejsce na ogłoszenia, a nawet przestrzeń do pogadania, ale o tym za chwilę. Większość takich serwisów prowadza również pod strony klubowe, na które można wejść po uiszczeniu e, e, odpowiednich opłat, e, a potem raczyć się ostrymi, jak obiecują autorzy, zdjęciami, więc tak, no to są jakieś takie bardzo proto wersje takiej powiedzmy. powiedzmy Kastomowej pornografii, tak? pornografii. Jest tutaj oczywiście też przestroga przed osobami, które rozprzestrzeniają w internecie pornografię dziecięcą. Jest też podany przykład taki. Ostatnio w Gorzowie policja zatrzymała ucznia jednej z tamtejszych szkół średnich, który założył sobie pornograficzną stronę ze zdjęciami dzieci. Chętnych do oglądania znajdował na publicznym kanale IRC. Samą stronę umieścił jednak w miejscu łatwym do ustalenia, dzięki temu łatwo Udało się go wyśledzić i zatrzymać. Tak? Więc też. Po pierwsze, w ogóle ten tekst jest bardzo, bardzo męsko-centryczny, skierowany mm -hmm. do mężczyzn. Tak? Traktuje internet, jakby to była rzecz od mężczyzn na mężczyzn, nawet jeśli mówimy o opaniach. O tak? a, a po drugie, też ten ostatni jest ten Gorzowski, jednak dowodzi tego, że. E, że internet nawet przez tych wczesnych użytkowników był traktowany jako coś takiego właśnie zamkniętego, co jest całkowicie uwolnione spod jakiejkolwiek jurysdykcji, czy to spod po prostu oczu, wiesz, policjanta, czy, czy, czy sędziego, czy nawet rodzica. Tak po prostu my tu sobie siedzimy w tym internecie, jako nieliczna grupa taka bardzo, bardzo elitarna i robimy co chcemy, nie? I wiele osób, jak na przykład ten, ten, ten chujek z Gorzowa, przekonali się, że jednak nie. No, tutaj udało się tego Irca wykorzystać w celach policyjnych, w celach tropienia przez no. I teraz e, jak wrojście milenium wink wink, ale Aha. przede wszystkim <laughs> przede wszystkim ten e, tekst e, troszkę tutaj przypomina tekst lipińskiego, dlatego że miesza różne porządki. To znaczy, tak. jest to tekst zrobiony tak, jak właśnie w tych tygodnikach opinii, taki klasyczny jakiś raport, społeczne zjawisko. E, tygodniki opinii w tamtym czasie jakoś się nie rzucają na te tematy internetowe, dlatego że one są mało powszechne, no właśnie. Mhm. I tutaj dlaczego mamy tekst zrobiony w ten sposób? Z jednej strony wyciąganie kasy od jakichś naiwniaków, a z drugiej strony pedofilia, no jakby wiesz, ziomek, i to wszystko podpięte pod seks w internecie, nie? No jakby widać, że, tak, tak. że tutaj wrzucanie do Jednego wora, no ale autor się po prostu tutaj niepokoi. Natomiast właśnie czy warto się niepokoić, na ile powszechne są zjawiska, o których mowa i ile osób może w ogóle no, dotrzeć do nich. No, jak wynikało z badań obopu z listopada 1998 roku na pytanie, jak często korzysta pan pani z internetu, aż 96% osób odpowiedziało w ogóle nie korzysta. No, czyli odwracając to tylko 4%. Pytanych z internetu e, korzysta. Y, no, ta próba by się opierała na osobach powyżej 15 roku życia, ale jak sobie przypomnimy tę ankietę tam z internetu z 96 roku, no to była rzecz jednak właśnie dalej nie dla młodych, nie dla dzieci, nie dla tych wczesnych nastolatków, więc powiedzmy, że jakoś radykalnie by się to nie zmieniło. No, po prostu jakiś Mały ułamek Polaków wie w ogóle o co chodzi i o tym, jak informować o internecie i czy jest do kogoś pisać oraz o tym, jak ta internetyzacja Polski w tamtym momencie przebiegała i jakie tutaj były przeszkody, również opowiedział nam Marcin Wilkowski, więc posłuchajmy i za chwilę wracamy. W 1997 roku na łamach czasopisma komputerowego Chip pojawił się taki wstępniak, w którym odpowiadano na, redaktorzy naczelni tego czasopisma odpowiadali na uwagi jednego z czytelników, który mówił o tym, czy pisał w liście do, do redakcji, że strasznie dużo o tym internecie piszecie na łamach czasopisma, na łamach chipu, ale po co to robić, przecież nikt nie ma do niego dostępu. No i oni odpisywali, że no dobrze, ale prasa motoryzacyjna też pisze o drogich samochodach, chociaż nikt nimi nie jeździ, nikt z nich nie korzysta, nie kopuje, no bo prasa nie jest tylko od tego, i to był argument redakcji CIPA, żeby opisywać, co się dzieje, ale też opisywać czy kształtować pewne oczekiwania. I to, to jest właściwie chyba taki najlepsze streszczenie tego, jak jak ta internetyzacja Polski w pierwszej połowie lat, czy, czy w ogóle w lat 80., wyglądała. Mamy sytuację, w której jest cały szereg rozmaitych barier, i tylko częściowo są to bariery związane z samymi ograniczeniami ekonomicznymi, które są oczywiste dla wszystkich, którzy mają jako takie pojęcie o latach, o latach 90. No to jest sytuacja, w której na przykład w 97 roku, w którym właśnie opublikowano ten wstępniak w magazynie Chip, komputery w domu miało tylko 14% populacji. Tutaj mamy sytuację, w której jeżeli jest jakaś gotówka w polskich domach na media, no to raczej się inwestuje w telewizory i w wideo, które daje taką bezpośrednią gratyfikację, tak, bo można sobie obejrzeć film, niż w komputery, które tak naprawdę nie wiadomo po co są, tak? I one są też mało dostępne, one są drogie. Już nie mówię tutaj o, o internecie, który też jest takim, taką przestrzenią tajemniczą i on pozostanie tą przestrzenią tajemniczą właściwie do końca lat 90. -tych. Mówiąc o tej przestrzeni tajemniczej, myślę o takiej przestrzeni, takim medium, z którym nie wiadomo co zrobić. Ono sobie tam jest, ale co tam się dzieje, po co to, komu, no to już nie bardzo, nie bardzo wiadomo. A cały problem z internetem jako siecią wydaje mi się, polega na tym, że sieć jest takim specyficzną, specyficznym systemem, który jest bardzo uzależniony od liczby użytkowników i użytkowniczek. Jest taki pan Robert Metka, który był twórcą, czy jest twórcą standardów sieciowania komputerów jeszcze z lat z lat 80. Czy 70., ale w latach 70. zaproponował też taką teorię rozwoju sieci, gdzie zauważył, że im więcej podłączonych urządzeń czy użytkowników, tym ta sieć staje się bardziej efektywna, bardziej użyteczna. No bo co to za? Fan co to za, za, za radość mieć telefon tak w domu jak nie ma do kogo zadzwonić, bo nikt inny z telefonów nie korzysta. więc ten polski internet lat 90 to było był, jakby samograniczył się przez to, że ten efekt sieci jeszcze tam przynajmniej do, do, do końca tej dekady nie, nie zaistniał. ludzi było mało, nie było zasobów, więc. Trudno było przekonywać osoby z zewnątrz, spoza tej bańki techniczno-akademickiej, że do internetu warto wejść. To był Marcin Wilkowski. A my może przejdźmy do tematu kawiarenek czy kafejek internetowych. No tak, no, były to miejsca, które powstawały już w drugiej połowie lat 90. No, z uwagi na to, że w zasadzie część ludzi w ogóle nie miała, nie miała komputera w domu, część ludzi, część ludzi, nawet tych, którzy mieli, nie było stać w ogóle na to, żeby, żeby tam płacić za impulsy internetowe, więc to jakiś, rozwiązaniem były miejsca, w których można było się odpłatnie płacąc za godzinę, za 30 minut, za 10 minut można było zapłacić i, i wtedy się tam jakoś połączyć. No i tak, no i, i dzisiaj dość często możemy natrafić na artykuły czy teksty, które mówią o tym, że gdzieś tam, gdzieś tam zamknięto ostatnią kafejkę internetową tam w jakimś tam, w jakiejś tam miejscowości, także to jest jakaś taka pieśń przeszłości i zostało ich bardzo niewiele. Mimo, że tak naprawdę dość łatwo mimo wszystko w dużych miastach dzisiaj znaleźć jeszcze kafejkę internetową, tak, w Warszawie jest sam na przykład, tak? Jest na przykład tekst Bartosza Godzińskiego z, na tematu, który, który to, to, tam wspomina, że pierwsze tego rodzaju miejsce na świecie w ogóle powstało w roku 1994. W 1996 były pierwsze w Polsce i, i, i za, 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 zaczęło ich przybywać bardzo szybko, tak? natomiast początek końca tychże kafejek w Polsce cytat, datuje się na rok 2001. Rąk. No, tak, no rąk, bo to, to jest teoretycznie, wie, wiemy skąd się wzięła ta data, no to jest po prostu początek e, Neostrady w Polsce, rok startu tej, tej, tej usługi zwanej Neostradą. Natomiast nawet tak na oko, nawet tak patrząc czysto anegdotycznie, chociaż nie musimy tak patrzeć, ale możemy, tak? E, to, to jest data, która na pewno się nie zgadza, dlatego, że mi się wydaje, że lata 2001-2004 to były taka w ogóle lata świetności, na przykład e, Slujówkowskiej Gralni o Kawiarenki, tak? To, to, to wynikało no właśnie, po pierwsze z tego, że nie wszyscy mieli w domu internet bądź komputera, a po drugie, no wtedy był po prostu wysyp, no wybitnych, takich docenianych i w ogóle e, e, granych do dziś, ogrywanych do dzisiaj e, gier sieciowych, takich jak Counter-Strike, Diablo 2 czy Quake 3 Arena, czy Unreal Tournament. To są wszystko gry z przełomu lat 90 i, 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 i zerowych, tak? E, w zasadzie jeszcze z samej końcówki XX wieku, więc e, no, ludzie absolutnie chcieli w to grać i, i, i chcieli korzystać w ten sposób, więc nawet biorąc ale też nie, nie trzeba się powoływać na, na argumenty anegdotyczne, dlatego że może powołać się po prostu na badania i na, e, i, i na statystyki dotyczące tego, jak wiele osób w ogóle miało w Polsce internet w domach, tak? E, no i b, b, były to bardzo niewielkie odsetki, które dowodzą tego, że to, to nie, nie mogło być tak, że w 2001 roku te kawiarenki się tam powoli już zamykały, nie? No, nie ma opcji. Ja w ogóle pamiętam jeszcze drugą dekadę XXI wieku, w której one działały całkiem prężnie nawet w niewielkich ośrodkach, więc no, no nie, nie, nie. Tak, to, no tutaj autor wciąga właśnie symbolicznie ten statny Rady, tylko jakiś taki wiesz, fact-checking szybki nam pokazuje, że. Startne ostrady w 2001 niczego tak naprawdę nie zmienił, bo ta usługa była bardzo ograniczona terytorialnie, podobnie zresztą jak wcześniejsza usługa SDI, o której powiemy później. No i tak, zdecydowanie temat milenijny, można też sobie zobaczyć, jakieś statystyki dostępu do internetu w Polsce już w latach zerowych. Zresztą o tym w naszej książce też wspominamy i z tego nam jasno wynika, że była potrzeba, tak? Nawet jeżeli nie pamiętamy tego tak jak ty czy ja też z lat zerowych tam u siebie w mieście, to po prostu no Widać było, że to niemożliwe, nie było powodu, żeby, żeby to umierało, więc temat absolutnie milenijny, ale mimo wszystko tutaj musimy do tych prehistorycznych czasów 90 wrócić i jakoś tę perspektywę, Poustawiać, No bo tak, Godziński nie kłamie. Z tego co wiemy, to pierwsza kafejka internetowa powstała w 94. Chodzi o Syberię czy Syberię e, londyńską i rzeczywiście około 96. roku pojawiły się pierwsze tego typu miejsca w Polsce, chociaż to też jest kwestia tego właśnie, jak tutaj definiujemy kafejkę, bo my mamy konkretne skojarzenia. Podejrzewam, że one wyglądały podobnie, jeżeli chodzi o te nasze e, zirusowe wspomnienia. No bo tutaj tak, Gazeta Stołeczna ze Stycznia 96 roku, i czytamy tam, firmy Hector i ATM, już wspomniany, otworzyły na warszawskim Żoliborzu Internet Cafe, Lokal, który oprócz piwa, kawy i ciastek oferuje podróżowanie po internecie za jedyne 5 zł za godzinę. Jest to już drugie takie miejsce w Warszawie po klubie Międzynarodowej Prasy i Książki na ścianie wschodniej, czyli no, na Marszałkowskiej, w samym centrum Warszawy. No i chodzi oczywiście o EMPIK, tutaj o klub EMPIKowy. E, ta międzynarodowa prasa i książka to właśnie to. Czyli z tego wynika, jeżeli to jest styczeń 96 roku. Z tego wynika, że kawiarenka ta empikowa powstała prawdopodobnie w 95, ale tu już nawet nie chodzi o to, kiedy pierwsza i kto tutaj jest pionierem, no bo... Są inne problemy, o których za chwilę powiemy. Znaleźliśmy taki tekst w naszym znowu no, ulubionym czasopiśmie Internet z lipca 96 roku. To jest raport z warszawskich kawiarni internetowych. Tekst Piotra Gawrysiaka. I to jest ciekawe, bo to już odpadło od kafejek, nie? tak jak je dzisiaj rozumiemy, ale tutaj ten akcent mocno pada właśnie na wątki kawiarniane i jakieś takie no, towarzysko społeczne. Ten aspekt towarzysko społeczny pozostał, nie? Ale tam raczej nie było kawiarni, raczej była piwnica. No i tekst z 96. Raport z warszawskich kawiarni. Zapewne internautów przyciąga do tych lokali potrzeba znalezienia bratnich dusz, porozmawiania z kimś żywym o sieci, nie tylko poprzez pocztę elektroniczną czy IRC. Nie bez znaczenia jest także kawiarniana atmosfera. Lokale te w większości przypadków mają przede wszystkim charakter gastronomiczny, a internet jest dodatkiem. No. Potem było raczej odwrotnie. nie? Tak, Fajnie, że można tak. kupić paluszki, ale chodzi Mountain głównie tam, view, nie? Tak, 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 Chodzi głównie o Half-Life'a i o gościa, który palił pety przed chwilą o starszaka, który będzie chciał się za twoją kasę wcisnąć na twój komputer, nie a nie, nie o gastronomię to bardziej. I tego typu, który to... odwraca monitor bardzo mocno do ściany i siedzi w, w końcu. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo dlaczego. A internet jest dodatkiem oczywiście istotnym, lecz na tyle dobrze ukrytym, by nie odstraszał potencjalnych gości zainteresowanych tylko spożyciem śniadania. W pewnym sensie przyczynia się to do Uczłowieczenia internetu, tam jest mowa o tym, że ludzie, którzy mają technofobię, może bardziej polubią internet, bardziej polubią komputery, bo można zjeść, z, zjeść kanapkę w ogóle, i napić nie? się kawę, tak. <noise> Te tak. <noise> gości, którzy tam przychodzą, o nie, ktoś korzysta z internetu, raczej tak, zrzygam, tak, tak. zrzygam, się tą kawą, którą właśnie wypiłem. Dalej autor opisuje wizytę w tej wspomnianej Empikowej Kawiarni, w której to wszystko kosztowało 5 złotych za godzinę i podkreśla, że to jest właściwie część księgarni, że to jest takie wydzielone miejsce, więc to też nie jest taka kafejka w naszym rozumieniu. No ale dobra, potem odwiedzę kawiarenkę Fresco Info, ona się mieściła w pasażu przy domu studenckim Riviera no i co czytamy? W dodatkowym niewielkim pokoiku ustawiono kawiarniane stoliki oraz dwa automaty oferujące napoje gorące i zimne. Zwykle jednak stoliki to są puste. Wszyscy przychodzący starają się do granic możliwości wykorzystać wykupiony czas. Trudno się zresztą temu dziwić, jako że ceny są tu wysokie. Za jedną godzinę płacimy 10 zł. Można tak Także wykupić mniejszą ilość czasu, najmniej 5 minut. Główni klienci klubu to młodzież ze szkół średnich. Wysokie ceny są zapewne jedną z przyczyn małej popularności Fresco Info. Jest mowa o tym, że ten klub czy kawiarenka, że ona przynosi straty i na końcu jak na razie firma Tesar stara się podtrzymać istnienie cyberkawiarni organizując w niej odpłatne kursy. Korzystania z internetu, więc to też pokazuje, wracając do tego tekstu na temat, że no, nawet w Warszawie to słabo szło na początku. Więc to, że otworzyli tam w 96 i po prostu zaczęły się pojawiać kolejne, no nie za bardzo się to nam tutaj. Zgadza. Jest też ta wspomniana w gazecie stołecznej kawiarnia na Żoli Bożu, kawiarnia Hector. No i tutaj fatalnie. Kawiarnia ta prowadzona jest przez firmę Hector, jednego z największych polskich hurtowników podzespołów do komputerów PC. Określenie kawiarnia jest tutaj nieco niestosowne. Pożywić się bowiem można w oddzielnym pomieszczeniu, nie mającym nic wspólnego z internetem. Z jedzeniem Ale... kurwo. <laughs> to, ogóle to... to jest dziwne, bo ta pierwsza kawiarnia tam było tak, że tam internet ukrywałeś przed tymi, którzy chcieli coś tak. zjeść. A tutaj ukrywa się jak chcesz coś zjeść, to po prostu idź do tego małego, małego pokoiku, który się jest, jest, trochę się klei i, i ma dziury w ścianach, ale to są dziury, które, przez które podajesz talerze, więc jak chcesz zjeść kotlet, to idź i schowaj może tam, tam. Tak, tak, ale tłumacz już, nie, to jest od sosu. E, <laughs> więc to majonez. To jest, jest majonez, chłopie. To jest tatarski. <laughs> jest, też wizyta, <laughs> jest też wizyta w kawiarni prowadzonej przez PDI, czyli przez firmę publiczny dostęp do internetu. Ona mieściła się na Nowogrodzkiej i tu już spoko, bo tak większość kasuje no, 5 zł, tamci 10 zł, a tutaj już tylko 2 zł. Jest mowa o tym, że pracuje się bardzo przyjemnie, światło jest przyćmione, ceny są niemalże rewelacyjnie niskie. Osoby, które posiadają konto pocztowe w PDI, płacą także tylko złotówkę, więc jakby same w ogóle plusy, same jakieś promocje można popracować. Tak? A nikt nie zakazuje picia kawy czy palenia papierosów nad klawiaturami komputerów, nie? więc tam musiał być odpowiedni, odpowiedni e, vibik. I mamy w końcu wizytę w prawobrzeżnej części Warszawy, promocyjne centrum telekomunikacji i kawiarenka prowadzona przez Telekomunikację Polską. Czy ona będzie jakaś taka super w ogóle, czy będzie spełniać wszystkie wymagania? Okazuje się, że nie. To miejsce ma stosunkowo niewiele wspólnego z internetem, pisze autor. Podobnie jak telekomunikacja. Nie? Tak, nasze państwowe, no właśnie, nasze państwowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne promuje się głównie sprzedając aparaty telefoniczne oraz udostępniając około 10 kabin z telefon. Na karty magnetycznej Smart cards. Dla internautów przeznaczono jedną tylko dość obszerną kabinę, w której ustawiono komputer PC wraz z modemem Zyxel. Ta sama kabina służy także do przeprowadzania rozmów wideofonicznych ze Stanami Zjednoczonymi. Ponieważ korzystać można tylko z jednego stanowiska, i to na dodatek szczelnie odgrodzonego od świata zewnętrznego, co nie jest akurat wadą, gdyż umożliwia spokojną pracę, uniemożliwia określenie tego centrum choćby mianem w cudzysłowie klubu. Więc no beznadziejne, nie? beznadziejne absolutnie, ale też widać, że tu jest 58 pomysłów na to, czym ma być ta kawiarenka internetowa, nie? Czy to jest dodatek do księgarni? Czy to jest miejsce, w którym można palić pety i pracować? Czy to jest miejsce, gdzie można po prostu dzwonić wiesz, poprzez kartę telefoniczną i przy okazji stoi jakiś jeden komputer? Czy tam można jeść, czy nie można? No, jest zamieszanie dosyć ostre w tych stołecznych miejscówkach. Tak, tak, tak. Czy zjeść kotleta a po prostu w specjalnie do tego <ścjalnie> celu przygotowanej mhm. kabinie? Tak, no tekst kończy się jakąś taką przepowiednią, albo taką nadzieją, że przyjdzie nam się chyba jeszcze poczekać tam, no, czyli na taką porządną, tak kawiarenkę z prawdziwego zdarzenia. Wydaje się, że rozwój sieci cyberkafé z prawdziwego zdarzenia jest u nas jak na razie hamowany mało i dość polskich stron internetowych, bowiem znajomość języka angielskiego jest w naszym społeczeństwie nikła. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście była nikła. Nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. W sensie jak, chyba jakiś taki. Y, 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 często się spotykało w tekstach wtedy jakieś takie bezsensowne uderzenia w Polaków, i to było akurat bezsensowne, dlatego że wszyscy się uczyli tego angielskiego na jakimś tam etapie y, i y, y, y akurat młodzież znała angielski, tak mi się wydaje, na jakieś podstawy, nie? No ale mniejsza z tym, dlatego że. No właśnie, to był tekst z, y, z, z roku 96, no co jakby. <ś rabbits> Oczywiście możemy założyć, że te kawiarenki zaczęły się bardzo dynamicznie rozbijać po roku 96 i zwijać. Po 2000. Tak? No, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że tak nie było, no, ale wszystko wskazuje na to, że jednak także to tak nie było, tak? Że, że, że to był dopiero tak naprawdę początek, i, i, i to nie jest wcale tak, że końcówka lat 90. była jakimś takim szczytem popularności tego typu rozwiązania. W każdym razie pamiętam ze swoich doświadczeń sam, że na przykład, nie wiem, tam czasami się oddawało właścicielom albo tam prowadzącym kawiarenki e, nie wiem, dowód osobisty na przykład, tak? Albo, albo w ogóle musiał się przedstawić, tak? No bo w razie czego, gdyby okazało się, że ktoś zaiwanił myszkę e, czy, czy, czy klawiaturę, to, to, to wiadomo było, kogo, na kogo tu można zwalić e, winę. No zresztą jest Scena, która odnosi się do tego rodzaju praktyk, tak nie wiem, czy one były legalne, tak, jakieś legitymowanie uczniów czy studentów, ale tego rodzaju scena też jest w trzecim sezonie Roysta, w Roście Milenium i serdecznie zachęcamy do tego, żeby tam zajrzeć do tego serialu, bo jest bardzo dużo motywów często internetowych również. Jeśli chodzi jeszcze o takie kawiarynki internetowe, które powstawały gdzieś tam w Polsce na przestrzeni kolejnych lat, to na przykład gazeta wyborcza Radomska informuje o otwarciu pierwszej kawiarenki internetowej w regionie, tak w ogóle, w roku 99 w styczniu. W tym samym roku e, powstała pierwsza kafejka internetowa, e, portal w Szczecinie w ogóle, tak, więc, więc okazuje się, że nawet takie duże aglomeracje nie miały dostępu do, e, do tego rodzaju lokali przez, przez wiele lat. E, marzec 2000 i, i są Małopolskie Dni Internetu, Mateusz, czy, czy, czy do dziś świętujecie, czy wychodzicie na jakieś barwne parady w związku z Małopolskimi Dniami Internetu, czy wtedy siedzicie właśnie w domu i piwnicie nie, no ja się szykuję, właśnie. A okej, okay, okej, okay. jest karnawał no, no, to w Polsce. No. Mhm. E, no i wtedy tam w tym, że w 2000 roku w 10 kawiarenkach w Małopolsce e, można było korzystać za darmo z sieci. E, no, zakładamy, że tej, to było jakaś dofinansowanie, bo nie sądzę, żeby to tam, nie tak. nie, Prowadzący kawiarenki byli ja coś bardzo chętni, żeby w ten sposób świętować a, Małopolskie dni Internetu. <laughs> <laughs> okej, okay. a czemu tylko jeden dzień? Czemu nie cały miesiąc? <laughs> więc tak. E, w więc... kolej co. Zróbmy z tego rok, nie? Urzędzie Marszałkowskie. Poświętujmy. Jak już świętujemy, to na całego, tak? jeszcze Będę robił kanapki za darmo z sosem towarzyskim. No i tak, no i... Więc tak, no na pewno to nie jest prawda, że, 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 że cała Polska była zinternetyzowana dzięki kawiarenkom pod koniec lat 90. I, i, i później wydarzyło się już tyle, że wszyscy mieliśmy internet w domu. No nie, trzeba było poczekać parę lat na to. Tak, tak. Na tej liście dotyczącej małopolskich dni internetu, no właśnie, mamy 10 kawiarenek z czego w Krakowie tylko trzy, i tak zakładamy, że być może wszystkie brały w tym udział, jeżeli była jakaś taka kasa publiczna, więc jeżeli w Krakowie w roku 2000 są tylko trzy takie miejsca, no to raczej to świadczy o tym, że po tym 96 to to bardzo mozolnie jednak przebiegało, nie? No i ten przykład szczeciński jest tutaj też dosyć, dosyć wymowny, więc tutaj podkreślamy, że te kawiarenki internetowe może się tam zaczęły w 90 ale jest to absolutnie, absolutnie milenijna rzecz. Pamiętajmy też o tym, no, wspominaliśmy o ograniczonym dostępie do internetu, ale kafejki no, nie służyły tylko tym, którzy nie mieli sieci w domu, nie chodziło tylko o jakieś tam, nie wiem, cięcie kosztów na przykład, e, tylko o pewną analogowość, bo ta stara sieć, ta, ten stary polski internet no, cechuje się jednak pewną analogowością i nie chodzi tylko o jakieś takie rzeczy jak książka, którą znaleźliśmy, książka z 96, tłumaczona dodajmy, jest to tłumaczenie, które wyszło w Polsce w 96, tysiąc najlepszych stron www i tam mamy takie jakieś przykłady jak playboy.com, mtv.com, nn.com, no w ogóle rewelacyjna pozycja, nie? jakieś takie rzeczy, na które Mateusz, byś absolutnie, absolutnie nie wpadł, no. A była y, strona pozdrawiam.net? Muszę sprawdzić, ale widzę, co robisz, Smyku. Aha. Bo niezależnie od tego, czy była, to jest. I jest tam nasz merch i nie tylko, także serdecznie was zapraszamy. Ale jeżeli chodzi właśnie o tego typu analogowe rzeczy, nie chodzi o takie książki, nie chodzi też o te czasopisma, które nawet tam drukowały adresy stron www do przepisania, ale chodzi też o to, że... No właśnie, właśnie na tych komputerach szkolnych albo w kafejkach wchodziło się na strony www i ściągało ich zawartość tam na dyskietkę powiedzmy, tak. to nie były jakieś takie wielkie pliki po to, żeby to sobie wszystko otworzyć w domu już offline, nie? już bez nabijania tych impulsów. Przecież częstą praktyką było też wrzucanie na jakieś takie cedeki dołączone do czasopism gierkowych, wrzucanie zawartości jakichś tam stron, więc tak. wydaje się jakieś absurdalne, ale wtedy miało bardzo, bardzo praktyczne zastosowanie, więc no internauta, internauta i to surfowanie też było określeniem, które już wtedy w latach 90. się pojawiało, ale niewiele to miało jednak wspólnego z jakąś w sumie, szaloną podróżą po cyberprzestrzeni, zresztą no, tutaj taki cytat z Michała Radomiła Wiśniewskiego, który napisał w książce Wszyscy Jesteśmy Cyborgami, że w tamtych czasach mówiono o surfowaniu po internecie, ale łączenie się przez telefon przypominało raczej połów pereł przez nurków bez aparatu tlenowego. Skok do głębokiej wody na jednym oddechu, łapczywe poszukiwanie skarbów, e-maile, posty z newsnetu, obrazki z anime z nerwowym zerkaniem na licznik. Przekroczyły trzy minuty, to znaczy, że trzeba siedzieć przez trzy kolejne. No właśnie, a propos stały dostęp do internetu miały wówczas różne firmy, instytucje i uczelnie oraz wyobrażałem sobie jacyś ogromnie zamożni ludzie, których było stać na pociągnięcie do posesji specjalnego kabla, więc ja też pamiętam ten taki głód, że jak się dorwałeś, tam miałem dopiero Chyba dostęp do internetu w 2003. Jak w okolicach 2000 roku się dorwałeś, no to chciałeś po prostu wiesz, naściągać się, nadrukować. Też, też drukowałem jakieś kadry z komiksów, e, czy tam, wiesz, poznawałem tych superbohaterów, bohaterów, których nie było w TM Semiku. Więc tak, no średnie surfowanie, tylko na no, jakieś takie łapczywe po prostu karmienie się tym, byleby to tylko nie tak. kosztowało jakoś, nie wiadomo. Ile. Koniec lat 90., rok 99, czyli rok, w którym rozgrywa się Royce tak? E, no, jak powiedzieliśmy, druga połowa lat 90. To był, to był czas, w, których, w którym internet był wolny. Był na tyle wolny, że prawdopodobnie do telekomunikacji polskiej nie docierały na bieżąco te wszystkie narzekania polskich internautów, że oje, jak wolno, o jak, dro, o jak drogo. No i jak w końcu do nich dotarły, czyli jesienią roku 99, to oni stwierdzili: słuchajcie, słuchajcie, słyszymy Was, wiemy. Nie jesteście zadowoleni z internetu w Polsce z jakiegoś powodu, nie jesteśmy pewni dlaczego, ale słyszymy Was, więc w takim razie postanowiliśmy zrobić Wam niespodziankę. I ta niespodzianka się nazywała SDI. To był skrót od szybki dostęp do internetu. No i, i co? Po pierwsze internet miał być w ramach tej usługi SDI szybszy, ta prędkość miała wzrosnąć z 56 do 115 kilobitów na, na sekundę, a ponadto miała zostać wprowadzona no, taka zryczałtowana opłata za całodobowy dostęp do internetu, czyli już nie trzeba było siedzieć z tym, z tym programem bankrut po prostu otwartym i, i, i bać się po pierwsze, żeby nie przekroczyć trzech minut, a po drugie, żeby nie wiem, staranie zadzwonił do, do koleżanki w tym czasie, kiedy cię ściągają na przykład strony o... o, o, o ja na przykład o obcym bardzo lubiłem stronę. chciałem w ogóle, bo Bardzo się fascynowałem uniwersum obcego Lidla Jaskota i, i ściągałem bardzo Ksi dużo... Książką ten obcy. Ten obcy, Jurgilewiczowy. <laughs> tak, 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 tak. Oczywiście. Nie, no więc co? No rewelacja. No, wydaje się, że już jesteśmy po prostu w Ameryce. to już My już są Amerykany, tak? E, no a, i, i ten entuzjazm udzielał się też niektórym, niektórym dziennikarzom. Na przykład Dariusz Ćwiklak wyborczej w tekście, który się nazywał Rycz. Internet za ryczałt z 18 listopada 1999 roku. Ekscytował się, że Telekomunikacja Polska SA proponuje całodobowy dostęp do internetu za zryczałtowaną upatę. Uwaga, 160 zł. To uwaga jest ode mnie, bo jest to dużo. Zwłaszcza jak na to, co dostali za to konsumenci. Ale lećmy dalej z tekstem ćwiklaka. Od czasu wprowadzenia w 1996 roku ogólnopolskiego numeru dostępowego do internetu. To największe wydarzenie w polskim internecie. To jest też śmieszne, no. bo, bo też ten polski internet był bardzo niszowym zjawiskiem, więc największe e, wydarzenie w polskim internecie brzmi trochę jak po prostu, wiesz, tam. E, dni po prostu świetnika, tak? Po prostu wiesz. I, i, I festiwal z tej okazji zorganizowany z Maradą Rodowicz, nie? No fajnie, fajnie, ale ale jednak nie jest to jakaś specjalna rewelacja. No i ten entuzjazm Ćwiklaka osłabł już kilka dni później, bo 23 listopada roku 1999 w tekście Internet na stałe. No tam Ćwiklak z jednej strony pisze, że no już tam nie będziemy zazdrości Amerykanom, że mogą siedzieć sobie 2-4 na dobę w internecie, ale z drugiej strony też zauważa, że nie będzie tak tanio jak w USA. No i, i, i też tam jest dużo narzekania na to, że no TPSA jakoś tam... Odniosła się do narzekań konsumentów, i na przykład tam wprowadziła taryfę nocną, trochę tam korzystniejszą, tak, czyli zamiast rozliczać się co 3 minuty, rozliczaliśmy się co 6 minut, no ale tutaj jak pisze Ćwiklak, efekt jest taki, że od tamtego czasu dzwonienia się pod numer 0, 20, 21, 22 po godzinie 22 graniczy z cudem. Tak, czyli jest to rozwiązanie, które faktycznie jest jakimś tam pójściem naprzód, ale, 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 ale niewielkim. No i tutaj jeszcze. Świklak zwraca uwagę na ceny konkretne, dlatego że pisze, że e, pierwsze uczucie euforii mija po spojrzeniu na ceny. 999 zł za instalację i 160 zł abonamentu. Jak zauważyłeś, przeciętne wynagrodzenie w 99 roku to jest 1706 zł, czyli trzeba byłoby po prostu zdecydować się na jedzenie gruzu, przynajmniej w pierwszym <grym> miesiącu, bo <grym> biorąc uwaga, to ile, ile kosztowała instalacja? No świetny deal. TPSA zawsze z Polakami <grym> i, i zawsze z ludźmi. W pierwszym <grym> miesiącu albo w pierwszym kwartale w ogóle pomyśl sobie o tym, że ktoś ci oferuje instalację usługi za 1000 zł. No panie, no, w nie pan pierdolni w ogóle, o czym, o czym my mówimy, tym bardziej, że w ten sposób łapiesz abonenta, nie? więc i tak potem zarabiasz. Jakby po tak. jakieś bardzo dziwne. Czyli chciało chyba, nie? Tak, tak. To, to są panie, dobra, to 999 złotych. <zuczanie> I nagle ktoś mówi, dobra. O, ten monter myśli, o kurwa. Nie? Spotkanie w konferencyjnej, nie? To słuchajcie, ile dajemy tę te cenę tego, tej, tak, tej instalacji? Tak. Sze, y, 70 zł. co? Tak patrzą tak. na niego i tam wyrzucają go przez okno. 9,99. I tak, tam tak, wszyscy tak, oklaskują. Tak, tak. Albo Telekomunikacja Polska orientuje się, że jest przynajmniej jedna osoba w Polsce, która zdecyduje się na zainstalowanie tej usługi za te pieniądze i zastanawiają się, co zrobić. Kurwa, musimy zatrudnić monterów. I tak serio to będzie to... Problem, o tym za chwilę tam jeszcze u ćwiklaka w tekście znajdujemy takie rzeczy jak: dla kogo to SDI? Żeby ryczałt się opłacał, trzeba spędzać w sieci więcej niż godzinę dziennie. Zatem na SDI skuszą się przede wszystkim osoby już uzależnione od internetu. <laughs> Ale internet łatwo uzależnia. No godzinę dziennie, uzależnienie od internetu. Ja właśnie spędzam kurwa trzynastą dzisiaj nie? Trzy... No. i nie jest to jakiś wyjątkowy dzień, jeżeli chodzi o moje, o moje życie. Tak, tam się też pojawiają komentarze konkurencji. I też ludzi z branży, jest Leszek Bogdanowicz z WP, który mówi o tym, że no niedługo się pojawi konkurencja, więc te ceny spadną, to bardziej skomplikowana sprawa. No bo w ogóle jeśli chodzi o te SDI i 99, czy to zmieniło oblicze ziemi, tej ziemi? No nie, bo usługa była początkowo obecna tylko w Szczecinie, Lublinie, Krakowie, Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Łomży i Przemyślu. Nie w Warszawie. No, wynikało to pewnie z jakichś tam właśnie z tego, że nie chciało im się instalować, prawdopodobnie. No ale przy okazji, jeszcze telekomunikacja polska, surprise, surprise, nie do końca sobie poradziła z tym wszystkim pod względem. E, technicznym, tam... My pisaliśmy o tym w książce Polskie Milenium, którą też polecamy. Polskie mm -hmm. Millenium, z Milenium kurwa, jakie... To jest po prostu rozkminione, wow. nie? Ale... No, bo, Przypadek? Tak. Po kilkunastu miesiącach... Tak! <śm> po kilkunastu <śm> miesiącach od uruchomienia usługi skorzystało z niej 30 tysięcy osób. E, cytujemy właśnie w książce inny artykuł Ćwiklaka, który no, generalnie wziął ten temat na siebie w całości. I tam są też komentarze zaproszonych gości. I to mało, przyznaje Michał Potocki, zastępca dyrektora Departamentu PR w Telekomunikacji Polskiej SA. To żałosne, komentuje dobitnie Andrzej J. Piotrowski z Instytutu E-Gospodarki przy Centrum Imienia Adama Smitha. Może więc... pracować w PR-ze wtedy? Tak. Ale no widzisz, spokój. to odróżnia PR-owca od zewnętrznego komentatora. Tamten mówi, że to żałosne. Mówi, no to, to mało faktycznie. A dlaczego tak mało? No, między innymi dlatego, że. Tepsa nie była w stanie sprostać liczbie chętnych, bo no, potrzebna była rozbudowa tej sieci. A montaż się bardzo przedłużał, bo tych monterów było za mało, więc no, problem, problem z dostępem. Jak to wyglądało w praktyce, mogliśmy przeczytać już w 2001 w internecie, czyli w czasopiśmie internet, i tam Krzysztof Kowalski zwracał uwagę na to, że no, telekomunikacja polska po drodze zmieniła rozwinięcie tego skrótu SDI. Z szybkiego dostępu do internetu, co brzmi w ogóle jakoś tak autoironicznie, na stały dostęp do internetu. Czasami ten szybki dostęp w jakichś materiałach promocyjnych wracał, ale tak ogólnie to już było takie, wiecie co, nie wygłupiajmy się, bo to w wkurwia ludzi, To no jest to po prostu stały, można zadzwonić jednocześnie do kogoś, nie trzeba się odłączać od internetu. No i tam autor pisze między innymi o tym, że interesował się usługą od początku, że nie mieszka w jakimś dużym polskim mieście, no i tak łaził po prostu do biura obsługi klienta, pytał kiedy, mędził, mędził i tam kilkanaście miesięcy później pojawiła się w ogóle szansa na to, żeby tę usługę u niego w mieście zainstalować. No, Zajebiste dostawcy. Bardzo, nie? jak widać, to jest rozkminione, a ci prywatni dostawcy, o których tam była mowa, no z nimi też był problem, no bo tps nie musiała i tak dzierżawić jakoś tę swoją sieć szkieletową i podnosiła opłaty, żeby wykańczać konkurencję, tak? Czyli faktycznie była takim pełnokrwistym monopolistą, zresztą będzie miała przypały w latach zerowych właśnie w związku z tym monopolizowaniem, reglamentowaniem tego dostępu Sieci, także no wszystko by było dobrze. Zapaleńcy, Zajawkowicze i tak dalej, no tylko, tylko telekomunikacja polska nie powiem brzydko, no po prostu niedoskonała, niedoskonała spółka zdecydowanie. Tak, no. No, tego rodzaju zachowania monopolistów rynkowych w Polsce, no one tak naprawdę spowodowały w dużej mierze to moim zdaniem, że Polacy tak bardzo nie ufają państwu i rozwiązaniom państwowym, tak dzisiaj. Nawet jeśli dzisiaj mówimy o jakimś tam rozwiązaniu, które jest skuteczne, dobrze, dobre i dobrze przekminione, to, to wciąż wydaje mi się, że podchodzimy do tego z nieufnością. No właśnie dlatego, że istnieli, istniały tak, tak rozpieszczone i, i chujowe po prostu jakieś nowotwory typu TPSA, no, która wtedy naprawdę, to, to nie wyglądała dobrze, wszyscy byli wściekli, kury nagrały piosenkę, w której w, w refrenie padało że telekomunikacja chuje uh -huh. e, i, i tam chyba nie, nie dostali po uszach żadnym pozwem, tak zwaną, na marginesie, więc... To, bo wtedy się stwierdzili no tak, no. <laughs> Rzeczywiście, im się w ogóle nie chciało nawet tego pozwu, to no, po prostu siedzieli w tym biurze a, a, dobra, no, Trzy no. lata planowali to SDI i chujowo zaplanowali, to nie wyszło, okej. Okay. Nie trzeba się spieszyć w życiu jakoś specjalnie. Nie, no ja to szanuję takie podejście do pracy, nie? Tak, Wiesz? tak, tak. No tak, no słuchajcie, kto nas wyprze z rynku, nie? <gry> No chodźcie, chodźcie, Kto taki będzie? Kto nam no się kto? pierwszy wychyli? No, który? który, Tak, no i, i jakby t, t, trochę pod prąd temu, tak? znaczy To, 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 to trochę było, wiesz, pływanie w kisielu, jeśli chodzi o korzystanie z internetu w Polsce e, końca lat 90. No ale pod prąd temu okazywało się jednak, że tych e, polskich internautów było coraz więcej. To, to nie jest tak, że, że była ich jakaś zatwarzająca ilość, no ale w zasadzie już w roku 99 prawie jedna dziesiąta Polaków powyżej 15 roku życia korzystała z z internetu, znaczy w ogóle korzystała, niekoniecznie w domu mm -hmm. czy coś, ale, ale w ogóle y, korzystała z internetu. No, w, w listopadzie roku 1998, czyli trochę ponad y, pół roku wcześniej, y, to było tylko 4%, nie? Więc, y, więc był ten, ten, ten wzrost, a wraz ze wzrostem pojawiały się kolejne strony, witryny, serwisy, wortale, portale, czy jak to w ogóle nas nazwiemy, y, <laughs> miejsca w internecie polskie, tak jak na przykład Allegro, które co, co ciekawe, początkowo tam można było znaleźć tylko kilkanaście%. Procent Produktów, znaczy na, na samym początku działania tej strony. O2.pl powstało. Interia, która początkowo była tylko i wyłącznie skrzynką pocztową, a później w roku 2000 zaczęła już działać jako, jako portal. No i właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, w polskich czasopismach zaczęły powstawać pierwsze. Takie działy, które jakoś tam próbowały podsumowywać polski internet. Na przykład, w brawo można było przeczytać, że, że, że w brawo z roku 2000, że, że, że pojawiła się pierwsza polska społeczność sieciowa, czyli Arena.pl. Wydaje mi się, że, że po prostu polscy milenialsi doskonale pamiętają Arena.pl, która, no, krótko żyła. Znaczy, dobra, polscy milenialsi, którzy korzystali z internetu, no, bo ona mm -hmm. krótko żyła, ale rzeczywiście było o niej dosyć głośno w swoim czasie, tak? I, i, i wydaje mi się, że ona jakoś tam w przestrzeni publicznej zaistniała. Miała, tak, tak, tak. To miała być pierwsza polska e, społeczność sieciowa. To określenie potem przeszło jakieś metamorfozy, już się nie mówiło o tym w ten sposób, ale tak, komunikator, wysyłanie zdjęć w ogóle, absolutna, absolutna rewelacja. W tym tekście z brawo jest też mowa o tym, że również portal poland.com ma zamiar stworzyć taką społeczność. Na razie wiadomo, że ma się nazywać Radar. Z niecierpliwością czekamy na rezultaty. No, ja nie pamiętam takiej strony jak Radar, to znaczy pamiętam, ale ona nie była społecznością sieciową, tylko było to coś zupełnie, zupełnie innego. A ta arena, no ta arena umarła chwilę później, w 2001 roku, powróciła tam po latach w zupełnie innej formie, ale to jest nieważne. Bo ten 2001 rok to już jest takie przesilenie i to pęknięcie bańki internetowej. To znaczy 2000-2001, że jednak ładowano pieniądze w te jakieś projekty sieciowe na giełdzie, tam w końcu w 90., i nagle okazało się, że to nie ma za bardzo racji bytu, nie ma pokrycia. No, Arena umarła, ale też być może, między innymi, dlatego że przestała być potrzebna, bo pojawiło się w roku 2000 gadu-gadu, tak jego twórca Łukasz Foltyn no jeszcze w 90 stworzył swoją wersję Norton Commandera. Pamiętamy pewnie taki program, e, nazywało się to Foltyn Commander. Sprzedał tylko 200 kopii, ale no nie byle komu, bo kancelarii e, premiera pod koniec lat 90 stworzył jeszcze bramkę do wysyłania SMS-ów, SMS Express. No i to już się udało, bo to rzeczywiście zważywszy na, na koszt wysyłania SMS-ów w tamtym czasie, to było Coś bardzo, bardzo przydatnego. No a co później? No też piszemy o tym w polskim milenium, ale pokrótce w 99 roku zaczął pracować nad komunikatorem podobnym do izraelskiego ICQ no znalazł inwestorów, chciał, żeby to się nazywało Fulton Express. To są jakieś sprawy ego, nie? U być Wałtyna, może, nie? być może. Ale udało się, udało się go przekonać do tego, żeby jednak wybrać jakąś bardziej catchy nazwę i tak powstało gadu gadu, które no właśnie pojawiło się 15 sierpnia 2000 roku i podobno już pierwszego dnia zgromadziło 10 tysięcy użytkowników i podobno w tym samym roku ta liczba wzrosła do 250 tysięcy użytkowników, no nie ale później przekroczyła milion i to faktycznie był ten komunikator e, z prawdziwego zdarzenia, z którego masowo zaczęli korzystać Polacy. Młodzi Polacy również, i również, albo w dużej mierze, dla rozrywki. Wiadomo, można było różne ciągi, jeżeli chodzi o te emotikony robić. Wiadomo, palacz, ale też niektóre takie brzycze. No, jest ten aspekt rozrywkowy w internecie, powoli się zaczyna rozkręcać, chociaż, no, właśnie, jeśli chodzi o jakieś takie śmieszne rzeczy, memy, no to raczej import, raczej właśnie to takie trójwymiarowe tańczące dziecko, taki Bobas, który zresztą trafił potem do serialu Ali MacBill, więc to jego trwanie było też poza, Internetowe, raczej ściągamy sobie rzeczy zagraniczne. Zapytaliśmy Marcina Wilkowskiego właśnie o, o to, co z tymi starymi polskimi internetowymi memami z lat 90., i o to, co nam opowiedział. Także posłuchajmy i za chwilę wracamy. Memy. No tak, jak mówiłem, my mamy czarną dziurę historyczną, jeśli chodzi o źródła, więc y, trudno to, to, to wszystko badać. Być może nigdy nie da się napisać historii polskich memów. Tych wczesnych, bo po prostu nie mamy do tych źródeł, nie mamy do, tych oprac do, do tego tematu opracowań. Ale były pewne rzeczy, które na pewno się wiralowo upowszechniały. Ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy, bo ona też pokazuje, jak to wszystko funkcjonowało. Mówię tutaj o słynnej grze operacja GLEMP. Ona polegała na tym, że chodziło się po różnych pomieszczeniach, i strzelało do księży. Więc. Ta publikacja tej gry to był rok 96 roku, ona została wspomniana w jakimś kazaniu gdzieś pod kilcami w parafii w 99 roku, wtedy napisała o niej Gazeta Wyborcza i później się już zrobiła wielka afera na cały kraj, taka afera, że nawet konferencja Episkopatu Polski i prokuratura się wypowiadały. Więc mamy tutaj sytuację, w której powstaje coś w rodzaju mema, jakieś wypowiedzi o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, tak, Mamy do czynienia z bardzo mocną antyklerykalną, czy też no, przemocową wypowiedzią, tak, czy potencjalnie przemocową. No ale zobaczmy, jak ten mem funkcjonuje, tak. On jest gdzieś tam w ukryciu, ale musi zostać uwolniony czy ujawniony dopiero przez gazetę drukowaną. Gdyby Wyborcza nie napisała o tym kazaniu jakiegoś księdza właśnie z 99. roku, który wspomniał tę grę, no to całej, całej afery by nie było. Więc to jest trochę tak ja tutaj mam do jakby też Przypominają mi się też światy przedstawione, czy to u Tolkiena, czy, czy u Sapkowskiego, że to jest taka przestrzeń, taki czas historyczny, gdzie coś się zmienia, tak? że czas przejścia, jakieś zmiany, takie zmiany, które gdzieś może jest w tle, ale ona się się zmienia, no to tam, nie wiem, u Tolkiena mamy to, że Frodo tam biegnie z, z tym pierścieniem do, do Góry Przeznaczenia, tak? Ale to jest ważne, że to się dzieje, ale z drugiej strony Elfy idą na, na Zachód, tak? I, i cała, cała cywilizacja czy cały świat zmienia tryby funkcjonowania. I to jest właśnie taka wizja, wizja tego internetu lat 90., że wszyscy tam koncentrują się na tych pierścieniach, na tych golumach, na, na tych orkach, tak? ale te duże zmiany cywilizacyjne gdzieś tam w tle w tle nadchodzą i one są też tak naprawdę dopiero teraz do zbadania, ale właśnie to zbadanie nie za pomocą historii platform, biznesów internetowych i jakiejś takiej nostalgii, która jest ważna i potrzebna, no bo dzięki nostalgii też możemy jakoś tam mierzyć się z przeszłością, ale też warto by było zbadać to historycznie właśnie tak, tak porządnie, patrząc na proces, a nie tylko jakieś takie bardzo atrakcyjne. Elementy. Więc myślę, że ten internet lat 90. Jest, ma jeszcze nam dużo do, do powiedzenia, i momentami też wydaje mi się, że był odrobinę ciekawszy niż niż dzisiaj i może głównie przez to, że był taką przestrzenią nie do końca jeszcze opisaną i nie do końca zdefiniowaną. Tak, e, wracając jeszcze do, 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 do WWW, tak, zaczęły się w polskim internecie <grym> to jest, pojawiać... jakaś federacja wrestlingowa. Tak, tak, tak. E, I jednocześnie środkowe imię jeszcze młodszego George'a Busha. Bo nie wiem, czy wiesz, że tak, że każdy kolejny ma coraz więcej W. Wnuczek to jakiś prawnuczek. Tak, no. tak. E, tak, no zaczęły się pojawiać w polskim internecie w drugiej połowie lat 90. już polskie tam strony fanowskie i tam oficjalne serwisy które, które tam podsumowywały działalność publiczną różnych osób tak? na przykład K**, i k mieli bardzo wcześnie swoje strony i forum K**, forum k też tam zaistniało bardzo wcześnie jako tam chyba jedno z pierwszych czy coś tam Szkoda że się nie dowiecie o jakiego wykonawcę chodzi i o jaki zespół ja na marginesie um, pamiętam stronę TILAWu. Nie wiem, czy to była pierwsza strona TILAWu, ale taka z takim miastem, które tak, z, z tak, takim tak interaktywnym. No. I tam trzeba było jeździć chyba tam, czy chodzić pomiędzy budynkami, żeby zobaczyć. Bardzo niefunkcjonalne. To bardzo było. niefunkcjonalne, to był koszmar, ale rzeczywiście strony oparte na Flashu tak? E, tak, i na były, Javie, no. Czy tam na dżawie, tak, tak, tak były, były wtedy bardzo popularne i super niewygodne. Bo na przykład nie dało się za bardzo otwierać zakładek w innej. Znaczy, nie dało się. Um, Otwierać innego okna, bo tak było, do zakładki przyszły dopiero później. Tak więc, więc nie dało się prawym klikiem kliknąć, żeby tam coś się otworzyło jeszcze. Tylko trzeba było wszystko robić w ramach tej samej strony, co było strasznie niewygodne i niepraktyczne, ale efektowne. No ale była też strona Bogusława Lindy, y, która y, no, znowu, domen, domena, tak? Y, wczesno, znaczy, domeny typu AGS Media, y, przez Linda. Y, no i tam można było przeczytać, że tam aktor zagra Petroniusza, w ekranizacji Kwowa, Diskowalerowicza. Walerowicza. I tutaj czytamy w L, które to L odkopała Olga Drenda na swojej stronie Duchowej. Linda przyznaje: Pierwszy raz w mojej karierze zamiast biegać z kałachem po brudnych ulicach, będę tylko leżeć na marmurowym łożu w otoczeniu pięknych niewolnic, które będą mnie masowały. Linda, being Linda. Here. No i też ze strony Dowiemy się, pisze dalej osoba z L. Również się dowiemy, że gdzie podejmuje istotne decyzje Bogusław Linda, i tutaj jest cytat z samego Lindy. Sezon Naleszcza. Kolejny raz aktor stanie po drugiej stronie kamery przeczytałem w łazience. To miejsce dające maksymalne skupienie i koncentrację. Zająłem ją na dość długo, tak? Czyli no właśnie sezon Naleszcza został zaplanowany podczas ciśnięcia kloca. Jest tu mnóstwo złośliwych żartów, które mam właśnie w głowie na temat tego filmu, ale zostawmy je na osobny odcinek o sezonie naleszcza, który być może kiedyś nadejdzie. Nie? Tak, to, to znaczy, nie no, myślę, że powiedzmy tylko, że nie jest to jakaś szokująca informacja nie. w kontekście tego, co, co dostaliśmy. Tak, tak. Przypomina mi się jeszcze w ogóle tam zamieszanie związane z dniem świra i ze straniem pod balkonem. Nieważne, to są już inne rzeczy yy, zupełnie, zupełnie osobne, ale no przyjrzeliśmy się tej stronie dzięki dobrodziejstwu Wayback Machine. No to musi być 99 albo dwutysięczny, tak? No, no te okolice, skoro jest mowa o Kowadis i o sezonie naleszcza. No i co tutaj robi wrażenie? No, bo tak ogólnie tak te strony jeszcze były biednawe, te 90-sowe strony, aż tak dużo się tam nie działo, jeżeli chodzi. Właśnie o animację i tak dalej. Można jakiegoś GIFA było tam dupcyć, ale tutaj przede wszystkim mamy galerię, która jest podzielona na dziwne kategorie. Bo to są zdjęcia Bogusława Lindy, wrzucone do kategorii Romantik, Gangsta, Hawaii. To są zdjęcia z wakacji, od razu tłumaczę. Jeszcze... Kawaj. Tak, okay, Kawaj. I <laughs> jest jeszcze kategoria Kidda. I ja nie dobiłem się tam tym łejbakiem, ale też nie ukrywam, że nie siedziałem przy tym jakoś bardzo długo. Zakładam niestety, że to są zdjęcia Bogusława Lindy z dzieciństwa. I że to jest najgorsza gra słów, jaką słyszałem w tym tygodniu przynajmniej. Że gangsta i kidda, tak? Że jest kidda, że to jest kid i linda i to jest kidda. Podejrzewam, że A, o to tak? chodzi. Jest to straszne, tak. Jest to straszne, ale być może jestem niesprawiedliwy. Spróbuję się tam jeszcze dobić. No mamy <coughs> oczywiście tutaj Bogusława Lindę z nagim torsem, tego typu historie, ale oczywiście z strony, witryny, te prywatne yy, witryny aktorów, wykonawców, to nie wszystko. Tutaj jeszcze wracając do książki Tomasza Bieniasa, Internet, Bienias wspomina tam o Amerykance Jennifer Ringley, która w latach 96-2003 jakoś transmitowała swoje życie w sieci, no i była przez to pierwszą, nie wiem, Camgirl, a może bardziej pierwszą streamerką, no jak zwał, tak zwał. Czy my mieliśmy być gorsi niż Amerykanie? No oczywiście, że nie. I kogo musimy wysłać na tę misję? To był polską Jennifer Ringley. Bo oczywiście, Paweł Cookies, machina, <laughs> numer, numer lipcowy. Numer lipcowy z 2000 roku. Cookies Show, taki mamy newsik. Ponad 100 tysięcy osób odwiedziło stronę internetową Pawła Cookiza, na której można było na żywo oglądać to, co dzieje się u niego w domu. <grystanie> Stop. Wiem, że to brzmiało atrakcyjnie, ale jednocześnie mam takie, że ja nie chcę, nie? <grystanie> A u mnie zależy od tego, gdzie są kamery. Kamery od 29 kwietnia umieszczone były w kuchni, salonie i w studiu. Ja myślę, że to już, to już dużo, nie? Po tygodniu trwania akcji Paweł zdecydował się na pozostawienie tylko jednej kamery, tej zainstalowanej w studiu. Przed oddaniem tego numeru machiny do druku nie wiedzieliśmy, czy zgodnie z obietnicami wytrzymał jej obecność do końca czerwca. No my też nie wiemy tego tak naprawdę. Próbowałem wrócić na tę stronę, wracając do tych, do tych narzędzi tutaj internetowych, z których Korzystaliśmy przy okazji tego odcinka, no i e, no, nie zdało to rezultatu, no ale to była jakaś taka rzecz, wiesz, z oknem transmisji i tak dalej, więc nie wiem, jak to się tam waybakuje, jak to się zapisuje. Ciekawy, czy ktoś to na przykład jakoś zapisał i, i zarchiwizował, bo to brzmi dosyć dziwnie, nie? Tak, no ale internet wszedł też do polityki, to już nie tylko cyberpunkowy Waldemar Pawlak, ale, ale rok 2000 to również kampania prezydencka, w trakcie której, no jako się rzekło wcześniej, tak? W, Marian Krzaklewski e, zrobił Spot, który był wystylizowany na, 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 na film Sióstr Wachowskich, ale wśród y, kandydatów, tych co bardziej oczywistych, typu tam Andrzej Olechowski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, czy właśnie Krzak, tak, znalazła się też y, pani, która nazywała się. Wiktoria Kakt. Cuk! Czy Cukt w zasadzie. No w zasadzie tak. No jakby zawsze to czytałem, czytałem o tym w prasie gamingowej wtedy i, i, i myślałem, że to po prostu chodzi o kakt, z angielska, tak? No ale faktycznie cukt, to cukt zaraz wyjaśnimy, wyjaśnimy do czego to się odnosi. No i w ten sposób pani Wiktoria była podsumowywana w majowym numerze pisma Dlaczego, dlaczego z roku 2000. Cytuję. Wybór jaki jest każdy widzi, Nigdy nie ma idealnego kandydata, który spełniałby oczekiwania wyborców i zostałby prezydentem wszystkich Polaków. Przepraszam, a Krzakleski? No, no. sorry, nie? I dalej czytamy. Chyba, że będzie to Wiktoria Cukt, elegancka i atrakcyjna młoda kobieta o ciemnych włosach i przenikliwym spojrzeniu. Na stronie cuktart.pl zapewnia swoich wyborców, że pod jej rządami Polska stanie się krajem, w którym politycy będą niepotrzebni. A demokracja parlamentarna przeistoczy się w demokrację elektroniczną. Wszystko powiedziane, powiedziane ciepłym, kobiecym głosem dodaje autentyczności i wzbudza oczekiwane zaufanie. Nie bez oddźwięku pozostają wszelkie uwagi i sugestie wyborców nadsyłane e-mailami. Interaktywna kandydatka utożsamia się z każdą z nich i zaspokaja potrzeby wszystkich Polaków, w odróżnieniu od swoich konkurentów. Wszystko byłoby wspaniale i Wiktoria Cukt została bez pewnością prezydentem, gdyby nie fakt, że stworzona przez Centralny Urząd Kultury Technicznej. To moje, moje wtrącenie, stąd właśnie CUKT, jest pierwszą wirtualną kandydatką, żyjącą wyłącznie w internecie, medium w pełni demokratycznym, rządzącym się swoimi prawami, nieograniczanym przez wydawców i redaktorów. Medium tworzonym przez wyborców, czyli nas wszystkich. No jest to znowu bardzo idealistyczne podejście do sieci, no ale faktycznie, jak, jak tak spojrzymy na, na, na billboardy wyborcze Wiktorii CUKT, to, to, to widzimy e, no, <grywka> taką grafikę, która mi się trochę kojarzy z takim serialem animowanym Reboot. Pamiętam, nienawidziłem tego. Absolutnie. Ja bardzo, bardzo lubiłem akurat. No. Nie, nie wyglądało to w każdym razie ładnie z dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy. No i faktycznie ta Wiktoria Cukt nie prezentuje się też jakoś bardzo, bardzo efektownie. No chociaż na, na jej stronie widzimy już prawdziwą kobietę i prawdziwe zdjęcie. No i też są jakieś tam postulaty, które są pisane jakąś taką dość nieprzystojną polszczyzną. Tak? Wśród tych postulatów czytamy między innymi że jako prezydent RP użyje całego swojego autorytetu. Na Arenie międzynarodowej, by wprowadzić w życie ideę obywatelstwa światowego dla osób nie czujących się obywatelami żadnego kraju. I też na przykład jest kwestia. Rozwiązłości seksualnej. Tutaj cytuję jak jest, bo to jest tak jak mówiłem, nie po polsku za bardzo, nie. E, rozwiązłość seksualna zaleta jak, jako taka winna mieć zapewnione odpowiednie warunki ekspansji, specjalistyczna opieka lekarska, izolacja osób zagrażających radosnemu nieskrępowanemu pożyciu z przypadkowymi partnerami, rozbudowa systemu dotacji i zapomógł, bezpłatne środki antykoncepcyjne najwyższej jakości. No Widzimy tutaj jawne łamanie etykiety, bo jest i trollowanie, prawda, i też pisanie nie po polsku, więc ja się sprzeciwiam takiej kandydatce Mateusz nie wiem, jak. To tak, tak, między innymi dlatego nie wygrała. Również dlatego, że nie istniała oczywiście, chociaż no banery tak wisiały, mamy zdjęcie, jest krzak tak i zaraz pod nim Wiktoria Cukt i to jest okres właśnie tej gorącej kampanii. Cukt to oczywiście Centralny Urząd Kultury Technicznej, nie jest to żadna instytucja, tylko taka grupa, taki kolektyw trójmiejskich artystów, no i to wszystko było... Z takim performerskim, artystycznym działaniem. Można sobie na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zobaczyć taki film z tamtego czasu, który dokumentuje te wszystkie artystyczne działania. Krzak, tak, właśnie. Wróćmy do kandydatów, którzy istnieją rzeczywiście w świecie obiektywnym, namacalnym. Internet z sierpnia 2000 roku, czasopismo internet, oczywiście, tam się pojawiły takie krótkie recenzje tych stron www kandydatów. No, że tak jest, że ta Kwaśniewskiego jest taka najelegantsza, ale grzeszy trochę oficjalnością i brakiem szansy na żywy kontakt z wyborcami tutaj u Olechowskiego. Poza niewielkimi błędami w wyświetlaniu, strona Olechowskiego jest niezłym przykładem zastosowania technik marketingu politycznego w internecie. Są też recenzje, krótkie recenzje krytyczne. Mianowicie mamy stronę Lecha Wałęsy. Były prezydent posiada stronę o trudnej do zapamiętania domenie. <laughs> <laughs> www.walesa.ch drp.org.pl no, Dla inby po prostu, dla inby. Kto chce, ten wejdzie, tak? Jeżeli komuś zależy, to jakoś nam dobije. Jest też oczywiście strona internetowa Mariana Krzaklewskiego. Niezła technicznie strona kandydata AWS. Grzeszy niestety naiwnością za chwilę się dowiemy, dlaczego. No nie wiem, no my. Tutaj przez wayback weszliśmy. Jest tam informacja o wizycie doktora Mariana Krzeklewskiego. To jest tutaj ważne. Z żoną Marylą w Watykanie jest też news, odniosę sukces. Wygram wybory prezydenckie, powiedział Marian Krzaklewski w wywiadzie dla Gazety Polskiej. No to jest coś, co chcesz usłyszeć od swojego kandydata. nie? Tak. Jeżeli nie jest gotowy na sukces, to nie ma to żadnego sensu. Jeżeli chodzi o sam. Artykuł, no jest tam dużo właśnie jakichś takich rozkmin dotyczących marketingu politycznego, co to jest, tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy nie jest to specjalnie angażujące. Jest też mowa o tym, że ten internet w Polsce został zaprzęgnięty do kampanii wyborczej po raz pierwszy przed wyborami parlamentarnymi w 1997 roku, ale potem wracamy już do szerszych recenzji tych stron WWW. Kandydatów na prezydenta. No i co? Czytamy tam, że wybijają się prezentacje trzech kandydatów Kwaśniewskiego, Olechowskiego i Mariana Krzaklewskiego, choć przejrzysta witryna obecnego prezydenta ma pewną przewagę nad innymi. Brak w nich niestety zastosowania narzędzi interaktywnych, poza klasycznym formularzem poczty z możliwością zagłosowania na kandydata wewnętrznym sondażu sztabowym. Strona prezydencka oferuje jedynie możliwość subskrypcji biuletynu sztabu, ale nie przewiduje możliwości głosowania. Strona Andrzeja Olechowskiego zawiera, co prawda, książkę gości, no tak, księga gości to jest coś bardzo z tamtego czasu oraz ankietę poparcia z prezentacją aktualnych wyników sondażowego głosowania i tym zyskuje przewagę nad innymi. Z kolei strona Krzaklewskiego również umożliwia głosowanie, choć wyłącznie we wspomnianych prawyborach www.prawybory.pl, które nie mają nic wspólnego z planowanymi w Nysie, a są wyłącznie sondażem nastrojów wśród internautów. Rozbudowane formularze na stronie Krzeklewskiego mogą użytkowników nieco zniechęcić, ale jak wiadomo, posłużą sztabowi do dokładnej analizy struktury poparcia dla niego. Mm. Dobrze skonstruowana technicznie witryna Krzeklewskiego zawiera jednak sporo naiwności merytorycznych. Jak choćby zdjęcia kandydata przed ukończeniem 10 lat, co być może nie rozluźnia atmosfery sesji internetowej, a tylko wprowadza niepotrzebnie infantylne skojarzenia. Czyli widzisz, Krzaklewski chciałbyś taki bliżej, tak? chciałbyś taki swój mm -hmm. chłop, pokazał jak wyglądał jak dziecko, a ci tutaj w internecie, że, e, <noise> że infantylne, ale. Mamy jeszcze tutaj taki fragment. Pozostałe strony, może z wyjątkiem witryny Jana Olszewskiego, to absolutna amatorszczyzna tak pod względem wizualizacji, jak i zawartości. Najbardziej widać ją na stronach Andrzeja Lepera i Janusza Korwina-Mikka. Tutaj też są adresy, tam polbox.com, dzieje się. Na które bardzo trudno zresztą trafić. No, to, widzimy adresy, wiemy dlaczego. Strona Lepera nie jest nawet jeszcze witryną wyborczą, ale wyłącznie fanklubem przewodniczącego samoobrony. Inna sprawa, że idzie to w parze z filozofią obu kandydatów, wyrażaną wielokrotnie wy w którzy dalecy są od chęci promowania własnej osoby w ogóle, uważając, że wyborcy głosują na programy, Oczywiście. a nie na osoby, no idealnie to definiuje Korwina i Leppera, nie? Niechętni, żeby się promować, liczy się tylko program y, polityczny. No, to, to, powiedziałbym, że to perspektywa roku 2000, ale no, w przypadku Korwina, na przykład, to wydaje mi się, że już wtedy można było zauważyć, że on nie ma z tym specjalnego problemu. No, wróćmy do y, alfabetu Urbana i do zmianki na temat tego, jak Korwin pisze 40 felietonów tak. dziennie i, i próbuje je sprzedać, czy tam rozwiesza jakieś postulaty na klatce schodowej. Koś, nie, nie, nie do końca się to zgadza. Tak, tak, tak. No, wybory, przypomnijmy, wygrał Aleksander Kwaśniewski dość oczekiwalnie i to w ogóle w pierwszej turze, bo to chyba jedyny taki, taki przypadek w historii polskich wyborów prezydenckich, że kandydat wziął e, szturmem pierwszą turę od razu. E, czy internet miał na to wpływ? No, Prawdopodobnie nie, dlatego że jak czytamy w, w badaniach OBOP-u, w 2000 roku z internetu korzystało 12% Polaków, tak? Więc to raczej, to raczej nie jest tak, że tam Polacy byli masowo zainteresowani, po prostu odwiedzali kawiarnie internetowe, żeby tylko porównać strony, zobaczyli stronę Kwaśniewskiego, stwierdzili: O, to jest to jest strona internetowa, to, to ja rozumiem, takie ta te, to ja rozumiem, proszę pana. Nie, 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 to raczej tak nie było. To, to jest właśnie ta technokracja, nie? Ta, 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 ta. <laughs> No i tak, no. Może tutaj zakończymy po prostu ten odcinek, który trwa już prawdopodobnie 114 godzinę i prawdopodobnie ileś osób, które słuchały tego odcinka już po prostu odeszło. Nie żyje Tak, nie żyją po prostu już, tak. Albo po prostu odeszło od odbiorników, mamy nadzieję, że... Odbiorników, Boże. Mamy nadzieję, że tylko to drugie, ale być może nie żyją faktycznie. Tak jak nie żyje parę postaci w serialu Royce Millennium. Znaczy tam ktoś umiera w tym, w tym serialu. To jest spoiler, tym, niestety. Tak. To jest tak, ale jest takie... Tak, to jest Spójnie. Jest takie ryzyko, tak, jest takie ryzyko, tak, więc być może do tego jeszcze wrócimy w 2001 roku. W samym 2001 roku działo się bardzo dużo rzeczy. Samotność w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego. To już jest jednak świadectwo pewnego oswojenia internetu. No wiadomo, Neostrada wspominaliśmy. Ale też nigdy w życiu, nie? Tam też jest wątek internetowy bardzo ważny. nie? w tej Jest też wątek więc internetowy, ale to kiedy indziej, zresztą w 2001 ten polski internet symbolicznie skończył 10 lat, być może do tego jeszcze wrócimy. Kochani, i dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas wspierają w serwisie Patronite albo na bajkofi.tu, łamane na podcastek. Linki macie w opisie, więc jeżeli chcecie się dołączyć do tego grona wspierających, to zapraszamy, będzie to wspaniałe. No i dziękujemy serwisowi Netflix za wsparcie tego długiego, obszernego, ale jakże ważnego dla polskiej kultury. Odcinka. Na koniec jeszcze Marcin Wilkowski, który opowie o tym, no, w jaki sposób udało się ten internet oswoić przez te kilka lat i co się działo później. A my się w takim razie żegnamy, dziękujemy i do usłyszenia. Do poklikania. Cześć. Cze. Cze. Podsumowując ten okres, można powiedzieć tak, że między tym 96 a 2001 rokiem stało się to, że. W, już na początku XXI wieku, internet i web były w Polsce medium oczywistym, które rozumiano jakoś tam, które funkcjonowało w polityce, w gospodarce i można było zrobić tutaj też jakieś kariery w, te, w tej przestrzeni. No ale jeszcze nie było medium niezbędnym, tak? Nie było czymś, bez czego nie da się żyć. I później kolejne lata XXI wieku, to jest też taka, taka walka o to, żeby osoby, które nie korzystają z sieci z różnych powodów jednak do tej sieci włączać i budować to społeczeństwo e, internetowe. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.